Panu Sawary, członkowi Akademii Nauk. Stern, Tristam Szandy, rok 323. 1. Talizman. Pod koniec października roku 1829 młody człowiek wszedł do Pala Royal w chwili, gdy otwierano domy gry zgodnie z prawem popierającym namiętność tak dogodną do opodatkowania. Nie namyślając się zbytnio, Wszedł na schody wiodące do szulerni numer 36. Panie, panie, kapelusz! krzyknął za nim suchy i zrzędny głos małego, wyblakłego staruszka, przycupniętego w cieniu za barierą, który wstał nagle, ukazując plugawą fizjonomię. Skoroś przekroczył próg domu gry, prawo obierać je najpierw z kapelusza. Jest to ewangeliczna i opatrznościowa przenośnia? Czy to nie jest raczej sposób zawarcia z tobą piekielnej umowy, mocą wziętego od ciebie jakiegokolwiek zastawu? Czy to ma wymóc na tobie pełną szacunku postawę wobec tych, którzy zabiorą ci pieniądze? Czy to policja, przyczajona we wszystkich ściekach społecznych, pragnie znać nazwisko tego kapelusznika albo twoje, o ile je wypisałeś na swym nakryciu głowy? Czy to może wreszcie po to, aby zdjąć pomiar twojej czaszki dla celów pouczającej statystyki co do pojemności mózgów graczy. Na tym punkcie zarząd zachowuje zupełne milczenie. Ale wiedz to dobrze: ledwie uczyniłeś krok w stronę zielonego stolika, już twój kapelusz nie należy do ciebie, tak samo jak ty sam nie należysz do siebie. Należysz do gry, ty, twój majątek, twoje nakrycie głowy. Twoja laska i Twój paltot. Przy wyjściu gra okaże Ci, jakby dla zadrwienia z Ciebie, że jeszcze zostawiła Ci coś, oddając Ci Twoje rzeczy. Bądź co bądź, o ile miałeś kapelusz nowy, dowiesz się po szkodzie, że gracz powinien mieć specjalny kostium. Zdziwienie młodego człowieka, kiedy otrzymał drewienko z numerem w zamian za swój kapelusz którego brzegi na szczęście były lekko wytarte, dość wyraźnie świadczył o duszy jeszcze niewinnej. To też starzec, który z pewnością od młodu gnił w gorączkowych rozkoszach życia graczy, objął go martwym i wystygłym spojrzeniem, w którym filozof wyczytałby nędzę szpitala, tułaczkę bankruta, protokoły samobójstw, dożywotnie galery, wysiedlenia do głaza koalko. Człowiek ten, którego długa biała twarz była tak chuda jak zupka w garkuchni, przedstawiał blady obraz namiętności sprowadzonej do swej najprostszej wymowy. W zmarszczkach jego czaiły się ślady dawnych tortur. Z pewnością człowiek ten niósł Molochowi gry swoją nędzną płacę tuż po jej otrzymaniu. Podobny szkapie, na którą bat już nie działa, nie wzruszał się niczym. Głuche jęki zrujnowanych graczy, ich nieme błagania, ich tępe spojrzenia znajdowały go stale obojętnym. Była to wcielona gra. Gdyby młody człowiek przyjrzał się temu smutnemu Cerberowi, może byłby sobie powiedział: W tym sercu jest już tylko talia kart. Nieznajomy nie usłuchał tej żywej przestrogi, pomieszczonej tu bez wątpienia przez opatrzność tak jak pomieściła ona wstręt u progu wszystkich miejsc rozpusty. Wszedł pewnym krokiem do sali, gdzie dźwięk złota działał upajająco na rozgrzane porządliwością zmysły. Młodzieńca tego pchało tam zapewne najlogiczniejsze ze wszystkich wymownych zdań Jana Jakuba Rousseau, którego smutna myśl jest, jak sądzę, ta. Tak rozumiem, że człowiek idzie grać, ale wtedy... Gdy między sobą a śmiercią widzi jedynie ostatniego talara. Wieczorem domy gry mają poezję jedynie pospolitą, ale o działaniu tak pewnym, jak działanie krwawego dramatu. W sale pełne są widzów i graczy, ubogich starców, którzy przywlekli się, aby się tu ogrzać, podnieconych twarzy, orgi, które zaczynają się w winie, a łacno mogą się skończyć w sekwanie. Jeżeli plon namiętności jest obfity, nadmierna liczba aktorów pozwala ci przyjrzeć się twarzą w twarz demonowi gry. Taki wieczór jest istnym ansamblowym utworem, gdzie cała trupa krzyczy, gdzie każdy instrument w orkiestrze wyciąga swoją frazę. Ujrzysz tam wielu szanownych ludzi, którzy przychodzą szukać rozrywki i płacą za nią tak, jak płaciliby za teatr, za dobrą kuchnię. Lub jakby szli do jakiejś nory kupić za tanie pieniądze piekące żale na parę miesięcy. Ale czy pojmujesz, ile szału, ile energii musi się gromadzić w duszy człowieka, czekającego niecierpliwie otwarcia szulerni? Między graczem dziennym i nocnym jest ta różnica, co między flegmatycznym mężem a kochankiem mdlejącym z rządzy pod oknami lubej. Jedynie rano, dygocąca namiętność i potrzeba zjawiają się w całej swej okropności. W tej chwili możesz podziwiać prawdziwego gracza. Gracza, który nie jadł, nie spał, nie żył, nie myślał. Tak mocno smagał głobicz obmyślonego systemu. Tak nieznośnie swędzą go kombinacje tręte et kwarante. O tej przeklętej godzinie spotkasz oczy, których spokój przeraża. Twarze, które cię przykuwają, spojrzenia, które przyciągają karty i pożerają je. To też domy gry są wspaniałe jedynie w chwili otwarcia. Jeżeli Hiszpania ma swoje walki byków, jeżeli Rzym miał swoich gladiatorów, Paryż pyszni się swoim Pala Royal, którego drażniące rulety. Dają przyjemność oglądania krwi płynącej strumieniami bez niebezpieczeństwa pośliźnięcia się o nią na podłodze. Spróbuj rzucić przelotne spojrzenie na tę arenę. Wejdź. Cóż za nagość! Ściany obite papierem zatłuszczonym na wysokość człowieka nie przedstawiają ani jednego obrazu zdolnego orzeźwić duszę. Nie ma tam nawet gwoździa dla ułatwienia samobójstwa. Podłoga zużyta i niechlujna. Podłużny stół zajmuje środek sali. Proste, słomiane krzesła, cisnące się dookoła tego sukna wytartego złotem, świadczą o szczególnej obojętności na zbytek u tych ludzi, którzy przychodzą tu ginąć dla majątku i dla zbytku. Ta sprzeczność ludzka ujawnia się wszędzie, gdzie dusza żyje potężnie własnymi zasobami. Kochanek chce spowić swą lubą w jedwabie, oblec ją w najmiększe tkaniny wschodu, a najczęściej posiada ją na jakimś tapczanie. Ambitny marzy o bezgranicznej władzy, płaszcząc się w błocie służalstwa. Kupiec wegetuje w głębi wilgotnego i niezdrowego sklepu, wznosząc wspaniały pałac, skąd syna jego, przedwczesnego spadkobiercę, wypędzi braterska subchasta. Wreszcie, czy istnieje coś wstrętniejszego niż przybytek rozkoszy? Osobliwy problem. Wciąż w sprzeczności z samym sobą, oszukując swoje nadzieje obecną niedolą, a swoje niedole przyszłością, która do niej nie należy, człowiek daje wszystkim swoim uczynkom piętno niekonsekwencji i słabości. Na tym padole pełne jest tylko nieszczęście. W chwili, gdy młody człowiek wszedł do sali. Nie było już tam kilku graczy. Trzech łysych starców siedziało do koła zielonego stołu. Ich gipsowe twarze, niewzruszone jak twarze dyplomatów, odsłaniały dusze zużyte, serca, które od dawna odwykły bić, nawet przy stawianiu na kartę posagu żony. Młody Włoch o kruczych włosach i oliwkowej cerze stał oparty spokojnie o stół, i zdawał się słuchać owych tajemnych przeczuć, które krzyczą niechybnie graczowi tak, nie ta południowa głowa oddychała ogniem i złotem siedmiu czy ośmiu widzów stojących kołem tak że tworzyli galerię oczekiwało scen, które im gotowały igraszki losu twarze aktorów, ruch pieniędzy i grabek próżniacy ci stali tam milczący nieruchomi Baczni, jak lud na placu grew, kiedy kat kosi głowę. Wysoki, suchy mężczyzna w wytartym ubraniu trzymał w jednej ręce kartkę, a w drugiej szpilkę, aby znaczyć czarne lub czerwone. Był to jeden z tych nowożytnych tantalów żyjących na marginesie wszystkich uciech swej epoki. Jeden z owych skąpców bez skarbu, rozgrywających urojoną stawkę. Gatunek rozsądnego wariata, który pociesza się w swej nędzy, pieszcząc chimery, który słowem manipuluje występkiem i niebezpieczeństwem, tak jak młodzi księża odprawiający białe msze Eucharystią. Na wprost banku znajdowało się paru owych szczwanych kombinatorów, wytrawionych w ogniu gry, podobnych starym galernikom, których nie przerażają już galery. Tacy przychodzą, aby postawić dwa lub trzy razy i unoszą natychmiast prawdopodobny zysk stanowiący ich utrzymanie. Dwaj starzy służący zakładowi przechadzali się niedbale z założonymi rękami, spoglądając od czasu do czasu w ogród przez okno, jak gdyby dla pokazania przechodniom niby szyldu swoich tępych fizjonomii. Krupier i bankier. Objęli właśnie pontierów owym bladym spojrzeniem, które ich zabija, i wyrzekli dyszkantem: proszę obstawiać. W chwili, gdy młody człowiek otworzył drzwi. Milczenie stało się jak gdyby głębsze. Głowy obróciły się przez ciekawość ku nowo przybyłemu. Rzecz niesłychana. Stępiali starcy, skostnieli funkcjonariusze, widzowie, nawet zaciekły Włoch. Wszyscy na widok nieznajomego doznali jakiegoś okropnego uczucia. Czy nie trzeba być bardzo nieszczęśliwym, aby uzyskać litość, bardzo słabym, aby wzbudzić sympatię, lub też wyglądać bardzo złowrogo, aby wstrząsnąć dreszczem duszę w tej sali, gdzie cierpienie musi być nieme, gdzie nędza jest wesoła, a rozpacz przyzwoita? Otóż było coś z tego wszystkiego we wrażeniu, które poruszyło te lodowate serca, kiedy młody człowiek wszedł. Czy szkaci nie płakali nieraz nad jasnowłosymi dziewicami, których głowy miały spaść na znak rewolucji? Od pierwszego rzutu oka, gracze wyczytali na twarzy nowicjusza jakąś straszną tajemnicę. Młode jego rysy były przepojone melancholijnym wdziękiem, spojrzenie świadczyło o zawiedzionych wysiłkach. O tysiącu oszukanych nadziei. Martwa bezczułość samobójstwa dawała temu czołu matową i chorobliwą bladość. Gorzki uśmiech rysował lekkie fałdy w kątach ust, a fizjonomia wyrażała rezygnację, na którą przykro było patrzeć. Jakiś tajemniczy duch migotał w głębi tych oczu, zamglonych może wyczerpaniem rozkoszy. Czy to rozpusta naznaczyła swoim brudnym piętnem tę szlachetną twarz, niegdyś czystą i promienną, obecnie spodloną? Lekarze przypisaliby z pewnością chorobie serca lub piersi, żółtą obwódkę okalającą powieki i rumieniec barwiący policzki. Poeci chcieliby w tych znakach widzieć spustoszenia sprawione przez naukę, ślady nocy spędzonych przy blasku studenckiej lampy. Ale namiętność bardziej śmiertelna od choroby, choroba bardziej bezlitosna od nauki i talentu, szpeciły tę młodą głowę, napinały te pełne życia muskuły, kurczyły to serce, które rozpusta, nauka i choroba zaledwie musnęły. Podobnie jak słynnego zbrodniarza, gdy zjawi się w kaźni, skazańcy przyjmują z szacunkiem, tak wszystkie te czarty ludzkie, znawcy wszelkich męczarni, Skłonili się przed niesłychaną boleścią, przed głęboką raną, którą zgłębili wzrokiem, uznając w przybyszu jednego ze swych książąt po majestacie jego niemej ironii, po wytwornej nędzy jego stroju. Młody człowiek miał frak wykwintnie skrojony, ale kamizelka nazbyt misternie spojona była z krawatem, aby można było pod nią przypuszczać obecność bielizny. Ręce ładne jak u kobiety. Były wątpliwej czystości. Od dwóch dni obywały się bez rękawiczek. Jeżeli krupier, a nawet służący zadrżeli, to dlatego, że czar niewinności wykwitał tu i ówdzie w tych wątłych i delikatnych kształtach, w tych jasnych i rzadkich włosach układających się w naturalne pukle. Ta twarz miała jeszcze dwadzieścia pięć lat, a występek? Zdawał się na niej jedynie czymś przygodnym. Krzepkie młode życie walczyło ze spustoszeniami bezsilnej lubieżności. Mroki i światło, nicość i istnienie ścierały się na niej, rodząc równocześnie i wdzięk, i ohydę. Młody człowiek wyglądał tam niby anioł bez promieni, zbłąkany w swej drodze. To też wszyscy ci starzy nauczyciele występku i hańby. Podobni do bezzębnej staruchy, zdjętej litością na widok młodej dziewczyny, która rzucić ma się w rozpustę, omal nie krzyknęli nowicjuszowi wyjdź stąd. On podszedł prosto do stołu. Zatrzymał się, cisnął bez żadnych obliczeń na stół sztukę złota, którą miał w ręce i która potoczyła na czarne, po czym, jak silne dusze, brzydzące się małostkową niepewnością, Objął krupiera spojrzeniem wraz burzliwym i spokojnym. Zaciekawienie w sali było tak wielkie, że starcy zapomnieli postawić. Natomiast Włoch chwycił się z fanatyczną namiętnością myśli, która mu się nagle uśmiechnęła i postawił kupę złota przeciwstawce nieznajomego. Bankier zapomniał wygłosić tych frazesów, które z czasem zmieniły się w chrapliwy i niezrozumiały krzyk, Panowie, proszę stawiać. Obstawione nie przyjmuje się więcej. Krupier rozłożył karty z miną taką, jak gdyby życzył szczęścia ostatnio przybyłemu. Obojętny na zysk lub stratę przedsiębiorców, tych posępnych rozkoszy. Każdy z graczy dopatrywał się dramatu i ostatniej sceny szlachetnego życia w losach tej sztuki złota. Oczy ich utkwione. W fatydycznych obrazkach błyszczały. Ale mimo uwagi, z jaką spoglądali kolejno na młodego człowieka i na karty, nie mogli dostrzec żadnej oznaki wzruszenia na jego zimnej i zrezygnowanej twarzy. Czerwone, parzyste, passe, wywołał urzędownie krupier. Głuchy charkot dobył się z piersi Włocha, kiedy ujrzał padające kolejno zwitki banknotów, któremu rzucał bankier. Co się tyczy młodego człowieka, zrozumiał katastrofę dopiero w chwili, gdy grabki wysunęły się, aby mu zgarnąć ostatniego Napoleona. Kość słoniowa dobyła suchy dźwięk ze sztuki monety, która szybka jak strzała pomknęła ku kupie złota, wznoszącej się przed kasą. Nieznajomy przymknął lekko oczy, wargi mu zbielały, ale niebawem podniósł powieki. Usta odzyskały barwę koralu. Przybrał minę anglika, dla którego życie nie ma już tajemnic, i znikł, nie żebrząc pociechy owym rozdzierającym spojrzeniem, jakie zrozpaczeni gracze rzucają dość często w stronę galerii widzów. Ile wypadków tłoczy się na przestrzeni sekundy, a ile rzeczy w jednym rzucie kości? Z pewnością ostatni jego nabój. – rzekł z uśmiechem Krupier po chwili milczenia, przez którą trzymał tę sztukę złota w dwóch palcach, aby ją pokazać obecnym. – To wariat! Pójdzie teraz rzucić się w wodę! – odparł jakiś bywalec, spoglądając dokoła po graczach, którzy znali się wszyscy. – Ba! – wykrzyknął służący zakładowy, biorąc szczyptę tabaki. – Gdybyśmy byli, naśladowali pana! – rzekł starzec do swoich kolegów – Wskazując Włocha. Wszyscy spojrzeli na szczęśliwego gracza, któremu ręce drżały przy liczeniu banknotów. Usłyszałem, rzekł głos, który mi krzyczał do ucha, gra zadrwi sobie z rozpaczy tego chłopca. To nie jest gracz, dodał bankier. Inaczej byłby podzielił swoją stawkę na trzy partie, aby zyskać więcej szans. Młody człowiek przeszedł, nie żądając kapelusza. Ale stary cerber. Zauważywszy nędzny stan tego łachmana, oddał mu go bez słowa. Gracz zwrócił machinalnie znaczek i zeszedł po schodach, gwizdząc ditanti palpiti, tak wątłym tchem, że ledwie sam mógł słyszeć tę uroczą melodię. Niebawem znalazł się w galeriach Pala Royal. Dotarł aż do ulicy świętego Honoriusza, skręcił ku Tuilerium i przebył ogród niepewnym krokiem. Szedł jakby wśród pustyni, potrącany przez ludzi, których nie widział, słysząc poprzez uliczny gwar tylko jeden głos głos śmierci. Słowem, zatopiony w martwej zadumie, podobnej do tej, jaka niegdyś musiała ogarniać zbrodniarzy, gdy wózek wiózł ich z pałacu na plac grew, ku owemu rusztowaniu czerwonemu od wszystkiej krwi wylanej, od roku 1793. Jest coś dziwnie wielkiego i okropnego w samobójstwie. Upadek większości ludzi nie jest niebezpieczny, jak u dziecka, które pada ze zbyt bliska, aby się skaleczyć. Ale kiedy rozbija się wielki człowiek, musi to być z bardzo wysoka. Musiał się wznieść aż w niebo, dojrzeć jakiegoś niedostępnego raju. Nieubłagane muszą być huragany, które mu każą szukać spokoju duszy w lufie pistoletu. Ile młodych talentów uwięzionych na jakimś poddaszu więdnie i ginie dla braku przyjaciela, dla braku kobiety pocieszycielki, pośród miliona istot, w obecności tłumu przesyconego złotem i żartego nudą. Na tę myśl samobójstwo przybiera gigantyczne kształty. Między dobrowolną śmiercią a żyzną nadzieją, której głos wołał młodego człowieka do Paryża, sam Bóg wie, ile tłoczy się pomysłów, poniechanych poezji, zdławionych rozpaczy i krzyków, daremnych pokus i poronionych arcydzieł. Każde samobójstwo jest wzniosłym poematem melancholii. Gdzie znajdziecie w oceanie literatury książkę, która by mogła walczyć na siłę wyrazu? z tą gazeciarską notatką. Wczoraj o godzinie czwartej, młoda kobieta rzuciła się do Sekwany z mostu de Arts. Wobec tego paryskiego lakonizmu, dramaty, romanse, wszystko blednie. Nawet ten stary napis lamentacje wspaniałego króla, kernavana, wtrąconego do więzienia przez własne dzieci. Ostatni fragment zagubionej książki pobudzającej do płaczu owego Sterna, który sam opuścił swoją żonę i dzieci. Nieznajomego oblegało tysiąc podobnych myśli. Przebiegały strzępami przez jego duszę, tak jak podarte sztandary fruwają na polu bitwy. Jeżeli na chwilę odkładał brzemię swej inteligencji i swoich wspomnień, aby przystanąć przed jakimś kwiatkiem którego główkę miękko kołysał wietrzyk wśród zieleni, niebawem owładnięty spazmem życia, które prężyło się jeszcze pod gniotącą myślą samobójstwa, wznosił oczy ku niebu. Tam szare chmury, podmuchy wiatru przepojone smutkiem, duszna atmosfera doradzały mu znowuż umrzeć. Skierował się w stronę mostu królewskiego myśląc o ostatnich zachceniach swoich poprzedników. Uśmiechnął się, przypominając sobie, że Lord Kastlerach zaspokoił w przód najniższą z ludzkich potrzeb, zanim sobie poderżnął gardło. Akademik zaś Auber poszukał tabakierki, aby zażywać tabakę, idąc na śmierć. Rozbierał te dziwactwa i zastanawiał się nad samym sobą. Naraz kiedy się usunął ku parapetowi mostu, aby przepuścić jakiegoś tragarza, ten opruszył mu lek rękaw. Otóż złapał się na tym, że starannie otrzepał pył. Doszedłszy do połowy mostu, spojrzał posępnie na wodę. Lichy czas dla topielców, rzekła śmiejąc się staruszka w łachmanach. Ależ brudna i zimna ta sekwana! odpowiedział szczerym uśmiechem, który świadczył o napięciu jego determinacji. Ale naraz zadrżał, ujrzawszy z daleka, koło Tuileryjskiego Portu, barak uwieńczony napisem, gdzie rysowały się literami na stopę wysokimi te słowa pomoc dla topielców. Ukazał mu się pan Deschoux, zbrojny swą filantropią, jak budzi i wprawia w ruch owe cnotliwe wiosła, Rozbijające głowy topielcom, skoro nieszczęściem wynurzą się nad wodę. Ujrzał go, jak ściąga ciekawych. Woła lekarza, cuci. Odczytał żale dziennikarza kreślone przy wesołej kolacji, pod okiem uśmiechniętej tancerki. Usłyszał dźwięk talarów, wyliczanych za jego głowę przewoźnikowi przez prefekta policji. Po śmierci wart był pięćdziesiąt franków. Ale żywy. Był jedynie talentem bez protektorów, bez przyjaciół, bez legowiska, bez dachu. Prawdziwym zerem społecznym, bezużytecznym dla państwa, dla którego się nie liczy. Śmierć w biały dzień wydała mu się ohydą. Postanowił umrzeć w nocy, aby rzucić nieodgadnionego trupa temu społeczeństwu, nierozumiejącemu wielkości jego życia. Szedł tedy dalej przed siebie. I skierował się ku wybrzeżu Woltera, przybierając niedbały chód próżniaka, starającego się zabić czas. Skoro zeszedł po stopniach, którymi kończy się chodnik mostu, uwaga, jego ściągnęły książki rozłożone na parapecie na rogu wybrzeża. Mało brakło, a zacząłby targować którą. Uśmiechnął się. Włożył filozoficznie ręce do kieszeni i miał wrócić do swej niedbałej postawy, w której przebijała zimna wzgarda, kiedy nagle usłyszał ze zdumieniem w swej kieszeni zgoła fantastyczny dźwięk kilku sztuk monety. Uśmiech nadziei rozjaśnił jego twarz. Ześlizgnął się z warg na policzki, na czoło, rozpromienił radością oczy i posępne lica. Ta iskierka szczęścia. Podobna była do owych ogników, które biegną po strzępach papieru już z żartego płomieniem, ale twarz podzieliła los czarnych popiołów. Stała się z powrotem smutna, kiedy nieznajomy, wyciągnąwszy żywo rękę z kieszonki, ujrzał trzy miedziaki. Och, mój dobry panie, la carita, la carita! Katarina, grosik na chlebuś! Mały kominiarczyk z obrzękłą czarną twarzą, z ciałem ciemnym od sadzy, odziany w łachmany, wyciągnął rękę do tego człowieka, aby mu wydrzeć jego ostatni grosz. O dwa kroki od małego Sabałtczyka, stary, nieśmiały żebrak, chorowity, znękany, odziany w jakąś brudną i dziurawą szmatę, ozwał się grubym i bezdźwięcznym głosem: Panie, daj mi co łaska! Będę się modlił za pana, ale kiedy młody człowiek spojrzał na żebraka, ów zamilkł i nie prosił już o nic, poznając może na tej grobowej twarzy liberię nędzy, okropniejszej może niż jego własna. Lakarita! Lakarita! Nieznajomy rzucił swoje groszaki dziecku i starcowi, po czym opuścił chodnik, udając się w stronę domów, nie mógł znieść przejmującego widoku sekwany. Będziemy się modlili do Boga, aby Panu dał długie życie, rzekli dwaj żebracy. Zbliżając się do wystawy handlarza Sztychów, w półmartwy ten człowiek spotkał młodą kobietę wysiadającą ze świetnego pojazdu. Patrzał z rozkoszą tę uroczą osobę, której biała twarz była harmonijnie oprawna w atłas wykwintnego kapelusika. Oczarowała go smukła kibić, zręczne ruchy. Suknia podniesiona przez stopień pojazdu odsłoniła nóżkę, której delikatny zarys znaczył się białą i dobrze obciągniętą pończochą. Młoda kobieta weszła do sklepu. Oglądała albumy, zbiory litografii, nakupiła za kilka sztuk złota, które zabłysły i zadźwięczały na ladzie. Młody człowiek, na pozór zajęty na progu oglądaniem rycin, wystawionych w oknie, objął żywo piękną, nieznajomą, wymownym spojrzeniem, otrzymując w zamian ów obojętny rzut oka, jakim się darzy niekiedy przechodnia. Było to z jego strony pożegnanie z miłością z kobietą. Ale to ostatnie i przejmujące zapytanie nie znalazło oddźwięku, nie poruszyło serca płochej kobiety, nie przyprawiło jej o rumieniec, nie kazało spuścić oczu. Cóż to było dla niej? Jedno pochlebstwo więcej, zbudzone pragnienie, które wieczorem podsunie jej te lube słowa: Byłam dziś ładna. Młody człowiek skupił żywo wzrok na jakiejś rycinie i nie odwrócił się, gdy nieznajoma wsiadła do powozu. Konie ruszyły. Ten ostatni obraz wykwintu i zbytku znikł, tak jak miało zniknąć jego życie. Szedł smętnym krokiem wzdłuż sklepów. Oglądając bez wielkiego zainteresowania próbki towarów. Kiedy mu zbrakło sklepów, oglądał Louvre, Instytut, Wieże Notre Dame, Pałacu, Most Desart. Budowle te przybrały jak gdyby wyraz smutku, odbijając szare tony nieba. Rzadkie poblaski światła dawały jakiś groźny wygląd Paryżowi, który jak ładna kobieta podlega niewytłumaczonym kaprysom piękna i brzydoty. Tak więc natura sama siliła się pogrążyć skazańca w bolesnej ekstazie. Wydany tej złowrogiej potędze, której rozkładowe działanie sączy się wraz z fluidem krążącym w naszych nerwach, uczuł, iż organizm jego dochodzi nieznacznie do zjawisk, jak gdyby płynności. Męczarnie tej agonii dawały mu wrażenie ruchu podobnego ruchowi fal i sprawiały, iż widział budynki i ludzi poprzez mgłę, w której wszystko falowało. Chciał się otrząsnąć z tego łaskotania, jakim niepokoiły jego dusze wrażenia natury fizycznej, i skierował się ku magazynowi starożytności. W zamiarze dania strawy swoim zmysłom lub doczekania nocy. Targując jakieś dzieła sztuki. Znaczyło to niejako skupiać odwagę i prosić o kordiał, jak skazaniec, który nie ufa swoim siłom, idąc na rusztowanie. Ale świadomość bliskiej śmierci wróciła na chwilę młodemu człowiekowi pewność siebie, godną księżnej, mającej dwóch kochanków. Wszedł do handlarza osobliwości swobodnie, z uśmiechem zastygłym na ustach jak uśmiech pijaka, pijaka. Czyż nie był pijany życiem lub może śmiercią? Niebawem nawiedził go znów ten sam zawrót głowy. Wciąż widział przedmioty dziwnie zabarwione lub ożywione lekkim ruchem, którego przyczyny tkwiły niewątpliwie w nieregularnym krążeniu jego krwi. To kipiącej jak wodospad, to spokojnej i mdłej jak letnia woda. Poprosił naturalnym tonem o pokazanie mu magazynów dla zobaczenia, czy nie znajdzie się coś, co by mu się nadało. Młody chłopiec o świeżej i pyzatej twarzy, o rudej czuprynie nakrytej futrzaną czapeczką powierzył opiekę nad sklepem starej wieśniaczce, w cieleniu żeńskiego kalibana, zajętej czyszczeniem pieca, którego cuda zawdzięczały istnienie geniuszowi Bernarda Palissy, po czym rzekł obojętnie do przybysza. Proszę, bardzo proszę. Na dole mamy jedynie rzeczy dosyć pospolite, ale jeżeli raczy pan potrudzić się na pierwsze piętro, będę mógł panu pokazać bardzo piękne mumie kairskie, gliniane wyroby inkrustowane, rzeźbione hebany, prawdziwy renesans, wszystko świeżo przybyłe, rzeczy skończenie piękne. W okropnym położeniu, w jakim znajdował się nieznajomy, ten szczebiot Cycerona, te głupio reklamowe zdania były dlań niby małostkowe dokuczliwości, jakimi małe dusze zamordowują genialnego człowieka. Niosąc swój krzyż do końca, udawał, iż słucha swego przewodnika i odpowiadał mu gestem lub monosylabami. Ale niebawem zdołał sobie wywalczyć prawo do milczenia. I mógł się oddać bezpiecznie swoim ostatnim dumaniom, które były straszne. Był poetą, a dusza jego znalazła przypadkowo olbrzymi żer. Miał widzieć z góry cmentarzysko dwudziestu światów. Na pierwszy rzut oka magazyny nastręczyły mu skłębiony obraz, w którym mieszały się wszystkie dzieła ludzkie i boskie: krokodyle, małpy, wypchane węże. Uśmiechały się do witrażów kościelnych, zdawały się chcieć kąsać biusty, biec za jakimś wazonem lub drapać się na świecznik. Waza sewrska, na której pani Tot wymalowała Napoleona, znajdowała się obok sfinksa poświęconego Sezostrisowi. Początek świata i wczorajsze wydarzenia kojarzyły się z pocieszną dobrodusznością. Rożen leżał na monstrancji. Szabla republikańska na średniowiecznym rzędzie. Pani Dubhary, malowana pastelami przez latura, z gwiazdą na głowie, w chmurze, zdawała się porządliwie oglądać indyjską fajkę, siląc się odgadnąć przeznaczenie skrętów, które ku niej pełzały. Narzędzia śmierci, sztylety, samopały, tajemne bronie, pomieszane były z narzędziami życia. Półmiski porcelanowe, saskie talerze, przeźroczyste filiżanki przybyłe z Chin, stare solniczki, feudalne kubki. Okręt z kości słoniowej płynął pełnymi żaglami na grzbiecie nieruchomego żółwia. Pneumatyczna maszyna właziła w oko majestatycznie nieruchomego cesarza Augusta. Kilka portretów ławników francuskich, burmistrzów holenderskich, niewzruszonych obecnie jak za życia. Wznosiło się ponad tym chaosem starożytności, obejmując go zimnym i bladym spojrzeniem. Rzekłbyś, wszystkie krainy świata przyniosły tu jakiś szczątek swej wiedzy, próbkę swoich sztuk. Był to rodzaj filozoficznego śmietnika, gdzie nic nie brakowało ani trzcinowej fajki dzikiego, ani zielono-złotych pantofli z seraju, ani jataganu maura, ani tatarskiego bożyszcza. Nawet żołnierska puszka na tytoń, nawet cyborium kościelne, nawet pióropusz z nad jakiegoś tronu. Te potworne obrazy podlegały jeszcze tysiącznym igraszkom światła wskutek kaprysu mnóstwa refleksów wynikłych z pomieszania odcieni, z nagłych przeciwieństw światła i mroku. Wreszcie uparty kurz Zasnął swą lekką zasłonę na wszystkich tych przedmiotach, których mnogie kąty i liczne wklęsłości rodziły nader malownicze efekty. Te trzy sale przepełnione cywilizacją, obrządkami, bóstwami, arcydziełami, królestwami, rozpustą, rozumem i szaleństwem, wydały się zrazu nieznajomemu niby zwierciadło rżnięte w tafelki, z których. Każda odbijała jakiś świat. Po tym mglistym wrażeniu, chciał rozkoszować się ze świadomością, ale pod wpływem patrzenia, myślenia, marzenia, popadł w gorączkę zrodzoną może przez głód, który szalał w jego wnętrznościach. Widok tylu istnień, narodowych lub indywidualnych, zaklętych w te dokumenty ludzkie, które po nich przetrwały. Do reszty zamroczył zmysły młodego człowieka. Chęć, która go pchnęła do tego magazynu, ziściła się. Opuścił rzeczywiste życie. Wstąpił stopniowo w świat złudy. Przybył do zaczarowanych pałaców ekstazy, gdzie wszechświat objawił mu się w strzępach, w ognistych smugach, tak jak przyszłość ukazała się niegdyś w blasku oczom świętego Jana na Patmos. Mnóstwo bolesnych twarzy, uroczych i straszliwych, mrocznych i świetlnych, dalekich i bliskich, podniosło się gromadnie, miriadami, pokoleniami. Egipt sztywny, tajemniczy, wstał ze swoich piasków, wcielony w mumię spowitą w czarne przepaski. Potem faraonowie grzebiący narody całe, aby sobie wznieść grobowiec i Mojżesz, i Hebrajczycy. I pustynia. Ujrzał cały świat, starożytny i uroczysty, pełen świeżości i wdzięku. Lśniący białością marmurowy posąg na kolumnie, rozwijającej się w kształt kielicha, mówił mu o rozkosznych mitach Grecji i Jonii. Ach, któż nie byłby się uśmiechnął, jak on. Widząc na czerwonym tle ciemnowłosą dziewczynę, tańczącą na delikatnej glinie wazy etruskiej, przed Bogiem Priapem, którego pozdrawiała radosnym obliczem, królowa łacińska pieściła miłosnym spojrzeniem swą chimerę. Kaprysy cesarskiej Romy oddychały tu pełną piersią i odsłaniały kąpiel, łoże. Gotowalnie leniwej i rozmarzonej Julii oczekującej swego tibula. Uzbrojona mocą arabskich talizmanów głowa Cycerona budziła wspomnienia wolnego Rzymu i rozwijała karty Tytusa Liviusza. Młody człowiek ujrzał oto senatus populusque Romanus, konsul, liktorzy, togi obramione purpurą, walki na forum. Gniewny lud przesuwały się zwolna przed nim, niby mgliste obrazy senne. Wreszcie Rzym chrześcijański zapanował nad tymi obrazami. Pędzel malarza otworzył mu niebo. Widział w nim Maryję Dziewicę w chmurze ze złota, na łonie aniołów, zaćmiewającą przepych słońca, słuchającą skarg nieszczęśliwych, do których ta odrodzona Ewa uśmiechała się łagodnie. Dotykając mozaiki wykonanej z rozmaitych law, wezuwiusza i etny, dusza jego ulatywała ku gorącym i dzikim Włochom. Brał udział w ucztach bordzi, biegł w Abruzzy, pożądał miłości włoskiej, palił się do białych twarzy o podłużnych czarnych oczach. Drżał na myśl o nocnej schadzce przerwanej zimną szpadą męża, oglądając średniowieczny sztylet którego rękojeść rzeźbiona jest jak koronka, a na którym rdza podobna bywa do plam krwi. Indie i ich religie odżyły w bożyszczu ustrojonym w szpiczasty kapelusz o płaskich brzegach, zdobionych dzwoneczkami, przybranym w złoto i jedwab. Obok magota, mata ładna jak bajadera, która się na niej przeciągała, wydzielała jeszcze zapach sandału. Potworek chiński o skośnych oczach, krzywych ustach, powykręcanych członkach drażnił duszę wymysłami ludu, który znudzony jednostajnością piękna znajduje niewymowne rozkosze w mnogości form szpetoty. Solniczka pochodząca z pracowni benvenuta Cellini przeniosła go z powrotem na łono odrodzenia, w czasy, gdy kwitły sztuki i rozpusta gdy panujący przyglądali się dla rozrywki torturom, gdy sobory, spoczywając w objęciach nierządnic, uchwalały dla prostych księży czystość. Ujrzał na koniec podboje Aleksandra. Rzezie Pizarra w starej rusznicy. Wojny religijne rozszalałe, namiętne, okrutne na dnie kasku. To znów dworne i lube obrazy rycerstwa – Wykwitły z cudnie nabijanej zbroi mediolańskiej W której spod przyłbicy błyszczały jeszcze oczy rycerza Ten ocean mebli, wynalazków, mut, dzieł, szczątków Tworzył dlań poemat bez końca Kształty, barwy, myśli Wszystko tu nabrało życia Ale nic nie jawiło się duszy w pełnej postaci Poeta musiał kończyć szkic wielkiego malarza, twórcy tej olbrzymiej palety, gdzie niezliczone przypadki życia ludzkiego były rzucone bez rachuby, ze wzgardą. Ogarnąwszy świat, napatrzywszy się krajom, wiekom, królestwom, młody człowiek wrócił do istnień poszczególnych. Podjął na nowo swoje wcielenia. Zapuścił się w szczegóły. Odpychając życie ludów jako zbyt przygniatające dla jednego człowieka. Tu spało woskowe dziecko ocalone z gabinetu Ruysza, a czarująca ta istota przypominała mu uciechy dziecięctwa. Drażniący widok dziewiczej przepaski jakiejś młodej mieszkanki Tahiti rozpromienił jego wyobraźnię, malując proste życie natury, niewinną nagość prawdziwej skromności, rozkoszne i tak wrodzone człowiekowi lenistwo. Całą spokojną dolę nad brzegami chłodnego i kołyszącego do marzeń strumienia, pod drzewem bananu, sypiącym bez uprawy smakowitą mannę. To znów stawał się korsarzem, stroił się w straszliwą poezję Lary, żywo obudzoną perłowymi tonami tysiąca muszel, podsyconą widokiem polipów, pachnących morszczyzną, algami i huraganami Atlantyku. Zapominał o burzach morskich, podziwiając znowuż subtelne miniatury, lazurowe i złote arabeski, zdobiące jakiś ręką pisany mszał. Miękko kołysany pokojowymi myślami, zanurzał się w nauce i wiedzy, pragnąc żyć sutym życiem mnichów, wolnym od zgryzot i rozkoszy. Wyciągał się na tapczanie w swej celi, oglądając przez gotyckie okno łąki. Lasy, winnice klasztorne. Przed jakimś teniersem przywdziewał kaftan żołnierski lub siermięgę robotnika. Pragnął nosić brudną i zadymioną czapkę flamandów. Zapijał się piwem, grał z nimi w karty i uśmiechał się do tęgiej wieśniaczki o soczystych kształtach. Trząsł się z zimna, widząc zadymkę śnieżną Mierisa. To znów bił się patrząc na bitwę Salvatora Rosa. Pieścił dłonią Tomachawk Illinoiski i czuł, jak nóż i rokeza zdziera mu skórę z czaszki. Oczarowany widokiem lutni, powierzał ją dłoni kasztelanki, napawając się melodyjną romanzą i wyrażając jej swą miłość wieczorem przy gotyckim kominku w mroku, w którym gubiło się jej ondlałe spojrzenie. Czepiał się wszystkich radości, przeżywał wszystkie bóle, chwytał się wszystkich form istnienia, sypiąc tak hojnie swoje życie i swoje uczucia na majaki tej namacalnej i czczej zarazem natury, że łoskot własnych kroków rozbrzmiewał w jego duszy niby odległy dźwięk z innego świata, tak jak zgiełk Paryża dochodzi do wieżyc Notre-Dame. Wstępując na wewnętrzne schody wiodące do sal na pierwszym piętrze, ujrzał tarcze, zbroje, rzeźbione cyboria, drewniane posągi wiszące na ścianie, stojące na każdym stopniu. Ścigany najdziwniejszymi kształtami, cudownymi tworami mieszczącymi się na pograniczu śmierci i życia, szedł niby we śnie. Wreszcie, zatraciwszy poczucie swego istnienia, stał się jak te osobliwości. Ani zupełnie martwym, ani zupełnie żywym. Kiedy wszedł do dalszych magazynów, zaczynał zapadać zmierzch, ale światło zdawało się zbędne owym lśniącym od złota i srebra bogactwom, które były tam nagromadzone. Najkosztowniejsze kaprysy marnotrawców, którzy skończyli na poddaszu, strwoniwszy wiele milionów, znajdowały się w tym rozległym bazarze ludzkiego szaleństwa. Kałamarz zapłacony setką tysięcy, a odkupiony za pięć franków, leżał obok sekretnego zamku, którego cena starczyłaby niegdyś na okup dla króla. Tu rodzaj ludzki ukazywał się we wszystkich przepychach nędzy w całej chwale swoich olbrzymich małostek. hebanowy stół, prawdziwe cacko artysty, wyrzeźbiony wedle rysunków Jana Gujou, owoc kilku lat pracy, Nabyto może w cenie drzewa na opał. Szacowne puzdra, sprzęty wykonane ręką wróżek, leżały tam niedbale porzucone. Wy tu macie miliony! Wykrzyknął młody człowiek, dochodząc do pokoju, który kończył niezliczony szereg komnat złoconych i rzeźbionych przez artystów ubiegłego wieku. Powiedz pan, miliardy! Odparł pyzaty chłopiec. Ale to jeszcze nic! Niech pan pójdzie na trzecie piętro, a zobaczy pan. Nieznajomy udał się za przewodnikiem i przybył do czwartej galerii, gdzie kolejno przesuwały się przed jego zmęczonymi oczyma obrazy Pussina, wspaniały posąg Michała Anioła, kilka uroczych krajobrazów Klaudiusza Lorraine, Gerard Dał, przypominający jakąś stronicę ze Sterna, Rembrandty, Murile, Velasquezy ciemne i barwne, jak poemat Lorda Byrona, wreszcie starożytne płaskorzeźby, rżnięte agaty, cudowne onyksy. Słowem, były tu prace zdolne zniechęcić do pracy, nagromadzenie arcydzieł zdolne zrodzić nienawiść do sztuki i zabić wszelki entuzjazm. Przybył przed dziewicę Rafaela, ale miał już dosyć Rafaela, postać Koredzia która dopraszała się spojrzenia, nie uzyskała go. Bezcenna waza ze starożytnego porfiru, której okrężne rzeźby przedstawiały najucieszniej wyuzdaną z rzymskich priapei, rozkosz jakiejś korynny, zaledwie wzbudziła uśmiech. Dławił się pod szczątkami pięćdziesięciu zamarłych wieków. Chory był od tych wszystkich myśli ludzkich, zamordowanych zbytkiem i sztuką, przytłoczony tymi odradzającymi się kształtami, które podobne potworom, płodzonym pod jego nogami przez jakiegoś złośliwego ducha, toczyły z nim walki bez końca. Podobna w swoich kaprysach do nowoczesnej chemii, która streszcza wszelką istność w gazie, czyż dusza nie tworzy straszliwych trucizn przez nagłe zagęszczenie swoich wzruszeń, swoich sił lub myśli? Czy wielu ludzi nie ginie od piorunującego działania jakiegoś kwasu moralnego, nagle rozlanego w ich wewnętrznej istocie? Co zawiera ta skrzynka? Spytał, wchodząc do obszernego gabinetu, ostatniego cmentarzyska sławy, wysiłków ludzkich, oryginalności, bogactw i ukazując palcem sporą, graniastą skrzynkę machoniową, wiszącą na gwoździu na srebrnym łańcuszku. A to pryncypał ma klucz, rzekł pyzaty chłopak z tajemniczą miną. Jeżeli pan pragnie widzieć ten portret, chętnie odważę się uprzedzić pryncypała. Odważysz się? rzekł młody człowiek. Czy twój pryncypał jest księciem? Nie wiem, proszę pana, odparł chłopiec. Spojrzeli na siebie przez chwilę, obaj jednako zdumieni. Wytłumaczywszy sobie twierdząco milczenie nieznajomego, Chłopiec zostawił go w gabinecie. Czy zanurzyliście się kiedy w bezmiar przestrzeni i czasu czytając dzieła geologiczne kuwiera, porwani jego geniuszem, czy szybowaliście nad bezkresną odchłanią przeszłości, jak gdyby podtrzymywani ręką czarodzieja? Odkrywając warstwa po warstwie, pokład po pokładzie, pod łomami montmartru lub Krzesanicami Uralu owe zwierzęta, których skamieniałe szczątki należą do przedpotopowych cywilizacji. Dusza wzdryga się, dostrzegając miliardy lat, miliony narodów, których słaba pamięć ludzka, których niezniszczalna tradycja boska zapomniały i których popioły nagromadzone na powierzchni naszego globu tworzą owe dwie stopy ziemi dające nam chleb i kwiaty. Czy kuwier nie jest największym poetą naszego wieku? Lord Byron oddał słowami parę duchowych wzruszeń, ale nasz nieśmiertelny przyrodnik odtworzył świat przy pomocy zbielałych kości. Odbudował jak kadmus miasta z zębów. Zaludnił tysiące lasów wszystkimi tajemnicami zoologii z paru strzępów torfu. Odnalazł pokolenia olbrzymów. W stopie mamuta. Te postacie wstają, rosną i zapełniają krajobrazy harmonizujące z ich kolosalnymi kształtami. Jest poetą w swoich cyfrach, jest wzniosły, stawiając zero obok siódemki. Ożywia nicość bez wymawiania czarodziejskich zaklęć, bada okruszynę gipsu, dostrzega w niej odcisk i krzyczy wam: Patrzcie! Naraz marmury. Animalizują się, śmierć się ożywia, świat roztacza się przed nami. Po niezliczonych dynastiach gigantycznych postaci, po pokoleniach ryb i klanach mięczaków, przybywa wreszcie rodzaj ludzki. Zwyrodniały produkt wspaniałego typu, zniszczonego może przez stwórcę. Rozgrzani jego ogarniającym przeszłość spojrzeniem ci wątli ludzie zrodzeni ledwie wczoraj mogą przebyć chaos, wznieść hymn bez końca i wyobrazić sobie przeszłość świata w jakiejś wstecznej apokalipsie. W obliczu tego przeraźliwego zmartwychwstania od głosu jednego człowieka ta okruszyna użycza nam w owym bezkresie bez nazwy Wspólnym wszystkim sferom, który nazywamy czasem, ta minuta życia budzi w nas politowanie. Przygnieceni ruinami tylu światów, pytamy sami siebie, na co są nasze sławy, nasze nienawiści, nasze miłości i czy warto przyjmować mozuł życia po to, aby się stać w przyszłości niewymiernym punktem oderwani od teraźniejszości, popadamy w martwotę aż do chwili, w której wejdzie nasz lokaj i oznajmi, Pani hrabina powiedziała, że oczekuje pana. Cuda, których widok ukazał młodemu człowiekowi wszystkie postacie istnienia, wprawiły duszę jego w przygnębienie, jakie rodzi się u filozofa z naukowego spojrzenia na nieznane twory. Żywiej niż kiedykolwiek zapragnął umrzeć osunął się na krzesło kurulne, pozwalając spojrzeniom swoim błądzić przez fantasmagorię tej panoramy przeszłości. Obrazy rozświetliły się, głowy dziewic uśmiechnęły się doń, posągi ubarwiły się złudnym życiem. Pod osłoną mroku, wprawione w taniec gorączką, która kipiała w jego obolałym mózgu, twory te ożywiły się i zaczęły pod nim wirować. Każdy magot wykrzywiał się w jego stronę. Powieki osób na obrazach w pół opadły na oczy, aby im dać wypocząć. Każdy z tych kształtów zadrżał, zatrząsł się, ruszył się z miejsca, poważnie, lekko, z wdziękiem lub brutalnie, wedle swoich obyczajów, charakteru i budowy. Był to tajemniczy sabat. Godny fantasmagorii oglądanych przez doktora Fausta w Brocken, ale to zjawisko optyczne, zrodzone ze zmęczenia, z napięcia wzroku lub z igraszek zmierzchu, nie mogło przestraszyć nieznajomego. Strachy życia nie miały mocy nad duszą oswojoną ze strachami śmierci poddawał się nawet z jakimś drwiącym zadowoleniem kaprysom tego galwanizmu moralnego którego czary kojarzyły się z ostatnimi myślami dającymi mu jeszcze poczucie istnienia cisza panowała dokoła niego tak głęboka że niebawem zanurzył się w łagodną zadumę której nastroje coraz to czarniejsze towarzyszyły odcień po odcieniu i jak gdyby czarami Powolnemu ubytkowi światła. Znikający z nieba blask zamigotał ostatnią czerwoną smugą, walcząc przeciw nocy. Młodzieniec podniósł głowę i ujrzał zaledwie oświetlony szkielet, który pochylił gestem powątpiewania głowę z prawej strony ku lewej, jak gdyby chcąc powiedzieć umarli, nie chcą cię jeszcze. Przesuwając rękę po czole, aby zeń spędzić sen. Młody człowiek uczuł wyraźnie chłodny powiew, spowodowany jakby czymś kosmatym, co mu musnęło lica. Zadrżał. Równocześnie szyby odebrzmiały głuchym stukiem. Pomyślał tedy, że ta chłodna pieszczota, godna tajemnic grobu, pochodzi od jakiegoś nietoperza. Przez chwilę jeszcze słabe poblaski zachodu pozwoliły mu niewyraźnie rozróżniać widma, które go otaczały. Po czym cała ta umarła natura utonęła we wspólnym czarnym mroku. Noc, godzina śmierci przyszła nagle. Od tej chwili upłynął pewien przeciąg czasu, przez który nie miał żadnego jasnego wrażenia rzeczy ziemskich. Czy to, że pogrążył się w głębokim marzeniu. Czy że uległ senności spowodowanej zmęczeniem oraz natłokiem myśli szarpiących mu serce. Naraz zdało mu się, że woła go jakiś straszliwy głos. Zadrżał tak, jak wówczas, gdy wśród palącego i dławiącego snu runiemy nagle w głębiny otchłani. Zamknął oczy, promienie żywego światła oślepiły go. Ujrzał błyszczący w ciemności czerwonawy krąg, w którym stał mały staruszek, kierując nań światło lampy. Nie słyszał ani jak wchodził, ani jak mówił, ani jak się ruszał. Zjawisko to miało coś magicznego. Najbardziej nieustraszony człowiek, zaskoczony w ten sposób we śnie, zadrżałby może w obliczu tej postaci, wstającej jak gdyby z sąsiedniego sarkofagu. Osobliwa młodość, Ożywiająca nieruchome oczy tego niby widma, nie pozwoliła nieznajomemu uwierzyć w nadprzyrodzony charakter zjawiska. Bądź co bądź, przez krótką chwilę dzielącą jego życie somnambuliczne od realnego, pozostał w stanie filozoficznego wątpienia zalecanego przez Kartezjusza i przez ten czas znalazł się mimo woli pod władzą owych niewytłumaczonych halucynacji, których tajemnice odtrąca nasza pycha lub które nasza bezsilna wiedza na próżno sili się zbadać. Wyobraźcie sobie małego, suchego i chudego staruszka ubranego w czarną, aksamitną szatę, przepasaną grubym, jedwabnym sznurem. Na głowie miał aksamitną czapeczkę, również czarną. Poniżej, po obu stronach, długie pasma siwych włosów układały się w ten sposób, iż tworzyły oprawę dla czoła. Suknia otulała ciało niby obszernym całunem, nie pozwalając dojrzeć żadnego ludzkiego kształtu, oprócz wąskiej i bladej twarzy. Gdyby nie wyschłe ramię, podobne do kija nawieszonego materią, a które starzec trzymał wzniesione w górę, aby skierować na młodzieńca cały blask lampy, Twarz ta wydawałaby się zawieszona w powietrzu. Siwa, kończysta broda dawała tej dziwnej postaci podobieństwo do owych żydowskich głów, które biorą za model artyści, kiedy chcą przedstawić Mojżesza. Wargi tego człowieka były tak bezkrwiste, tak wąskie, że trzeba było szczególnej baczności, aby dojrzeć linię znaczącą usta na tej bladej twarzy. Szerokie, pomarszczone czoło, Żółte i zapadłe policzki, nieubłagana surowość małych zielonych oczu bez rzęs i brwi, mogły zbudzić w nieznajomym wrażenie, że to ów ważący złoto Gerarda Doł wyszedł ze swej ramy. Inkwizytorska przenikliwość, wyrażająca się w zmarszczkach na czole i skroniach, świadczyła o głębokiej wiedzy życia. Niepodobna było oszukać tego człowieka który miał jakby dar podchwytywania myśli na dnie najbardziej tajemniczych serc. Obyczaje wszystkich narodów świata i ich mądrości streszczały się na jego zimnej twarzy, tak jak wytwory całego świata nagromadzone były w jego zapylonych składach. Wyczytalibyście w niej jasnowidzący spokój Boga, który widzi wszystko, lub pyszną siłę człowieka, który widział wszystko. Za pomocą dwóch różnych wyrazów i w dwóch pociągnięciach pędzla malarz zrobiłby z tej twarzy piękny obraz przedwiecznego ojca, lub też drwiącą maskę mefistofelesa. Była w niej bowiem najwyższa potęga na czole i posępne szyderstwo na ustach. Miażdżąc wszystkie ludzkie cierpienia bezgraniczną mocą, człowiek ten musiał zabić ziemskie radości. Skazaniec zadrżał, odgadując, że ten stary duch zamieszkuje sferę leżącą poza światem i żyje w niej sam, bez radości, bo nie ma już złudzeń, bez cierpień, bo nie zna już przyjemności. Starzec stał prosto, nieruchomy, niewzruszony, jak gwiazda w chmurze światła. Jego zielone oczy, pełne jakiejś spokojnej złośliwości, zdawały się oświecać świat moralny. Tak jak jego lampa oświecała ów tajemniczy gabinet. Net. Oto dziwne zjawisko, które zaskoczyło młodego człowieka w chwili, gdy otworzył oczy, kołysany długo myślą o śmierci i fantastycznymi obrazami. Jeżeli zdrętwiał, jakby oszołomiony, jeżeli dał się na chwilę opanować wieżę godnej dziecka słuchającego niańczynych bajek, Trzeba przypisać ten błąd owej zasłonie, jaką zaduma rozsnuła na jego życiu i myślach, przedrażnieniu podnieconych nerwów, gwałtownemu dramatowi, którego sceny napoiły go okrutną rozkoszą zawartą w kawałku opium. Wizja ta zdarzyła się w Paryżu na kwaj Voltaire w XIX wieku, czyli w czasie i miejscu, w których magia powinna by być niemożliwa. Nieznajomy, bliski sąsiad domu, gdzie wyzionął ducha Bóg francuskiego niedowiarstwa, uczeń Lussaka i Raga, gardzący kuglarstwami ludzi dzierżących władzę, nieznajomy poddawał się bez wątpienia jedynie owemu poetyckiemu urzeczeniu, któremu dajemy się często zagarnąć, jak gdyby dla ucieczki przed ową rozpaczliwą prawdą, jak gdyby dla kuszenia potęgi Boga. Drżał tedy pod światłem starca, zgięty niewytłumaczonym poczuciem jakiejś dziwnej mocy. Ale wzruszenie to było podobne owemu, jakiego doznawaliśmy wszyscy wobec Napoleona lub wobec jakiegoś wielkiego człowieka błyszczącego geniuszem i odzianego chwałą. Czy chce pan zobaczyć portret Chrystusa pędzla Rafaela? Rzekł uprzejmie starzec głosem, którego jasny i ostry dźwięk miał coś metalicznego. I postawił lampę na słupie strzaskanej kolumny, tak iż cały blask padał na ciemną skrzynkę. Słysząc te wielkie imiona, Chrystusa i Rafaela, młody człowiek uczynił mimo woli gest zaciekawienia zapewne oczekiwany przez kupca, który pocisnął sprężynę. Natychmiast machoniowe wieko opadło bez szelestu i odsłoniło płótno zachwyconym oczom nieznajomego. Na widok tego nieśmiertelnego dzieła zapomniał o swych majakach, o sennych urojeniach. Stał się znów człowiekiem, poznał w starcu istotę z krwi i ciała, zupełnie żywą, zgoła nieurojoną. Odżył w rzeczywistym świecie. Tkliwa dobroć, słodka pogoda boskiej twarzy oddziałały nań natychmiast. Jakaś, spływająca z niebios woń, rozproszyła piekące tortury, które paliły mu szpik. Głowa Zbawiciela świata zdawała się wynurzać z mroków czarnego tła. Aureola promieni błyszczała żywym blaskiem dokoła włosów, od których biło to światło. Pod czołem, pod oblekającym je ciałem czuć było wymowne przeświadczenie, które wydzielało się z każdego rysu lotnym i wnikliwym strumieniem. Czerwone wargi głosiły przed chwilą słowa życia, a widz szukał w powietrzu ich świętego podźwięku, żądał od ciszy uroczych przypowieści, słuchał ich w przyszłości, odnajdywał w naukach przeszłości. Ewangelia wyrażała się spokojną prostotą tych czarujących oczu, do których uciekały się znękane dusze. Słowem, czytało się tam całą religię katolicką w słodkim i wspaniałym uśmiechu, zdającym się wyrażać tę zasadę, w której się ona streszcza: Miłujcie się wzajem. Obraz ten rodził w duszy modlitwę, zalecał przebaczenie, tłumił egoizm budził wszystkie uśpione cnoty. Posiadłszy przywilej czarów muzyki, dzieło Rafaela rzucało widza pod przemożny urok wspomnień i tryumf jego był zupełny. Zapominało się malarza. Czar światła potęgował jeszcze ten cud. Chwilami zdawało się, że głowa porusza się w oddali na tle jakiejś chmury. Pokryłem to płótno sztukami złota, Rzekł zimno kupiec. A więc trzeba będzie umrzeć, wykrzyknął młody człowiek, budząc się z zadumy, której ostatnia myśl przywiodła go z powrotem do jego nieszczęsnej doli, odciągając go mocą niepochwytnych wniosków od ostatniej nadziei, której się czepił. A, miałem tedy słuszność, żem ci nie ufał! Odparł starzec, chwytając obie ręce młodego człowieka i ściskając je za garście w jednej swojej dłoni, jak w kleszczach. Nieznajomy uśmiechnął się smutnie z tej omyłki i rzekł łagodnie. Och, panie, niech się pan niczego nie lęka. Chodzi o moje życie, nie o pańskie. Czemu nie miałbym się przyznać do niewinnego podstępu? Dodał, objąwszy wzrokiem niespokojnego starca czekając nocy, aby się móc utopić bez zbiegowiska, przyszedłem obejrzeć pańskie skarby. Ktoż by nie wybaczył tej ostatniej przyjemności uczonemu i poecie. Słuchając tych słów, podejrzliwy kupiec zmierzył bystrym okiem posępną twarz rzekomego klienta uspokojony rychło akcentem tego bolesnego głosu lub też czytając może w tych wybladłych rysach złowrogie losy, które niedawno przyprawiły odreszcz graczy, puścił mu ręce. Ale przez resztkę podejrzliwości świadczącej o stuletnim niemal doświadczeniu, wyciągnął niedbale ramię w stronę stołu, jak gdyby chcąc się oprzeć, po czym biorąc zeń sztylet rzekł. Czy jesteś od trzech lat nad etatowym urzędniczkiem daremnie czekającym gratyfikacji? Nieznajomy, czyniąc gest przeczący, nie mógł się wstrzymać od śmiechu. Czy ojciec twój zbyt żywo ci wyrzucał twoje przyjście na świat? Lub też czyś się zhańbił? Gdybym chciał się schańbić, mógłbym żyć? Czy cię wygwizdano w Funambule? lub też jesteś zniewolony klecić kuplety aby opłacić pogrzeb kochanki a może cierpisz na chorobę złota chcesz zabić nudę słowem co za omyłka pchacie do śmierci niech pan nie szuka przyczyn mojej śmierci w pospolitych racjach, które powodują większość samobójstw aby sobie oszczędzić odsłaniania cierpień niesłychanych i trudnych do wyrażenia w ludzkim języku powiem panu że znajduje się w najgłębszej, najplugawszej, najdokuczliwszej nędzy i dodał tonem, którego zuchwała duma przeczyła poprzednim słowom Nie chcę żebrać ani pomocy, ani pociechy. Oho. Te dwie zgłoski, które zrazu były jedyną odpowiedzią starca, przypominały skrzek grzechotki. Po czym dodał? Nie zmuszając cię, abyś mnie błagał, nie każąc ci się rumienić i nie dając ci ani francuskiego centyma, ani lewantyńskiego para, ani sycylijskiego tarena, ani niemieckiego halerza, ani rosyjskiej kopiejki, ani szkockiego fartinga, ani też ani jednej sestercji lub obola starego świata i piastra nowego, nie ofiarując ci nic a nic w złocie, srebrze, miedzi, papierze, obligu, chcecie uczynić bogatszym, potężniejszym i bardziej szanowanym od konstytucyjnego króla. Młody człowiek sądził, że starzec jest zdziecinniały. Stał w odrętwieniu, nie śmiejąc odpowiedzieć: odwróć się rzekł kupiec ujmując nagle lampę aby skierować jej światło na ścianę naprzeciw portretu i spójrz na ten jaszczur młody człowiek powstał nagle i uczynił gest zdumienia widząc nad krzesłem na którym siedział zawieszony na ścianie kawał jaszczuru o rozmiarach nie większych niż skóra lisa ale jakąś mocą zrazu niewytłumaczoną Skóra ta rzucała wśród ciemności panującej w sklepie promienie tak jasne, iż rzeklibyście mały kometa. Młody niedowiarek zbliżył się do owego rzekomego talizmanu, mającego go chronić od nieszczęścia. Drwiąca myśl zaświtała w jego głowie. Mimo to, wiedziony zrozumiałą ciekawością, pochylił się, aby obejrzeć skórę ze wszystkich stron i odkrył niebawem naturalną przyczynę tego świetlnego fenomenu. Czarne ziarna jaszczuru były tak starannie wypolerowane i poczernione, kapryśne brustki były tak schludne i czyste, iż podobne ściankom granatu nierówności tej wschodniej skóry tworzyły tyleż małych ognisk żywo odbijających światło. Gość wykazał matematycznie mechanizm tego zjawiska starcowi, który za całą odpowiedź uśmiechnął się złośliwie. Ten uśmiech wyższości obudził w młodym uczonym podejrzenie, że jest w tej chwili ofiarą jakiegoś kuglarstwa. Nie chcąc unosić do grobu jednej zagadki więcej, odwrócił żywo skórę, niby dziecko pragnące poznać tajemnicę swej nowej zabawki. Ho ho! – wykrzyknął. – Oto odcisk pieczęci, którą mieszkańcy Wschodu nazywają pieczęcią Salomona. Znasz ją tedy? spytał kupiec, wypuszczając przez nozdrza kłąb powietrza, wyrażający więcej myśli, niż by ich można było wyrazić najenergiczniejszymi słowy. Czy istnieje na świecie człowiek dość naiwny, aby wierzyć w te baśnie? wykrzyknął młody człowiek, podniecony tym niemym i pełnym dotkliwego szyderstwa śmiechem. Czy pan nie wie, dodał, że zabobony Wschodu uświęciły mistyczną formę oraz kłamliwe znamiona tego godła, przedstawiającego bajeczną władzę? Nie sądzę, abym w danej okoliczności bardziej zasługiwał na pośmiewisko, niż gdybym mówił o sfinksach lub gryfach, których istnienie jest poniekąd mitologicznie przyjęte. Skoro jesteś orientalistą, odparł starzec, może przeczytasz te sentencje. Zbliżył lampę do talizmanu, który młody człowiek trzymał lewą stroną i ukazał mu głoski odciśnięte w tkance tej cudownej skóry, tak jak gdyby były wytworem zwierzęcia, do którego należała ona niegdyś. Wyznaję, wykrzyknął nieznajomy, że nie domyślam się sposobu, jakim się posłużono, aby wyryć tak głęboko te litery na skórze Onagra. I odwracając się żywo ku stołom, zarzuconym osobliwościami, zdawał się szukać czegoś wzrokiem. Czego chcesz? Spytał starzec. Narzędzia, aby przeciąć ten jaszczur, dla zbadania, czy litery są odciśnięte, czy inkrustowane. Starzec podał swój sztylet nieznajomemu, który go wziął, i próbował naciąć skórę w miejscu, gdzie były wypisane słowa. Ale kiedy zdjął lekką warstwę skóry, litery ukazały się tak wyraźnie i tak tożsame z tymi, które były na powierzchni, iż przez chwilę zdawało mu się, że nic nie tknął. Przemysł lewantyński ma swoje tajemnice, które w istocie przynależą tylko jemu, rzekł, patrząc na wschodnią sentencję z pewnym niepokojem. Tak, odparł starzec. Lepiej to złożyć na ludzi niż na Boga. Tajemnicze słowa były rozmieszczone w następujący sposób. Co znaczyło, jeśli mnie posiądziesz, posiądziesz wszystko, ale Twoje życie będzie należało do mnie. Bóg tak chciał. Pragnij, a Twoje pragnienia będą spełnione, ale. Miarkuj swe pragnienia wedle swego życia. Ono jest tu. Za każdym pragnieniem skurczę się jak twe dni. Chcesz mnie? Bierz, Bóg cię wysłucha. Niech się stanie. A, ty czytasz biegle sanskryt, rzekł starzec. Czyś może bywał w Persji albo w Bengalu? Nie, panie, odparł młodzieniec, macając z ciekawością tę symboliczną skórę, sztywną niby kawał blachy. Stary kupiec postawił lampę z powrotem na kolumnie, rzucając młodemu człowiekowi na brzmiałe, zimną ironią spojrzenie, które zdawało się mówić Nie myśli już o śmierci. Czy to żart? Czy tajemnica? Spytał młody nieznajomy. Starzec potrząsnął głową i rzekł poważnie. Nie umiem ci odpowiedzieć. Ofiarowałem straszliwą władzę, którą daje ten talizman, ludziom obdarzonym większą podobno energią niż twoja, ale mimo iż drwiąc sobie z wątpliwego wpływu, jakie miał wywrzeć na ich przyszłe losy, żaden nie chciał się ważyć na zawarcie umowy tak złowrogo podsuwanej przez nieznaną potęgę. Ja myślę w tym jak oni. Wątpiłem, wzdragałem się i. Nie spróbował pan nawet? przerwał młody człowiek. Spróbować? odparł starzec. Czy gdybyś się znalazł na kolumnie na pałacu Vendôme, spróbowałbyś się rzucić w powietrze? Czy można zatrzymać bieg życia? Czy człowiek zdołał kiedy przepołowić śmierć? Zanim wszedłeś do tego gabinetu, postanowiłeś odebrać sobie życie. I od naraz zaprząta cię jakiś sekret i odrywa cię od śmierci. Dziecko, czy każdy Twój dzień nie nastręczy ci bardziej zajmujących zagadek? Posłuchaj mnie, widziałem rozwiązły dwór regenta. Jak ty byłem wówczas w nędzy, żebrałem chleba. Mimo to dożyłem stu dwóch lat i zostałem milionerem. Nieszczęście dało mi majątek, niewiedza oświeciła mnie. Odsłonię ci w kilku słowach wielką tajemnicę ludzkiego życia. Człowiek zużywa się przez dwa instynktownie spełniane akty, które wyczerpują źródła jego istnienia. Dwa słowa wyrażają wszelką formę, którą oblekają owe dwie przyczyny śmierci chcieć i móc. Między tymi dwoma kresami ludzkiej czynności istnieje inna forma, którą obierają mędrcy, i jej to zawdzięczam moje szczęście i moją długowieczność. Chcieć spala nas, a móc niszczy, ale. Wiedzieć, zostawia nasz wątły ustrój w stanie trwałego spokoju. To też pragnienie, czyli chcenie, umarło we mnie zabite przez myśl. Ruch, czyli moc, rozpłynęła się w naturalnej czynności moich organów. Krótko mówiąc, pomieściłem moje życie nie w sercu, które się kruszy, nie w zmysłach, które się ścierają, ale w mózgu, który się nie zużywa który przeżywa wszystko. Żadne nadmierne wzruszenie nie uraziło mej duszy ani mego ciała. A jednak widziałem cały świat. Stopy moje zdeptały najwyższe góry Azji i Ameryki. Nauczyłem się wszystkich ludzkich języków i żyłem pod wszelakim rządem. Pożyczałem pieniędzy Chińczykowi, biorąc w zastaw ciało ojca. Spałem pod namiotem araba na wiarę jego słowa. Podpisywałem kontrakty we wszystkich stolicach Europy i zostawiałem bez obawy moje złoto w wigwamie dzikiego. Krótko mówiąc, osiągnąłem wszystko, ponieważ umiałem wszystkim gardzić. Moją jedyną ambicją było wiedzieć. Widzieć czy nie znaczy wiedzieć? Och, wiedzieć, młodzieńcze! Czy nie znaczy używać mocą intuicji? Czyż nie znaczy odkryć samą istotę faktu i posiąść jej treść? Co zostaje z posiadania materialnego? Myśl. Osąć tedy. Jak pięknym musi być życie człowieka, który, mając moc wyciśnięcia w swej myśli wszystkich realności, przenosi w swą duszę źródła szczęścia, dobywa z nich tysiąc idealnych rozkoszy oczyszczonych z ziemskiego kału. Myśl jest kluczem wszystkich skarbów, dostarcza rozkoszy skąpca, nie dając jego trosk. To też Unosiłem się ponad światem, gdzie moje przyjemności były zawsze rozkoszami intelektu. Moją rozpustą było oglądanie mórz, ludów, lasów i gór. Wszystko widziałem, ale spokojnie, bez zmęczenia. Nigdy niczego nie pragnąłem, wszystkiego oczekiwałem. Przechadzałem się we wszechświecie niby w parku, który do mnie należał. To, co ludzie nazywają troską, miłością, ambicją, klęską i smutkiem, to są dla mnie idee, które zmieniam w marzenia. Zamiast je czuć, ja je wyrażam, tłumaczę. Zamiast dać im pożreć moje życie, ja je dramatyzuję, rozwijam. Bawię się nimi, niby powieściami, które bym czytał mocą wewnętrznej wizji. Nie znużywszy nigdy moich narządów, cieszę się jeszcze krzepkim zdrowiem, ponieważ dusza moja odziedziczyła całą siłę, której nie nadużywałem, ta głowa jest jeszcze lepiej umeblowana niż moje magazyny. Tu, rzekł, uderzając się w czoło, są prawdziwe miliony. Spędzam rozkoszne dni, obracając inteligentne spojrzenia w przeszłość. Wskrzeszam całe kraje, krajobrazy, widoki oceanu, wspaniałe postacie historyczne. Mam urojony seraj, gdzie posiadam wszystkie kobiety, które do mnie nie należały. Oglądam często wasze wojny, wasze rewolucje i sądzę je. Och, jak można przekładać gorączkowe i przelotne zachwyty, wzbudzone kawałkiem jasnej lub ciemnej skóry, widokiem mniej lub więcej krągłych kształtów? Jak można przekładać wszystkie klęski Twojej omamionej woli nad szczytną zdolność wywoływania w sobie wszechświata? Nad olbrzymią rozkosz poruszania się bez skrępowania więzami czasu ani zaporami przestrzeni, nad rozkosz ogarniania w sobie wszystkiego, widzenia wszystkiego, nachylania się nad krańcami świata, aby zgłębiać inne sfery, aby słuchać Boga. Oto, rzekł grzmiącym głosem, ukazując jaszczur, zjednoczone móc i chcieć! Tu są wasze pojęcia społeczne, wasze nadmierne pragnienia, wasze wybryki, wasze rozkosze, które zabijają, wasze bóle, które dają nadto żyć. Ból bowiem jest może tylko gwałtownym szczęściem. Kto mógł oznaczyć punkt, w którym rozkosz staje się cierpieniem i ten, w którym cierpienie jest jeszcze rozkoszą? Czy najwyższe blaski idealnego świata nie pieszczą oczu, podczas gdy najbardziej lube mroki świata fizycznego rażą go zawsze? Czy słowo rozum pochodzi od rozumieć? I co jest szaleństwo, jeśli nie nadmiar chcenia lub możności? A więc dobrze. Chcę żyć bez miary, rzekł nieznajomy, chwytając jaszczur. Młodzieńcze, strzeż się! Wykrzyknął starzec z nieopisaną żywością. Rozwiązałem moje życie przez naukę i myśl, ale nie dały mi nawet chleba, odparł nieznajomy. Nie chcę się dać omamić ani kazaniu godnemu Swedenborga, ani pańskiemu wschodniemu amuletowi, ani miłosnym wysiłkom, jakich pan dokłada, aby mnie zatrzymać na świecie, gdzie moje istnienie jest już niemożliwe. Tak dodał ściskając talizman konwulsyjną dłonią i patrząc na starca. Chcę obiadu iście królewskiego. Chcę jakiejś bachanali godnej wieku, który podobno udoskonalił wszystko. Niech moi biesiadnicy będą młodzi, inteligentni i bez przesądów. Weseli aż do szaleństwa. Niech wina idą po sobie wciąż tęższe, wciąż bardziej musujące i niechaj mają moc upicia nas na trzy dni. Niech ta noc będzie strojna kobietami z płomienia. Chcę, aby oszalała i dziko wyjąca rozpusta, poniosła nas na swoim czterokonnym rydwanie poza krańce świata i wysypała nas na nieznanych wybrzeżach. Niechaj dusze wzbijają się do nieba lub topią się w błocie. Nie wiem, czy wówczas wznoszą się, czy zniżają. Mniejsza. Zatem nakazuję tej złowrogiej władzy, aby mi stopiła wszystkie rozkosze w jednej. Tak. Czuję potrzebę objęcia rozkoszy nieba i ziemi ostatnim uśmiechem, aby w nich skonać. To też pragnę i starożytnych priapei, po i śpiewów zdolnych obudzić umarłych i potrójnych pocałunków pocałunków bez końca, których dźwięk przeleci nad Paryżem, niby trzask pożaru, obudzi małżonków i natchnie ich palącym żarem, dając młodość wszystkim nawet siedemdziesięciolatkom. Wybuch śmiechu, który wydarł się z ust staruszka, rozległ się w uszach młodego człowieka niby łoskot piekieł i podziałał nań tak despotycznie, że zamilkł. Czy sądzisz, rzekł kupiec, że ta podłoga otworzy się nagle i że wyrosną z niej wspaniale zastawione stoły oraz biesiadnicy z innego świata? Nie, nie, młody szaleńcze. Podpisałeś pakt. Rzecz skończona. Teraz wszelkie życzenia twoje ziszczą się sumiennie, ale kosztem twego życia. Krąg twoich dni, wyobrażony przez tę skórę, będzie się ścieśniał zależnie od siły i liczby twych pragnień, od najlżejszego aż do najbardziej szalonego. Bramin, któremu zawdzięczam ten talizman, wytłumaczył mi Iż zachodzi tajemniczy związek między losami a pragnieniami posiadacza. Pierwsze twoje życzenie jest pospolite, mógłbym je urzeczywistnić, ale zostawię troskę o to kolejom twego nowego istnienia. Ostatecznie chciałeś umrzeć, otóż twoje samobójstwo opóźni się tylko. Nieznajomy, zdziwiony i niemal podrażniony, iż wciąż jest przedmiotem żartów tego szczególnego starca, którego na wpół filantropijne intencje przebijały jasno w tym ostatnim szyderstwie, wykrzyknął. Przekonam się, mój panie, czy dola moja odmieni się, nim przejdę wszerz wybrzeże. Ale jeżeli sobie drwisz z nieszczęśliwego, pragnę, aby się zemścić za tę złą usługę, abyś się zakochał w tancerce. Zrozumiesz wówczas szczęście rozpusty i może staniesz się rozrzutniejszym wszystkimi dobrami, któreś tak filozoficznie oszczędzał. Wyszedł, nie słysząc głębokiego westchnienia starca. Przebiegł salę i zeszedł po schodach w towarzystwie pyzatego chłopca, który na próżno chciał mu świecić. Biegł z chyżością zbrodniarza złapanego na gorącym uczynku. Oślepiony jakimś szałem, nie zauważył nawet zadziwiającej podatności jaszczuru, który, stawszy się miękki jak rękawiczka, zwinął się w jego drżących palcach, tak, iż mógł go machinalnie wsunąć w kieszeń. kieszeń. Wypadając ze sklepu na ulicę, potrącił trzech młodych ludzi, którzy szli trzymając się pod ręce. Bydle bałwan! Oto uprzejme wykrzykniki, które wymieniono. Och, to Rafael, to ty, szukamy cię właśnie. Jak to, to wy? Te trzy przyjacielskie zdania nastąpiły po obelgach, skoro tylko światło kołysanej wiatrem latarni oświeciło twarze zdziwionej gromadki. Mój drogi chłopcze, rzekł do Rafaela młody człowiek, który go omalnie przewrócił. Musisz iść z nami. Ale o co chodzi? Wal z nami, po drodze ci opowiem. Powoli czy po niewoli, przyjaciele otoczyli Rafaela i uwięziwszy go w wesołym kole, pociągnęli go ku mostowi de ar. Mój drogi, ciągnął mówca, gonimy za tobą blisko od tygodnia. W czcigodnym hotelu San Quentin, którego niewzruszone godło błyszczy wciąż, nawiasem mówiąc, głoskami na przemian czarnymi i czerwonymi, jak za czasów Jana Jakuba Rousseau, Leonarda twoja oznajmiła nam, żeś pojechał na wieś. Mimo, że z pewnością nie wyglądaliśmy na służalców pieniądza, komorników, wierzycieli, policję, woźnych, etc. Mniejsza. Rastiniak widział cię poprzedniego dnia w bufet. Nabraliśmy tedy otuchy i pomieściliśmy punkt honoru w tym, aby odkryć, czy gnieździsz się na drzewie na polach elizejskich, czy nocujesz za dwa su w owych filantropijnych domach. Gdzie żebracy śpią wsparci na rozpiętych sznurach? Lub też, czy szczęśliwym losem nie rozbiłeś biwaków w jakim buduarze? Nie znaleźliśmy cię nigdzie. Ani w rejestrach świętej Pelagi, ani w rejestrach La Force. Ministeria, opera, zacisza klasztorne, kawiarnie, biblioteki, listy, prefektury, biura dzienników, restauracje, teatry. Krótko mówiąc, wszystkie mniej więcej zaszczytne przybytki Paryża. Wszystko przetrząsnęliśmy gruntownie, Biadając nad stratą człowieka dość bogato obdarzonego przez naturę, aby go można było szukać zarówno na dworze jak w więzieniu. Chcieliśmy cię już kanonizować, jako bohatera dni lipcowych i na honor żałowaliśmy cię. W tej chwili Rafael przechodził z przyjaciółmi przez most dear. Słuchając, patrzał na sekwanę, której szumiące wody odbijały światła Paryża. Ponad tą rzeką, w którą chciał rzucić się niedawno. Przepowiednie starca spełniły się. Godzina śmierci już się nieodzownie oddaliła. I żałowaliśmy cię szczerze, podjął przyjaciel, prowadząc dalej swój wywód. Chodzi o kombinację, w której liczyliśmy na ciebie, mając cię za człowieka wyższego, to znaczy człowieka umiejącego wznieść się ponad wszystko. Eskamotaż kulki konstytucyjnej pod królewskim kubkiem odbywa się dziś, mój drogi, z większą pasją niż kiedykolwiek. Bezecna monarchia, obalona przez heroizm ludu, to była ladacznica, z którą można było pośmiać się i popić. Ale ojczyzna to cnotliwa i kwaśna małżonka. Trzebaż nam przyjąć, z wolą czy bez woli, jej stateczne karesy. Otóż władza przeniosła się, jak ci wiadomo, z tujlerii do dzienników. Tak samo jak budżet zmienił siedzibę, przechodząc z dzielnicy Saint-Germain na chaussée d'Onton. Ale o to, czego może nie wiesz. Rząd, to znaczy arystokracja bankierów i adwokatów, którzy robią dziś ojczyznę, tak jak niegdyś księża robili monarchię, uczuł potrzebę zmistyfikowania poczciwego ludku francuskiego nowymi słowami, a starymi myślami, na wzór filozofów wszystkich szkół i wszystkich epok. Chodzi tedy o to, aby nam zaszczepić przekonania królewsko narodowe dowodząc, że jest się o wiele szczęśliwszym płacąc 1200 milionów 33 centymy ojczyźnie reprezentowanej przez PPX, Y i Z niż 1100 milionów 9 centymów królowi, który mówił ja zamiast my. Słowem założono dziennik zbrojny w 200 lub 300 tysięcy franiów w celu prowadzenia opozycji. Która by zadowoliła niezadowolonych, nie szkodząc narodowemu rządowi króla obywatela. Otóż my sobie drwimy z wolności równie dobrze jak z despotyzmu, z religii równie dobrze jak z niedowiarstwa. Ojczyzna dla nas to stolica, gdzie myśli wymienia się i sprzedaje po tyle a tyle od wiersza. Gdzie każdy dzień przynosi smaczny obiadek i liczne widowiska, gdzie roi się od rozwiązłych kobiet, a miłość najmuje się na godziny, jak dorożkę. Tak, Paryż będzie zawsze ze wszystkich ojczyzn najbardziej uroczą ojczyzną radości, swobody, dowcipu, ładnych kobiet, miłych urwisów, dobrych win, gdzie kij władzy nigdy nie da się za nadto uczuć, ponieważ jest się blisko tych, którzy go dzierżą. Zatem my, prawdziwi wyznawcy Boga Mefistofelesa, podjęliśmy się wybielić opinię publiczną, poprzebierać aktorów, obić nowymi deskami rządową budę, dać na przeczyszczenie teoretykom, przygotować starych republikanów, odlakierować bonapartystów i odżywić centrum, byle nam wolno było śmiać się impetem. To z królów i narodów gwizdać wieczorem na naszą opinię poranną i pędzić wesołe życie panurgowe, czyli more orientali, leżąc na miękkich poduszkach. Przeznaczyliśmy ci lejce tego makaronicznego i uciesznego królestwa. To też zabieramy cię z miejsca na obiad wydany przez założyciela rzeczonego dziennika, eksbankiera, który nie wiedząc co począć ze swym złotem, chce je rozmienić na inteligencję będziesz tam przyjęty jak brat powitamy w tobie króla owych niepodległych duchów których nic nie przeraża których bystrość odkrywa intencje Austrii Anglii lub Rosji zanim Rosja Anglia lub Austria powzięły jakie intencje tak uczynimy cię władcą owych inteligentnych potęg które dają światu takich maribo Dalej randów, pitów, meternichów, słowem wszystkich przemyślnych kryspinów grających między sobą o losy państw, tak jak pospolici ludzie grają o kieliszek kirszu w domino. Zapowiedzieliśmy cię jako najbardziej nieustraszonego kompana, jaki kiedykolwiek mocował się z rozpustą, owym wspaniałym potworem, z którym żądają walczyć wszyscy ludzie silni. Okrzyknęliśmy nawet, że ten potwór jeszcze cię nie zmógł. Mam nadzieję, że nie zadasz kłamu naszym pochwałom. Tajlfe, nasz amfitrion, przyrzekł nam zakasować mizerne saturnalia naszych nowoczesnych lukullusików. Jest dość bogaty, aby dać wielkość drobiazgom wykwint i wdzięk rozpuście. Słyszysz, Rafaelu? Rzekł mówca, zatrzymując się na chwilę. Tak, odparł młody człowiek, mniej zdumiony ziszczeniem swych pragnień, niż zdziwiony naturalnym sposobem, w jaki wiążą się z sobą wypadki. Mimo iż niepodobna mu było uwierzyć w czarnoksięskie wpływy, zdjął go podziw dla przypadków doli ludzkiej. Ale ty mówisz tak, takim tonem, jakbyś myślał o śmierci swego dziadka, rzekł jeden z młodych ludzi. Ach, rzekł Rafael z akcentem naiwności, który rozśmieszył tych pisarzy nadzieje młodej Francji. Myślałem, moi przyjaciele, że oto bliscy jesteśmy zostania tęgimi łotrzykami. Dotąd gadaliśmy bezeceństwa przy kieliszku, ważyliśmy życie popijanemu, szacowaliśmy ludzi i wypadki trawiąc obiadek. Niewinni w czynie byliśmy zuchwali w słowie, ale obecnie, napiętnowani rozpalonym żelazem polityki, wejdziemy do tej wielkiej kaźni i stracimy tam nasze złudzenia. Kiedy się wierzy już tylko w diabła. Wolno jest żałować raju miłości, czasu niewinności, kiedy otwarliśmy pobożnie usta, aby przyjąć z rąk dobrego księdza święte ciało naszego zbawiciela. Ach, moi drodzy przyjaciele, jeżeli pierwsze nasze grzechy dawały nam tyle przyjemności, to dlatego, że wyrzuty sumienia stroiły je wdziękiem, dodawały im soli i pieprzu, gdy teraz. Och, teraz! odpowiedział jeden z kompanów. Zostaje nam! Co? Spytał drugi. Zbrodnia! Oto słowo, które ma całą wysokość szubienicy i całą głębię sekwany, odpowiedział Rafael. Och, nie rozumiesz mnie, mówię o zbrodniach politycznych. Od dziś dnia zazdroszczę tylko jednego życia: życia spiskowców. Jutro nie wiem, czy mój kaprys przetrwa jeszcze, ale dziś wieczór mdłe życie naszej cywilizacji. Jednostajnie jak szyny kolei żelaznej przyprawia mnie o nudności. Jestem rozkochany w niedolach odwrotu spod Moskwy, we wzruszeniach czerwonego korsarza i w życiu przemytników. Skoro nie ma już kartuzów we Francji, pragnąłbym co najmniej botany bay, coś w rodzaju infirmerii przeznaczonej dla lordzików bajronów, którzy zmiąwszy życie niby serwetę po obiedzie nie mają przed sobą nic, jak tylko podpalić własny kraj, strzelić sobie w łeb, spiskować przeciw republice lub domagać się wojny. Emilu, przerwał tamten, słowo honoru, gdyby nie rewolucja lipcowa, byłbym został księdzem, aby wegetować gdzieś na zapadłej wsi i byłbyś codziennie czytywał brewiarz. Tak, w samochwał, czytujemy przecież dzienniki. Wcale nieźle jak na dziennikarza, ale sieć cicho. Idziemy wśród tłumu abonentów. Dziennikarstwo, widzisz, to religia nowożytnych społeczeństw i jest postęp. Jaki? Kapłani nie są obowiązani wierzyć, ani lud też nie. Rozmawiając w ten sposób jak ludzie, którzy znają dzieło De Viris Illustribus od wielu lat, przybyli do pałacyku przy ulicy Żuber. Emil był to dziennikarz który zawdzięczał więcej sławy swemu próżniactwu niż innym swoim triumfom. Śmiały krytyk, pełen werwy i jadu, posiadał wszystkie zalety, na które pozwalały jego wady. Otwarty i wesoły, mówił w oczy tysiąc złośliwości przyjacielowi, którego poza oczy bronił odważnie i lojalnie. Drwił ze wszystkiego, nawet z własnej przyszłości. Wciąż w kłopotach pieniężnych, Grzęznął, jak wszyscy utalentowani ludzie, w nieopisanym lenistwie, rzucając całą książkę w jednym słowie w nos ludziom, którzy nie umieli dać ani jednego słowa w swoich książkach. Szczodry w obietnice, których nie spełniał nigdy, uczynił sobie ze swej fortuny i sławy poduszkę do spania, narażając się na to, że może się obudzić na starość w szpitalu. Zresztą przyjaciel oddany w każdej potrzebie, fanfaron cynizmu i prosty jak dziecko, pracował jedynie z kaprysu lub z konieczności. Czeka nas, wedle wyrażenia mistrza Alkow rybasa barzo smakowny kęsczek, rzekł Rafael, wskazując skrzynie z kwiatami napełniające schody zapachem i zielenią. Lubię sień dobrze ogrzaną i strojną bogatymi dywanami, odparł Rafael. Zbytek od samego przedsionka rzadki jest we Francji. Tu czuję, że odżywam. A tam na górze popijemy i pośmiejemy się jeszcze raz, mój dobry Rafaelu. Aba, dodał. Mam nadzieję, że będziemy górą, że przespacerujemy się po tych wszystkich głowach. To mówiąc, drwiącym gestem wskazał biesiadników. Weszli do lśniącego od złoceń i świateł salonu gdzie pospieszyła na ich spotkanie najwybitniejsza młodzież paryska. Jeden, talent pełen świeżości, pierwszym swoim obrazem dorównał sławom malarskim cesarstwa. Drugi rzucił wczoraj bujną książkę, nacechowaną jak gdyby wzgardą dla literatury i wskazującą młodej szkole nowe drogi. Dalej rzeźbiarz, którego surowa twarz zdradzała krzepki talent, Rozmawiał z jednym z owych zimnych szyderców, którzy wedle okoliczności to nie chcą widzieć wyższości nigdzie, to uznają ją wszędzie. Tu najdowcipniejszy z naszych karykaturzystów, ze złośliwym okiem, kąśliwymi usty chwytał koncepty, aby je zilustrować ołówkiem. Tam młody i śmiały pisarz, który jak nikt umiał destylować kwintesencję myśli politycznej lub też zagęszczać w żart swą płodną inteligencję, rozmawiał z owym poetą, którego utwory zmiażdżyłyby wszystkie dzieła naszej epoki, gdyby jego talent miał siłę jego nienawiści. Obaj silili się nie powiedzieć prawdy i nie skłamać, obsypując się wzajem słodkimi pochlebstwami. Sławny muzyk. Pocieszał w hamol drwiącym głosem młodego polityka, który spadł świeżo z trybuny, nie wyrządzając sobie szkody. Młody autor bez stylu znajdował się obok młodego autora bez myśli, pełni poezji prozaicy, obok prozaicznych poetów. Widząc te niepełne istoty, biedny saint Simonista, dość naiwny, aby wierzyć w swą doktrynę, skupiał je miłosiernie pragnąc je bez wątpienia przerobić na zakonników swojej reguły. Wreszcie było tam paru owych uczonych, zaproszonych po to, aby dodać azotu rozmowie oraz kilku wodewilistów gotowych rzucić w nią owe ulotne blaski, które podobne iskrom diamentu nie dają światła ani ciepła kilku handlarzy paradoksów, śmiejących się w kółak z ludzi, przejmujących się ich zapałem lub wzgardą, uprawiało już tę obosieczną politykę, która spiskuje pod każdym systemem rządu, nie oświadczając się za żadnym. Znawca, z tych, co nie dziwi się niczemu, co wyciera nos podczas kawatyny w operze, krzyczy brawo przed wszystkimi, a sprzecza się z tymi, którzy wypędzili jego zdanie, był tam również i starał się przywłaszczyć sobie cudze koncepty. Wśród tych biesiadników pięciu miało przyszłość, jakiś dziesiątek miał uzyskać strzęp przelotnej sławy. Co się tyczy innych, mogli jak wszystkie miernoty powtórzyć słynne kłamstwo Ludwika XVIII. Jedność i zapomnienie. Amfitrion... Objawiał ową skłopotaną wesołość człowieka, który wydaje dwa tysiące talarów. Od czasu do czasu oczy jego zwracały się z niecierpliwością ku drzwiom, jakby przyzywając gościa, który dał na siebie czekać. Niebawem ukazał się mały, pękaty człowieczek, przyjęty pochlebnym szmerem. Był to rejent, który tego rana doprowadził do skutku narodziny dziennika. Czarno ubrany lokaj. Otworzył drzwi do obszernej jadalni, gdzie każdy bez ceremonii poszukał sobie miejsca przy ogromnym stole. Zanim opuścił salony, Rafael spojrzał po nich jeszcze raz. Zaiste, pragnienie jego ziściło się zupełnie. Jedwab ze złotem wyścielał apartamenty. Bogate świeczniki, dźwigające niezliczoną ilość świec, dobywały blasku z najdrobniejszych szczegółów złoconych fryzów subtelnych brązowych rzeźbień i wspaniałych barw apartamentu. Rzadkie kwiaty pomieszczone w artystycznych, bambusowych żardinieriach rozlewały słodkie zapachy. Wszystko, aż do draperii, oddychało niewymuszonym wykwintem. We wszystkim widniał jakiś poetycki wdzięk, którego czar musiał działać na wyobraźnię nędzarza. Sto tysięcy funtów renty to śliczny komentarz do katechizmu pomagający nam cudownie przejść od zasad do akcji, rzekł z westchnieniem. Och tak, moja cnota nie chodzi piechotą. Dla mnie występek to poddasze. To wytarte ubranie, stary kapelusz w zimie i długi ustróża. Och, chciałbym żyć na łonie tego zbytku rok, pół roku, mniejsza. A potem umrzeć. Przynajmniej poznałbym, wyczerpałbym, pochłonąłbym tysiąc istnień. Och, rzekł Emil, który go słuchał. Bierzesz powozik agenta giełdowego za szczęście. Ba, rychło sprzykrzyłbyś sobie majątek, widząc, że ci odbiera szansę stania się kimś. Pomiędzy nędzami bogactwa a bogactwami nędzy, czyż artysta waha się kiedy? Czy nam nie trzeba zawsze walki? To też przygotuj swój żołądek. Patrz, rzekł, pokazując mu heroicznym gestem potrzykroć święty i uspokajający widok, jaki odsłaniała jadalnia błogosławionego kapitalisty. Ten człowiek, ciągnął Emil, zadał sobie trud zgromadzenia swoich pieniędzy jedynie dla nas. Czy to nie jest rodzaj gąbki zapomnianej przez naturalistów w gatunku polipów, którą należy delikatnie wyciskać, nim się ją pozwoli wyssać spadkobiercom? Czy nie podziwiasz stylu w tych płaskorzeźbach, które zdobią ściany? A świeczniki? A obrazy? Cóż za inteligentny zbytek! Jeżeli mam wierzyć zawistnym oraz tym, którzy silą się badać sprężyny życia. Człowiek ten zgładził w czasie rewolucji pewnego Niemca i kilka innych osób, mianowicie, jak mówią, swego najlepszego przyjaciela i jego matkę. Czy mógłbyś przypuścić zbrodnie pod siwiejącymi włosami tego czcigodnego tailfera? Wygląda na bardzo poczciwego człowieka. Spójrz, że jak te srebra błyszczą, i każdy z tych lśniących promieni miałby być dla niego pchnięciem sztyletu baśnie. To już lepiej uwierzmy w Mahometa. Gdyby opinia miała rację, oto trzydziestu dzielnych i utalentowanych ludzi gotuje się jeść wnętrzności i pić krew owej rodziny, a my dwaj, młodzi ludzie, pełni nienawiści, zapału, bylibyśmy wspólnikami zbrodni. Mam ochotę zapytać naszego kapitalisty, czy jest uczciwym człowiekiem. Nie teraz, wykrzyknął Rafael, ale kiedy będzie zupełnie pijany. Zjemy do tego czasu obiad. Dwaj przyjaciele zasiedli, śmiejąc się. Najpierw spojrzeniem słabszym od słowa, każdy z biesiadników spłacił swój haracz podziwu wspaniałemu widokowi, jaki przedstawiał długi stół, biały jak warstwa świeżego śniegu, na którym wznosiły się symetrycznie nakrycia uwieńczone rumianymi bułeczkami. Kryształy mieniły się tęczowo w blasku świateł, Promienie świec krzyżowały się w nieskończoność. Potrawy, pomieszczone pod srebrnymi kopułami, zaostrzały apetyt i ciekawość. Słowa padały dość rzadko. Sąsiedzi przyglądali się sobie wzajem. Madera zaczęła krążyć. Następnie zjawiło się pierwsze danie w całej chwale. Byłoby przyniosło zaszczyt nieboszczykowi Cambaseresowi. A Brillant Savarin byłby je wsławił. Bordeaux i Burgund. Białe i czerwone lały się z królewską hojnością. Tę pierwszą część uczty można było porównać pod każdym względem do ekspozycji klasycznej tragedii. Drugi akt stał się nieco gadatliwy. Każdy gość popił sumiennie, zmieniając wedle ochoty napoje, tak iż w chwili, gdy usunięto resztki tego wspaniałego dania, wszczęły się burzliwe dyskusje. To i owo blade czoło zarumieniło się, ten i ów oblókł się purpurą, twarze rozpromieniły się, oczy rozbłysły. W czasie tego brzasku pijaństwa rozmowa nie wyszła jeszcze z granic uprzejmości, ale szyderstwa, koncepty padały stopniowo ze wszystkich ust. Następnie potwarz podniosła łagodnie swoją wężową główkę, przemawiając słodkim głosikiem. Tu i ówdzie, jakiś filut nadstawił ucha, mając nadzieję zachowania przytomności. Przy drugim daniu, mózgi były już zupełnie rozpalone. Wszyscy jedli mówiąc, mówili jedząc, pili, nie zważając na nadmiar wchłanianych płynów, tak były klarowne i pachnące, tak przykład był zaraźliwy. Teilfer Silił się zagrzewać gości, kazał podać zdradzieckie wina rodańskie, gorący tokaj, stare mocne rusylony. Rozpędzeni jak konie pocztowe, ruszające ze stacji piesiadnicy, smagani iskierkami wina szampańskiego, niecierpliwie oczekiwanego, ale lanego obficie, pozwolili myśli swojej galopować w próżnie owych wywodów, których nikt nie słucha. Zaczęli opowiadać swoje historie, które nie znajdują uszu, podejmowali po sto razy owe pytania, które zostają bez odpowiedzi. Jedna orgia rozwinęła swój wielki głos, swój głos złożony ze stu zmieszanych hałasów, rosnących jak owe kreszenda u Rossiniego. Potem przyszły obłudne toasty, przechwałki, wyzwania. Wszyscy wyrzekli się chwalby swojej przyjemności intelektualnej, aby iść o lepsze z pojemnością beczki, kufy, kadzi. Rzekłbyś, iż każdy ma dwa głosy. Przyszła chwila, w której panowie mówili wszyscy naraz, a służący uśmiechali się. Ale ten zamęt słów. W którym dość mgliste paradoksy, pociesznie odziane prawdy zderzały się poprzez krzyki, poprzez nawiasem rzucane sądy, stanowcze wyroki oraz błazeństwa, jak wśród walki krzyżują się kule, granaty, pociski, byłby z pewnością zainteresował jakiegoś filozofa niezwykłością myśli, lub zadumałby polityka dziwactwem poglądów. Były to równocześnie książka i obraz. Filozofie, religie, pojęcia moralne, tak różne zależnie od szerokości geograficznej, rządy, słowem, wszystkie wielkie dzieła ludzkiej inteligencji, padły pod kosą równie długą jak kosa czasu, i może z trudem przyszłoby wam rozstrzygnąć, czy włada nią pijana mądrość, czy też pijaństwo, które się stało mądre i jasnowidzące. Jak gdyby podnoszone burzą mózgi te, niby morze rozdąsane na swoje brzegi, chciały zdawałoby się wstrząsnąć wszystkie prawa, między którymi unoszą się cywilizacje, spełniając w ten sposób bezwiednie wolę Boga, który zostawił w naturze dobro i zło, zachowując dla siebie samego tajemnicę ich nieustannej walki. Ta zajadła i ucieszna dyskusja była poniekąd sabatem inteligencji. Między smutnymi konceptami, jakie sypały te dzieci rewolucji przy narodzinach dziennika, a pogwarkami wesołych pijaków przy narodzinach gargantui, była cała przepaść, jaka dzieli wiek XIX od XVI. Tamten przygotowywał zniszczenie śmiejąc się. Nasz śmiał się pośród ruin. Jak wywołacie tego młodego człowieka, który tam siedzi? Spytał rejent, wskazując Rafaela. Zdaje mi się, że go nazywają Valentin. Też się pan wybrał ze swoim Valentin! wykrzyknął śmiejąc się Emil. Rafael de Valentin, jeżeli łaska. Mamy w herbie złotego orła w czarnym polu ze srebrną koroną, dziób i pazury czerwone. Z tym pięknym godłem. Non secidit animus. Nie jesteśmy żadną znajdą, ale pochodzimy od cesarza Walensa, praszczura rodu Valentionis, założyciela miast Walencji w Hiszpanii i we Francji, prawdziwego dziedzica cesarstwa wschodu. Jeżeli pozwalamy królować Mahmudowi w Konstantynopolu, to wyłącznie z dobrej woli oraz dla braku pieniędzy i żołnierzy. Emil nakreślił widelcem w powietrzu koronę nad głowę Rafaela. Rejent zastanowił się przez chwilę, po czym zaczął dalej pić. Czyniąc gest, którym wyrażał, iż niepodobna mu wcielić do swej klienteli miasta Walencji, Konstantynopola, Mahmuda, cesarza Walensa i rodu Valentionis. Zniszczenie owych mrowisk, zwanych Babilonem, Tyrem, Kartaginą lub Wenecją, wciąż miażdżonych stopą przechodzącego olbrzyma, — Czyż nie jest ostrzeżeniem danym człowiekowi przez szyderczą potęgę? — rzekł Klaudiusz winią, coś w rodzaju niewolnika, zakupionego, iżby obstawiał buseta po pół franka od wiersza. — Mojżesz, Sylla, Ludwik XIV, Richelieu, Robespierre i Napoleon to może jeden i ten sam człowiek, który wędruje przez cywilizację niby kometa po niebie — odparł ballanszysta. Po co zgłębiać drogie opatrzności? rzekł kanalis, fabrykant ballat. Oho, jest już opatrzność wykrzyknął sceptyk, przerywając. Nie znam w świecie nic bardziej elastycznego. Ależ, drogi panie, Ludwik XIV wytracił więcej ludzi, aby założyć wodociągi w Maintenon niż konwent, aby sprawiedliwie rozłożyć podatki, zaprowadzić jedność prawa unarodowić Francję i ustanowić równy podział dziedzictwa. Powiadał Massol, młody człowiek, który dla braku zgłoseczki d przed nazwiskiem został republikaninem. Panie, odparł Moro z departamentu Oise, godny właściciel ziemski. Pan, który bierzesz krew za wino, czy tym razem zostawisz nam głowy na karku? Po co? Drogi panie, czy zasady porządku społecznego nie są warte jakichś ofiar? Piszo, słuchaj no, Imć, republikanin twierdzi, że głowa tego szlagona byłaby ofiarą, rzekł jakiś młody człowiek do sąsiada. Ludzie i wypadki są niczym, powiadał republikanin, wywodząc dalej swą teorię wśród czkawki. W polityce i filozofii istnieją jedynie zasady i idee. Cóż za okropność. Nie sprawiłoby panu żadnej przykrości zabijać swoich przyjaciół dla prostej hipotezy? Ba, mój panie. Człowiek, który ma wyrzuty, jest prawdziwym zbrodniarzem, bo ma jakieś pojęcie o cnocie. Podczas gdy Piotr Wielki, Książę Alba, to były systemy, a Korsarz Monbart był całą organizacją. Ale czy społeczeństwo nie mogłoby się obejść bez waszych systemów i organizacji? spytał Kanali. Och, zgoda, rzekł republikanin. Ech, wasza idiotyczna republika przyprawia mnie mdłości. Nie można spokojnie pokrajać kapłona, żeby się w nim nie natknąć na prawo agrarne. Twoje zasady są doskonałe, mój brutusiku nadziany truflami. Ale przypominasz mi mego lokaja. Hultaj ma taką manię czystości, że gdybym mu pozwolił szczotkować ubranie do skutku... Chodziłbym nago. Jesteście głupcy. Chcecie oczyścić naród wykałaczką, odparł amator republiki. Wedle was, sprawiedliwość byłaby niebezpieczniejsza niż złodzieje. He, he, rzekł adwokat Derrocher. Jacyż oni nudni z tą polityką, rzekł rejent Cardo. Zamknijcie drzwi. Nie ma wiedzy ani cnoty, które byłyby warte jednej kropli krwi. Gdybyśmy chcieli przeprowadzić likwidację prawdy, Okazałaby się może bankrutem. Och, z pewnością taniej by nam wypadło bawić się w złu niż kłócić się o dobre. To też oddałbym wszystkie mowy, wygłaszane na trybunie od czterdziestu lat za pstrąga, za powiastkę Perolta lub Szkic szarleta. Ma pan słuszność, podaj mi szparagi. Ostatecznie bowiem wolność rodzi anarchię. Anarchia wiedzie do despotyzmu. A despotyzm sprowadza do wolności. Miliony istot zginęły, nie mogąc zapewnić zwycięstwa żadnemu z tych systemów. Czyż to nie jest błędne koło, w którym świat będzie się zawsze kręcił? Kiedy człowiek myśli, że go ulepszył, po prostu tylko poprzestawiał rzeczy. Ha, ha! wykrzyknął wodewilista kursy. W takim razie, panowie, wznoszę zdrowie Karola X, ojca wolności. Czemu nie? Rzekł emil, kiedy despotyzm tkwi w prawach, wolność żyje w obyczajach i na odwrót. Pijmy tedy za głupotę władzy, która daje nam tyle władzy nad głupcami, rzekł bankier. Ech, panowie, Napoleon zostawił nam bodaj sławę! krzyczał oficer, który nigdy nie wypłynął z brest. Och, sława to smutny towar. Drogo kosztuje, a nie trzyma się długo. Byłażby ona egoizmem wielkich ludzi, tak jak szczęście jest egoizmem głupców? Panie, pan jesteś bardzo szczęśliwy. Pierwszy, który wymyślił rowy, był z pewnością człowiekiem słabym, bo społeczeństwo przynosi korzyść jedynie mizerakom. Pomieszczeni na dwóch krańcach świata moralnego, dziki i myśliciel mają jednaką odrazę do własności. Ślicznie wykrzyknął Cardo. Gdyby nie było własności, jakże można by sporządzać akta? Ten groszek jest fantastycznie rozkoszny. A nazajutrz znaleziono księdza martwego w łóżku. Kto mówi o śmierci? Nie żartujcie, ja mam wuja. Pogodziłbyś się pewnie z jego stratą. Nie w tym rzecz. Słuchajcie, panowie! Sposób zgładzenia wuja. Cicho! Słuchajcie, słuchajcie! Mieć najpierw grubego, tłuściutkiego wujaszka, to są najlepsi wujowie. Poruszenie. Nakarmić go pod jakimkolwiek pozorem pasztetem z gęsich wątróbek. Ech, mój wuj jest wysoki, chudy, skąpy i umiarkowany w jadle. Och, tacy wujowie to potwory nadużywające życia. I ciągnął pogromca wujów. Oznajmić mu w chwili trawienia upadłość jego bankiera. A jeśli nie poskutkuje? Puśćcie na ni ładną dziewczynę. A jeśli jest, rzekł inny, czyniąc gest negatywny, w takim razie to nie jest wuj. Wój jest z reguły figlarz. Wiecie, Malibran straciła dwie nuty. Nie, szanowny panie. Tak, szanowny panie. Och, och, tak i nie. Czyż to nie są dzieje wszystkich sporów religijnych, politycznych i literackich? Człowiek jest błaznem tańczącym nad przepaścią. Jeżeli pana dobrze rozumiem, to znaczy, że jestem głupcem. Przeciwnie, to dlatego, że mnie pan nie rozumie. Oświata. Ładna zabawka. Heinne Fettermach oblicza ilość drukowanych tomów przeszło na miliard, a życie człowieka nie pozwala przeczytać ani stu pięćdziesięciu tysięcy. Zatem wytłumaczcie mi, co znaczy słowo oświata. Dla jednych oświata znaczy znać imiona konia Aleksandra, Doga Beresilla, pana Akord, a nie znać imienia człowieka, któremu zawdzięczamy spław drzewa albo porcelanę. Dla drugich być oświeconym to umieć spalić testament i żyć jak uczciwy człowiek, kochany, Szanowany, zamiast ukraść zegarek jako recydywa z pięcioma obciążającymi okolicznościami i dać głowę na placu de la Grew jak człowiek znienawidzony i zhańbiony. Czy na tam zostanie? Och, jego współpracownicy mają dużo talentu. A Canali? To wielki człowiek, nie mówmy o nim. Jesteście pijani. Bezpośrednim następstwem konstytucji jest spłaszczenie inteligencji. Sztuki, nauki, pomniki, wszystko pożera przerażające uczucie egoizmu, trąd naszej epoki. Waszych trzystu mieszczuchów, obsiadających ławki parlamentu, będzie myślało jedynie o sadzeniu topoli. Despotyzm robi nielegalnie wielkie rzeczy. Wolność nie zadaje sobie nawet trudu robienia legalnie bardzo małych. Wasze zbiorowe nauczanie wybija z ludzi pięciofrankówki, przerwał absolutysta. W narodzie zniwelowanym przez oświatę Znikają indywidualności Jednakże, czy celem społeczeństwa nie jest Dostarczyć każdemu dobrobytu? Spytał Saint-Simonista Gdybyś pan miał pięćdziesiąt tysięcy franków renty Nie troszczyłbyś się o ludzi Napadła pana szlachetna miłość ludzkości? Jedź pan na Madagaskar Znajdziesz tam miły narodek, jeszcze świeży Do Saint-Simonizowania Sklasowania i wsadzenia do słoja ale tu każdy włazi zupełnie naturalnie w swoją przegródkę, jak gąsienica w swoją dziurę. Odźwierni to są odźwierni, a głupcy są głupcy. Nie trzeba im patentu z kolegium dobrych ojców. Ha, ha! Pan jesteś karlistą? Czemu nie? Lubię despotyzm. Znamionuje pewną pogardę dla rodzaju ludzkiego. Nie mam nienawiści do królów. Są tacy zabawni. Królować w swoim pokoju o trzydzieści milionów mil od słońca. Czy to nic? Streśćmy tedy ten szeroki pogląd na świat, rzekł uczony, który dla pouczenia roztargnionego rzeźbiarza zaczął rozprawę o narodzinach społeczeństw i o ludach pierwotnych. Na początku narodów siła była poniekąd materialna, jedna, gruba, po czym ze wzrostem skupień rządy zaczęły mniej lub więcej zręcznie rozkładać pierwotną władzę. Tak w odległej starożytności siła była w teokracji. Kapłani dzierżyli miecz i kadzielnicę. Później były dwa kapłaństwa kapłan i król. Dziś nasze społeczeństwo, ostateczny kres cywilizacji, rozdzieliło władzę wedle ilości kombinacji. Doszliśmy do sił zwanych przemysł, myśl, pieniądz, słowo. Postradawszy w ten sposób jedność. Władza dąży bez ustanku ku rozkładowi społecznemu, nie mającemu już innej zapory, prócz interesu. Toteż nie opierajmy się już ani na religii, ani na sile materialnej, ale na inteligencji. Czy książka zastąpi miecz? Czy dyskusja zastąpi czyn? Oto zagadnienie. Inteligencja zabiła wszystko, wykrzyknął Karlista. Daj pan pokój. Absolutna wolność wiedzie narody do samobójstwa. Nudzą się w tryumfie jak anglik milioner. Cóż wy nam powiecie nowego? Dziś ośmieszyliście wszelką władzę, a nawet stało się Rzeczą Pospolitą przeczyć istnieniu Boga. Nie ma już wiary. To też nasz wiek jest niby stary sultan strawiony rozpustą. W końcu wasz lord Byron, jako ostatni etap poetyckiej rozpaczy, Opiewał zbrodnicze namiętności. Czy wiesz, odparł Bianchon zupełnie pijany, że odrobina fosforu więcej albo mniej czyni geniusza lub zbrodniarza, inteligentnego człowieka lub idiotę, cnotliwego lub łajdaka? Jak można w ten sposób traktować cnotę? wykrzyknął kursi. Cnotę, temat wszystkich sztuk teatralnych, rozwiązanie wszystkich dramatów, postawę wszystkich trybunałów. — Ech, zamilcz, bydle! Twoja cnota to Achilles bezpięty, rzekł Biszu. Pić! — Chcesz się założyć, że wypiję butelkę szampana duszkiem? — Duszek? To miniatura ducha! — Pijani jak... jak... — mamrotał młody człowiek, pojąc obficie swoją kamizelkę. — Tak, panie! Obecny rząd zasadza się na tym, aby dać królować opinii publicznej. Opinia? Ależ to najwyuzdańsza z prostytutek. Wedle was, panowie moraliści i politycy, trzeba by bez ustanku przekładać wasze prawa nad naturę, opinie nad sumienie. Ech, wszystko jest prawdą, wszystko jest fałszem. Jeżeli społeczeństwo dało nam pierze do poduszek wyrównało to z pewnością dobrodziejstwem podagry tak samo jak wydało procedurę aby złagodzić sprawiedliwość a Katar w następstwie kaszmirowych szalów potworze rzekł emil przerywając mizantropowi jak można złożeczyć cywilizacji w obliczu tak rozkosznych win i potraw i leżąc brodą na stole Konsaj te sarne o złoconych rogach i kopytach, ale nie Konsaj swojej matki. Czy to moja wina, jeżeli katolicyzm pakuje w końcu milion bogów do worka z mąką? Jeżeli republika kończy się zawsze jakimś Napoleonem? Jeżeli królestwo mieści się między zamordowaniem Henryka IV a straceniem Ludwika XVI? Jeżeli liberalizm staje się Lafajetem? Całowałeś go w lipcu? Nie. Zatem milcz, sceptyku. Sceptycy to są najsumienniejsi ludzie. Nie mają sumienia. Co ty gadasz? Mają co najmniej dwa: sprzedawać niebo na pniu. Panowie, to genialna operacja handlowa. Starożytne religie były jedynie rozwinięciem rozkoszy fizycznej, ale my, myśmy rozwinęli duszę i nadzieję. Jest postęp. Ech, moi dobrzy przyjaciele, czego wy możecie oczekiwać od epoki obżartej polityką, rzekł Natan. Jaki był los historii cygańskiego króla i jego siedmiu zamków najbardziej uroczego pomysłu? To krzyknął znawca od drugiego stołu, to frazesy wyciągnięte na los szczęścia z kapelusza. Istna literatura dla wariatów. Jesteś głupiec! Jesteś błazen! Ho, ho, ha, ha! Pobiją się! Nie! Do jutra, mój panie! Nie, zaraz! odparł Natan. Spokój, spokój! Oba jesteście zuchy! A pan trzeci! rzekł ten, który wszczął zwadę. Nie mogą się nawet utrzymać na nogach! Co! Może nie stoję prosto! odparł wojowniczy Natan, wstając chwiejnie objął stół, tempym spojrzeniem, po czym jak gdyby wycieńczony tym wysiłkiem, opadł na krzesło, schylił głowę i siedział niemy. Czy to nie byłoby zabawne? Rzekł znawca do sąsiada, gdybym się bił o utwór, którego nigdy nie widziałem ani nie czytałem? Emilu, uważaj no na swoje ubranie. Twój sąsiad blednie, rzekł Biszu. Kant, powiada pan? Jeszcze jeden balon puszczony dla zabawy głupców. Materializm i spirytualizm to są dwie ładniutkie rakiety, którymi szarlatani w biuretach podbijają jednego i tego samego wolanta. Czy Bóg jest we wszystkim wedle Spinozy, czy też wszystko płynie z Boga wedle świętego Pawła? Głupcy. Otworzyć czy zamknąć drzwi? Czy to nie ten sam gest? Czy jaje bierze się z kury, czy kura z jaja? Podaj mi kaczkę. Oto cała wiedza. Głupcze, krzyknął uczony. Kwestię, którą podnosisz, rozstrzygnął już fakt. Jaki? Katedry profesorskie nie zostały stworzone dla filozofii, ale filozofia dla katedr. Weź okulary. Czytaj budżet. Złodzieje. Głupcy, oszusty. Tumany. Gdzież poza Paryżem znajdziecie równie żywą, równie szybką wymianę myśli? Wykrzyknął Biszu przesadnym basem. Dalej, Biszu, pokaż nam jaki kawał. Któryś z Twoich klasycznych numerów. Chcecie, abym wam pokazał wiek dziewiętnasty? Słuchajcie, cisza. Nałóżcie tłumiki na wasze ryje. Zamilczysz, Ty, Chińczyku. Dajcie mu wina i niech stuli pysk to dziecie. Dalej, Biszu. Artysta zapiął czarny frak pod szyję, wdział żółte rękawiczki puścił oko zezem i ułożył twarz w sposób mający wyobrażać ruuid du monde ale hałas pokrył jego głos niepodobna było dosłyszeć ani słowa z jego konceptów jeżeli nie przedstawił wieku przynajmniej przedstawił rwi nie rozumiał bowiem sam siebie siebie deser zjawił się jakby czarami Ustawiono na stole duży serwis ze złoconego brązu, pochodzący z pracowni Tomira. Smukłe postacie, wyposażone przez artystę kształtami, które przyjęto w Europie za wyraz idealnej piękności, podtrzymywały i dźwigały krzewy truskawek, ananasy, świeże daktyle, winogrona, brzoskwinie, pomarańcze przybyłe statkiem z Setubalu, granaty, chińskie owoce. Słowem, wszystkie niespodzianki zbytku, cuda sztuki cukierniczej, najsmakowitsze łakocie, najbardziej kuszące smakołyki. Kolory tych gastronomicznych obrazów podnosił blask porcelany, szlaki lśniące złotem, faliste linie wazonów. Wdzięczna niby płynne frędzle oceanu, zielona i lekka piana wieńczyła krajobrazy Pussina skopiowane w sewr. Całe państwo niemieckiego książątka nie opłaciłoby tego bezczelnego zbytku. Profuzja srebra, perłowej masy, złota, kryształów zjawiła się na nowo w innej formie, ale szkliste oczy i gadatliwa gorączka pijaństwa zaledwie pozwoliły biesiadnikom powziąć mgliste pojęcie o tej poezji godnej wschodniej bajki. Wina podane na deser. Przyniosły swój zapach i swój płomień. Oszałamiające trunki, upajające opary, które pogrążają myśl w jakimś mirażu i których potężne więzy pętają nogi, obezwładniają ręce. Kursy pochwycił róg i zaczął trąbić pobudkę. Był to niby sygnał dany przez diabła. Oszalałe zebranie zaczęło wyć, gwizdać, śpiewać, szemrać, krzyczeć, ryczeć. Pocieszne było widzieć, jak ludzie z natury weseli stali się posępni niby koniec tragedii krebillona, lub rozmarzeni jak marynarz w powozie. Inteligentni ludzie rozpowiadali swoje tajemnice ciekawym, którzy nie słuchali. Melancholicy uśmiechali się jak tancerki kończące swoje piruety. Klaudiusz Winią kołysał się jak niedźwiedź w klatce. Serdeczni przyjaciele bili się. Podobieństwa do zwierząt, wypisane na twarzach ludzkich, a tak ciekawie wykazane przez fizjologów, ujawniały się mglisto w gestach, w ruchach. Była tam gotowa książka dla jakiegoś biszata, który by się tu znalazł, trzeźwo i przytomnie. Gospodarz domu, czując się pijany, nie miał odwagi wstać. Przychwalał jedynie szaleństwu swych gości martwym grymasem, starając się zachować przyzwoitą i gościnną minę. Szeroka jego twarz, w tej chwili czerwonosina, prawie fioletowa, straszna, brała udział w powszechnym ruchu za pomocą wysiłków podobnych do kołysania się okrętu lub trzęsienia breku. — Czy pan ich zamordował? — spytał Emil. — Mówią... Że kara śmierci ma być zniesiona na intencje rewolucji lipcowej, odparł Tailfer, podnosząc brwi z miną pełną wraz z sprytu i głupoty. Ale czy pan ich nie widzi, kiedy we śnie? Nalegał Rafael. Już jest przedawnienie, rzekł morderca, spęczniały złotem. I na jego grobie, wykrzyknął Emil sardonicznie, przedsiębiorca pogrzebowy wyryje. Przechodniu użyć łzy jego pamięci. Och, dodał, dałbym chętnie pięć franków matematykowi, który by mi algebraicznie dowiódł istnienie piekła. Rzucił pieniądz w powietrze, wołając. Bóg albo nic! Orzeł czy reszka? Nie zaglądaj, rzekł Rafael, chwytając pieniądz. Kto wie? Przypadek jest tak figlarny. Niestety podjął Emil z żałośnie błazeńską miną. Nie widzę. Gdzie postawić nogę pomiędzy geometrią niedowiarka a paternoster papieża? Ba, pijmy, pij. Taka jest, o ile mi się zdaje, wyrocznia boskiej flaszy i służy za konkluzję panta Gruelowi. Paternoster, rzekł Rafael, dało nam naszą sztukę, nasze pomniki. Może naszą naukę i, większe jeszcze dobrodziejstwo, naszą nowoczesną formę rządu, w której wielka i twórcza społeczność znajduje cudowne przedstawicielstwo w pięciuset inteligencjach, gdzie przeciwstawiające się sobie siły zobojętniają się wzajem, zostawiając całą władzę cywilizacji: gigantycznej królowej zastępującej króla, ową dawną i straszliwą postać, rodzaj sztucznego losu, stworzonego przez człowieka między niebem a nim. W obliczu tylu spełnionych dzieł, ateizm robi wrażenie bezpłodnego szkieletu. Myślę o potokach krwi wylanych przez katolicyzm, rzekł chłodno Emil. Wziął nasze żyły i nasze serca, aby zrobić parodię potopu. Ale mniejsza. Wszelki człowiek, który myśli, powinien kroczyć pod sztandarami Chrystusa. On jeden uświęcił tryumf ducha nad materią. On jeden objawił nam poetycko ów pośredni świat, dzielący nas od Boga. Ty wierzysz? Podjął Rafael, spoglądając nań z nieokreślonym uśmiechem pijaństwa. A więc, aby się nie złapać, wznieśmy toast. Dies ignotis. I wypróżnili swoje kielichy wiedzy, kwasu węglowego, aromatu, poezji i niedowiarstwa. Jeżeli panowie zechcą przejść do salonu, kawa już jest podana, rzekł marszałek dworu. W tej chwili prawie wszyscy biesiadnicy tonęli w owej rozkosznej otchłani, gdzie światła ducha gasną, gdzie ciało uwolnione od swego tyrana oddaje się oszalałym rozkoszom swobody. Jedni, doszedłszy szczytu pijaństwa, Siedzieli posępni, starając się z wysiłkiem chwycić myśl, która by im potwierdziła ich własne istnienie. Grudzy, pogrążeni w martwocie zrodzonej z ciężkiego trawienia, byli zaprzeczeniem wszelkiego ruchu. Najwytrwalsi gębacze bełkotali jeszcze mętne słowa, których sens umykał się im samym. Jakieś refreny rozlegały się niby dźwięk automatu. Zniewolonego wyładować swoje sztuczne i bezduszne życie, cisza i hałas sparzyły się dziwacznie. Mimo to, słysząc dźwięczny głos lokaja, który w zastępstwie pana obwieszczał im nowe rozkosze, biesiadnicy wstali, porwani, podtrzymywani lub niesieni jedni przez drugich. Całe zebranie zatrzymało się przez chwilę nieruchome i oczarowane na progu. Wszystkie przepychy uczty zbladły wobec drażniącego widoku, jaki amfitrion zgotował najrozkoszliwszemu z ich zmysłów. Pod jarzącymi świecami złotego żyrandola, dokoła stołu, wykładanego emalią, grupa kobiet ukazała się nagle oczom osłupiałych biesiadników, których oczy zapłonęły na kształt diamentów. Bogate były stroje ale jeszcze bogatsze były te olśniewające piękności, wobec których znikały wszystkie cuda tego pałacu. Namiętne oczy tych dziewczyn, uroczych jak czarodziejki, były jeszcze żywsze niż potoki światła, ślizgające się po atłasowych firankach, białych marmurach i delikatnych brązowych rzeźbach. Serce zaczynało płonąć na widok kontrastu ich falujących włosów oraz ich pus. Tak różnych powabem i charakterem. Był to niby kląb kwiatów przeplatanych rubinami, szafirami i koralami, smuga czarnych przepasek na śnieżnych szyjach, lekkie szarfy bujające niby płomienie latarni, pyszne turbany skromnie wyzywające tuniki. Seraj ten stręczył pokusę wszystkim oczom, rozkosz wszelkiemu zachceniu. Tu tancerka w czarującej pozie zdawała się naga pod płynnymi fałdami kaszmiru. Tam przejrzysta gaza, tu mieniący się jedwab, kryły lub odsłaniały tajemne powaby. Małe, wąskie stópki mówiły o miłości. Świeże i czerwone usta milczały. Wątłe i skromne młode dziewczyny, rzekome dziewice, których ładne uczesanie oddychało klasztorną niewinnością, ukazywały się niby zjawy, które może rozwiać lada podmuch. Następnie arystokratyczne piękności o dumnym spojrzeniu, ale omdlewające, wątłe, smukłe, pochylały głowy, jak gdyby miały jeszcze na sprzedaż królewskie poparcie. Angielka Biała i czysta, eteryczna postać spłynęła z chmur osjana, podobna do anioła melancholii, do wyrzutu uchodzącego przed zbrodnią. Paryżanka, której cała piękność leży w nieuchwytnym wdzięku, dumna ze swego stroju i dowcipu, zbrojna swą wszechpotężną słabością, giętka i twarda. Syrena bez serca i zmysłów, ale umiejąca sztucznie stworzyć skarby namiętności i podrabiać akcenty serca, również znalazła się w tym niebezpiecznym zebraniu, gdzie lśniły jeszcze i Włoszki, spokojne na pozór i zachowujące czyste sumienie w swoim szczęściu. Wspaniałe Normandki o pysznych kształtach, południowe kobiety o czarnych włosach, o ślicznie wyciętych oczach. Rzekłbyś piękności Wersalu zwołane przez Lebela, od rana zastawiające wszystkie swoje sidła, przybywszy niby gromada wschodnich niewolnic zbudzonych głosem kupca, aby ruszyć o świcie. Stały zmieszane, zawstydzone, cisnąc się koło stołu niby pszczoły brzęczące w ulu. To lękliwe zakłopotanie, mające wraz coś z wyrzutu i zalotności było albo jakąś wyrachowaną pokusą albo mimowolnym wstydem może jakieś uczucie którego kobieta nie wyzbywa się nigdy w zupełności nakazywało im otulić się w płaszcz cnoty, aby dać więcej wdzięku i smaku hojności występku to też zamach uknuty przez starego tailfera wydawał się chybiony tych ludzi bez skrupułów Podbił w pierwszej chwili majestat potęgi, jaka stroi kobietę. Szmer podziwu rozległ się niby najsłodsza muzyka. Miłość nie dotrzymywała kroków podróży pijaństwu. W miejsce huraganu namiętności, biesiadnicy, zaskoczeni w słabej chwili, poddali się upojeniom rozkosznej ekstazy. Na głos poezji, która zawsze ma nad nimi władzę, Artyści poczęli z zachwytem rozbierać delikatne odcienie tych wybranych piękności. Obudzony myślą, zrodzoną może z oparów szampańskiego wina, filozof zadrżał na myśl o nieszczęściach, jakie niosły te kobiety, godne może niegdyś najczystszych hołdów. Każda z nich miała z pewnością jakiś krwawy dramat do opowiedzenia. Prawie wszystkie przynosiły piekielne tortury. Wlokły za sobą mężczyzn bez sumienia, zdradzone przysięgi, rozkosze okupione nędzą. Biesiadnicy zbliżyli się grzecznie, wnet nawiązały się rozmowy, tak samo rozmaite jak charaktery. Utworzyły się grupy, rzekłbyś wykwintny salon, gdzie młode panie i panienki podają gościom po obiedzie kawę, likiery i cukry, mające im pomóc w mozołach pracowitego trawienia. Ale niebawem tu i ówdzie rozległ się śmiech. Szmer wzmógł się, głosy zabrzmiały hałaśliwiej. Orgia, stłumiona przez jakiś czas, groziła rozpoczęciem się na nowo. Te kolejne fazy ciszy i zgiełku miały niejakie podobieństwo z symfonią Beethovena. Siedząc na miękkiej Otomanie, dwaj przyjaciele ujrzeli zbliżającą się ku nim wysoką i zgrabną dziewczynę o wspaniałej postawie o fizjonomii dość nieregularnej, ale uderzającej i wyrazistej, przemawiającej do duszy silnymi kontrastami. Czarne jej włosy, splecione w lubieżny węzeł, jak gdyby świeżo przebyły batalię miłosną, spadały lekkimi puklami na szerokie barki, na których oko spoczywało z przyjemnością. Długie ciemne pasma na wpół otulały majestatyczną szyję, po której światło ślizgało się raz po raz, ujawniając delikatność jej ślicznych zarysów. Matowo blada skóra uwydatniała gorące tony jej żywych kolorów. Oko zbrojne długimi rzęsami rzucało śmiałe płomienie, iskry miłości. Czerwone, wilgotne i rozchylone usta wzywały pocałunków. Dziewczyna ta miała kibić dość tęgą, ale rozkosznie elastyczną. Biust i ramiona były wspaniale rozwinięte, jak u pięknych postaci karasza. Mimo to, zdawała się gipka i zręczna. Siła jej pozwoliła zgadywać w niej zwinność pantery, tak samo jak krzepka wytworność jej kształtów przyrzekała palące rozkosze. Mimo, że ta dziewczyna musiała umieć śmiać się i baraszkować. W oczach jej i uśmiechu było coś przerażającego. Podobna owym prorokiniom nawiedzonym przez demona, raczej budziła zdumienie niż zachwyt. Wszystkie wyrazy przesuwały się tłumnie, niby błyskawicami po jej ruchliwej twarzy. Oczarowałaby może zużytego rozpustnika, ale młody człowiek zląkłby się jej. Był to olbrzymi posąg spadły gdzieś z wyżyn jakiejś greckiej świątyni. Wspaniały na odległość, ale gruby z bliska. Bądź co bądź, piorunująca jej uroda musiała budzić niedołężnych, głos jej czarować głuchych, spojrzenie jej musiało ożywiać rządzą martwe szkielety. To też Emil porównywał ją do jakiejś tragedii Szekspira, cudownego arabesku, gdzie radość życia wyje, gdzie miłość ma coś dzikiego gdzie czarodziejstwo wdzięku i płomień szczęścia następują po krwawych wybuchach gniewu potwór, który umie kąsać i pieścić, śmiać się jak szatan, płakać jak anioł, dawać w jednym uścisku wszystkie pokusy kobiece, wyjąwszy westchnienia melancholii i czarownych skromności dziewiczych. Potem w jednej chwili wyć, rozdzierać sobie łono. Łamać swoją namiętność, swego kochanka i wreszcie niszczyć samą siebie, jak czyni zbuntowany lud. Ubrana w czerwoną aksamitną suknię, deptała niedbale nogą parę kwiatków opadłych już z głowy jej towarzyszek i wzgardliwą ręką podała srebrną tacę. Dumna ze swej piękności, dumna może ze swego zepsucia, ukazywała białe ramię odcinające się żywo na aksamicie. Była tam niby królowa rozkoszy, niby obraz ludzkiej radości życia, radości, która trwoni skarby nagromadzone przez trzy pokolenia, która śmieje się na trupach, drwi sobie z przodków, połyka perły i trony, przemienia młodzieńców w starców, a często starców w młodzieńców. Tej radości, dozwolonej jedynie olbrzymom, zmęczonym władzą, Doświadczonym myślą lub tym, dla których wojna stała się niby zabawką. Jak się nazywasz? spytał Rafael. Akwilina. Ho, ho. Przybywasz z Wenecji Ocalonej? wykrzyknął Emil. Tak, odparła. Tak samo jak papieże przybierali nowe imiona, wznosząc się ponad ludzi, tak i ja wzięłam nowe imię, wznosząc się ponad wszystkie kobiety. Czy masz? Jak twoja patronka szlachetnego i groźnego spiskowca, który by cię kochał i umiał umrzeć dla ciebie? Spytał żywo Emil, obudzony tym cieniem poezji. Miałam, odparła, ale gilotyna była mą rywalką. To też mieszam zawsze jakiś parę czerwonych szmatek w mój strój, aby wesołość moja nie szła za daleko. Och. Jeżeli jej pozwolicie, opowiadać historię czterech młodych ludzi z La Rochelle, nigdy nie skończy. Cicho sieć Akwilino, każda kobieta płacze po jakimś kochanku, ale nie każda ma, jak ty, to szczęście, że go straciła na rusztowaniu. Och, wolałabym raczej wiedzieć, że mój leży w rowie w klamart niż w łóżku rywalki. Słowa te wyrzekła słodkim i melodyjnym głosem. Najniewinniejsza, najładniejsza i najmilsza istota, jaka pod dotknięciem czarodziejskiej różdżki wykluła się kiedyś z zaklętego jajka. Podeszła cichym krokiem, ukazując delikatną twarzyczkę, smukłą kibić, błękitne i czarujące skromnością oczy, świeże i czyste skronie. Młoda najda, gdy się wymknie ze źródła, nie bardziej jest lękliwa. Biała i naiwna niż ta dziewczyna, która wyglądała na 16 lat. Zdawała się nie znać co zło, nie wiedzieć o miłości ani burzach życia i przybywać z kościoła, gdzie modliła się do aniołów, aby ją wcześniej zabrali do nieba. Jedynie w Paryżu spotyka się te istoty o niewinnej twarzy, kryjące najgłębsze skażenie najwymyślniejsze zepsucie pod czołem tak słodkim, tak tkliwym jak kwiat stokroci. Zwiedzeni w pierwszej chwili obietnicami wypisanymi w lubych powabach tej młodej dziewczyny, Emil i Rafael przyjęli kawę, którą im nalała do filiżanek podanych przez akwilinę i wdali się z nią w rozmowę. Jakaś złowroga aluzja, która padła z jej ust, do reszty przeobraziła w oczach dwóch poetów oblicze ludzkiego życia. Surowej i namiętnej fizjonomii swej imponującej towarzyszki przeciwstawiła obraz owego zimnego zepsucia, okrutnego w rozkoszy, dość szalonego, aby popełnić zbrodnie, a dość silnego, aby się z niej śmiać. Demona bez serca, który karze bogate i tkliwe dusze za to, że odczuwają wzruszenia jemu odjęte, który zawsze znajdzie jakiś grymas miłości do sprzedania, łzy na pogrzeb swej ofiary, a radość wieczorem przy czytaniu jej testamentu. Poeta zachwyciłby się piękną akwiliną. Cały świat powinien by uciekać przed wzruszającą eufrazją. Jedna była duszą zepsucia. Druga ze psuciem bez duszy. Chciałbym wiedzieć, rzekł Emil do tego ślicznego stworzonka, czy ty czasem myślisz o przyszłości? Przyszłość odparła śmiejąc się. Co pan nazywa przyszłością? Po co myśleć o tym, co jeszcze nie istnieje? Nie patrzę nigdy ani wstecz, ani przed siebie. Czy to już nie za wiele zaprzątać się całym dniem naraz? Zresztą przyszłość. Znamy ją. To szpital. Jak możesz przewidywać szpital, a nie starać się go uniknąć? wykrzyknął Rafael. Co jest w szpitalu tak strasznego? spytała Akwilina. Kiedy kobieta nie jest matką ani żoną, kiedy starość ustroi nas w czarne pończochy i zmarszczki na czole, zważy wszystko, co jest w nas kobiecego i zgasi radość w spojrzeniach naszych kochanków, czegóż mogłybyśmy potrzebować? Wówczas Widzicie w nas z całego naszego stroju jedynie pierwotne błoto chodzące na dwóch nogach zimne suche zgniłe i wydające przy każdym kroku szelest ze schłych liści Najpiękniejsze materie stają się nam łachmanem ambra która wypełniała buduar rozkoszną wonią nabiera zapachu śmierci i trąci szkieletem Wreszcie jeżeli znajdzie się serce w tym błocie Plujecie w nie wszyscy, nie pozwalacie nam nawet na wspomnienie. To też w tej epoce życia czy mieszkamy w bogatym pałacu, pielęgnując pieski, czy też w szpitalu, iskając łachmany, czyż egzystencja nasza nie jest zupełnie jednaka? Kryć swoje siwe włosy pod kraciastą chustką lub pod koronką zamiatać ulicę miotłą lub stopnie tuilerii atłasem. Siedzieć przy złoconym kominku lub grzać się przy garnku z węglami, przyglądać się egzekucji na placu de la Grève lub iść do opery. Czyż to taka różnica? Akwilina mija. Nigdy tak mądrze nie mówiłaś w swojej desperacji, odparła Eufrazja. Tak: kaszmiry, weliny, perły, złoto, jedwab, zbytek, wszystko co błyszczy, co się podoba, do twarzy jest tylko młodości. Jedynie czas mógłby mieć rację przeciw naszym szaleństwom, ale szczęście nas rozgrzesza. Śmiejecie się z tego, co mówię, rzekła, rzucając dwóm przyjaciołom jadowite spojrzenie. Czy nie mam racji? Wolę raczej umrzeć z rozkoszy niż z choroby. Nie mam ani mani wiecznego trwania, ani zbytniego szacunku dla rodzaju ludzkiego, wedle tego, co Bóg z nim wyprawia. Dajcie mi miliony. Schrupię je nie schowałabym ani centyma na przyszły rok. Żyć, aby się podobać i panować, oto wyrok, jaki głosi każde uderzenie mego serca. Społeczeństwo przyznaje mi słuszność, czyż nie zasila wciąż mego marnotrawstwa? Czemu dobry Bóg daje mi co rano rentę od tego, co wydam przez wieczór? Po co budujecie nam szpitale? Nie postawił nas chyba między dobrem a złem po to, abyśmy wybierali to, co nas rani lub nudzi. Byłabym tedy bardzo głupia, gdybym się nie bawiła. A drudzy? Rzekł Emil. Drudzy? Ba. Niech sobie radzą. Wolę śmiać się z ich cierpień, niż musieć płakać nad moimi. Wzywam mężczyzn, niech spróbują mi zrobić najmniejszą przykrość. Cóżeś ty wycierpiała, aby myśleć w ten sposób? Spytał rafael ja porzucono mnie dla spadku rzekła przybierając pozę uwydatniającą wszystkie jej uroki, a wszakże trawiłam noce i dnie na pracy, aby wyżywić mego kochanka, nie dam się już złapać na żaden uśmiech na żadną obietnicę chcę zrobić z mego życia jedynie długi karnawał, ależ wykrzyknął rafael, czy szczęście nie płynie z duszy ba. Odparła Akwilina. Czy to nic widzieć się podziwianą, otoczoną pochlebstwem, tryumfującą nad wszystkimi kobietami, nawet najcnotliwszymi? Miażdżyć je naszą pięknością, naszym bogactwem? Zresztą żyjemy więcej w jednym dniu niż poczciwa kumoszka w dziesięć lat. To rozstrzyga wszystko. Czy kobieta wyzuta z cnoty nie jest wstrętna? rzekł Emil do Rafaela. Eufrazja obrzuciła go spojrzeniem żmii i odparła z akcentem niezrównanej ironii. Cnota! Zostawmy ją brzydkim i ułomnym. Cóż by miały inaczej te biedactwa? Zamilcz, wykrzyknął Emil. Nie mów o tym, czego nie znasz. A nie znam, odparła Eufrazja. Oddawać się całe życie obmierzłemu człowiekowi. Wychowywać dzieci, które nas opuszczą i mówić im dziękuję, kiedy nas zgodzą w serce, oto cnoty, jakie nakładacie kobiecie. I jeszcze, aby ją nagrodzić za jej wyrzeczenie, narzucacie jej męczarnie, starając się ją uwieść. Jeżeli się oprze, kompromitujecie ją. Ładne życie. Lepiej już zostać wolną, kochać tych, którzy nam się podobają i umrzeć młodo. Nie obawiasz się zapłacić za to kiedyś? Więc cóż, odparła, zamiast mieszać uciechy ze zgryzotami, dzielę moje życie na dwie połowy młodość, niezaprzecznie wesoła, no i jakaś tam niepewna starość, w czasie której wycierpie się dosyta. Ona nie kochała, rzekła Aquilina głębokim tonem. Nie zrobiła nigdy stu mil, aby pochłonąć z najwyższą rozkoszą jedno spojrzenie i jedną odmowę. Nie wiązała życia do włoska ani nie próbowała zakłuć sztyletem kilku ludzi po to, by ocalić swego pana, swego władcę, swego boga. Dla niej miłość to był ładny oficerek. Eh, ty La Rochelle, odparła Eufrazja. Miłość jest jak wiatr. Nie wiemy, skąd przychodzi. Zresztą, gdyby cię dobrze kochało, miłe bydlątko, nabrałabyś wstrętu do inteligentnych ludzi. Kodeks zabrania nam kochać się z bydlętami, rzekła akwilina ironicznie. Myślałam, że jesteś pobłażliwsza dla wojskowych, wykrzyknęła Eufrazja ze śmiechem. Jakie one szczęśliwe, że mogą tak wyzuć się z rozumu, zawołał Rafael. Szczęśliwe, rzekła akwilina z uśmiechem litości, grozy, rzucając dwóm przyjaciołom straszliwe spojrzenie. Och. Nie wiecie, co to znaczy być skazaną na wesołość ze śmiercią w duszy. W tej chwili widok salonów przywodził na myśl owo pandemonium Miltona. Błękitne płomienie ponczu barwiły piekielnym tonem twarze tych, którzy mogli jeszcze pić. Szalone tańce, podsycane dziką energią, budziły śmiechy i krzyki, rozlegające się niby trzask fajerwerków. Salonik i buduar, zawolone trupami i umierającymi, wyglądały jak pole bitwy. Powietrze było gorące od wina, rozkoszy i słów. Pijaństwo, miłość, szał, zapomnienie o świecie były w sercach, na twarzach, wypisane na dywanach, wyrażone nieładem i powlekały wszystkie spojrzenia lekką zasłoną, przez którą widziało się w powietrzu odurzające opary. Wzniósł się jak w świetlnych smugach, znaczonych promieniem słońca, błyszczący pył, w którym igrały najbardziej kapryśne kształty. Toczyły się najpocieszniejsze walki. Gdzie niegdzie grupy splecionych ciał mieszały się z białymi marmurami, szlachetnymi arcydziełami rzeźby, zdobiącymi apartamenty. Mimo iż dwaj przyjaciele zachowali jeszcze jakąś zwodną trzeźwość myśli i członków, ostatni dreszcz, blady cień życia, niepodobna im było rozpoznać, co jest realnego w dziwacznych urojeniach, możliwego w nienaturalnych obrazach, przesuwających się wciąż przed ich zmęczonymi oczyma. Niebo duszne od naszych marzeń, paląca błogość, jakiej nabierają twarze w naszych wizjach, zwłaszcza jakaś dziwna zwinność spętana łańcuchami, Słowem, najbardziej niezwykłe zjawiska snu obiegły ich tak żywo, że wzięli igraszki tej orgii za urojenia koszmaru, w którym ruch odbywa się bez hałasu, gdzie krzyki stracone są dla ucha. W tej chwili zaufanemu pokojowcowi udało się nie bez trudu ściągnąć pana do przedpokoju i szepnąć mu: Proszę pana. Wszyscy sąsiedzi wyglądają z okien i skarżą się na hałas. Jeżeli boją się hałasu, czy nie mogą posypać słomy przed bramą? Wykrzyknął Thalfer. Rafael parsknął nagle śmiechem tak niewczesnym i nieoczekiwanym, że przyjaciel spytał go o przyczynę tej brutalnej uciechy. Niełatwo byś mnie zrozumiał, odparł. Przede wszystkim musiałbym ci wyznać, że zatrzymaliście mnie na Kwai Voltaire w chwili, gdy miałem się rzucić do Sekwany i chciałbyś zapewne poznać pobudki mojej śmierci. Ale gdybym dodał, że za pomocą bajecznego niemal przypadku, najbardziej poetyczne szczątki materialnego świata streściły się w moich oczach w symbolicznym wykładzie mądrości ludzkiej. Podczas gdy w tej chwili resztki wszystkich intelektualnych skarbów, któreśmy splądrowali przy stole, Kończą się na tych dwóch kobietach, żywym i oryginalnym wyrazie szaleństwa, i że nasza głęboka obojętność dla ludzi i rzeczy posłużyła za przejście do mocno zabarwionych obrazów dwóch tak zupełnie przeciwnych sobie systemów egzystencji. Czy dużo byś zmądrzał? Gdybyś nie był pijany, ujrzałbyś w tym morze jedynie traktat filozoficzny. Gdybyś nie miał obu nóg na tej czarującej akwilinie, której chrapanie ma coś z pomruku nadciągającej burzy, odparł Emil, sam bawiąc się splątaniem i rozplątaniem włosów eufrazji, nie bardzo świadom zresztą tej niewinnej zabawy, zawstydziłbyś się swego pijaństwa i swego gadulstwa. Twoje dwa systemy mogą zmieścić się w jednym zdaniu i sprowadzają się do jednej myśli. Proste i mechaniczne życie wiedzie do jakiejś niedorzecznej mądrości. Dławiąc naszą inteligencję pracą. Podczas gdy życie strawione w pustce abstrakcji lub w przepaściach świata moralnego wiedzie do jakiejś mądrości szalonej. Słowem, zabić uczucia, aby żyć długo lub też umrzeć młodo, przyjmując męczeństwo namiętności. Oto nasz wyrok. A i ta sentencja walczy z temperamentami, jakie nam dał ów tęgi któremu zawdzięczamy kształty wszystkich stworzeń. Głupcze, przerwał Rafael, streszczaj dalej samego siebie w ten sposób, a napiszesz tomy. Gdybym miał pretensję ująć ściśle te dwie myśli, powiedziałbym ci, że człowiek psuje się przez użytek rozumu, a oczyszcza się nieświadomością. To znaczy, wytaczać proces społeczeństwu. Ale czy będziemy żyli z mądrymi, czy ginęli z szalonymi? Czy wynik nie jest wcześniej lub później ten sam? To też wielki abstraktor kwintesencji streścił niegdyś te dwa systemy w dwóch słowach: Karymary Karymara. Każesz mi zwątpić o wszechmocy Boga, jesteś bowiem bardziej głupi niż On potężny odparł Emil. Nasz kochany Rabelas rozwiązał tę filozofię słówkiem krótszym niż karymary karymara mianowicie owym być może z którego Montajn wziął swoje cóż ja wiem. A i tak te ostateczne wyrazy naszej wiedzy moralnej są wszakże jedynie owym wykrzyknikiem pyrrona, zawieszonego między złem a dobrem, jak osioł burydana między dwiema miarami owsa. Ale zostawmy tę wiekuistą dyskusję, która skończy się dziś na tak i nie. Cóż za doświadczenia chciałeś dokonać, rzucając się do sekwany? Czy byłeś zazdrosny o machinę hydrauliczną z mostu Notre Dame? Och, gdybyś ty znał moje życie. Och, wykrzyknął Emil. Nie myślałem, że jesteś taki banalny. Ten frazes jest mocno zużyty. Czy nie wiesz, że wszyscy mamy pretensje do tego, że cierpimy o wiele więcej od drugich? Ach, westchnął Rafael. Ależ ty jesteś skończony błazen ze swoim. Ach, no gadaj. Czy jaka choroba duszy lub ciała zmusza cię co rano ściągać skurczem twoich mięśni konie, które wieczór mają cię rozszarpać, jak niegdyś da mięsa? Czy zjadłeś własnego psa na surowo bez soli, na swoim poddaszu? Czy twoje dziecko mówiło ci, kiedy jestem głodny? Czy sprzedałeś włosy kochanki, aby iść grać? Czy spieszyłeś, kiedy do fałszywego mieszkania płacić fałszywy weksel, wystawiony na nazwisko fałszywego wuja z obawą, że przybędziesz za późno? Gadaj. Słucham, jeżeliś się chciał rzucić w wodę dla kobiety, dla protestowanego weksla lub znudów, wyrzekam się ciebie. Wyspowiadaj się, nie kłam. Nie żądam od ciebie pamiętników historycznych. Bądź zwłaszcza tak zwięzły, jak tylko pozwoli ci twoje pijaństwo. Jestem wymagający jak czytelnik, a skłonny do senności jak kobieta na nieszporach. Biedny głupcze, rzekł Rafael. Od kiedyż to cierpienia nie mierzą się wedle wrażliwości? Kiedy osiągniemy ten stopień wiedzy, który nam pozwoli pisać historię naturalną serc, mianować je, dzielić na rodzaje, gatunki, rodziny, skorupiaki, skamieniałe, jaszczurki, wymoczki, na czy ja wiem co, wówczas, mój zacny przyjacielu, stanie się rzeczą dowiedzioną, że istnieją serca czułe, delikatne jak kwiaty, łamiące się jak one od lekkiego trącenia, którego inne serca. Mineralne nawet nie odczują. Och! Przez litość! Oszczędź mi przedmowy! Rzekł Emil z miną na wpół śmiejącą, na wpół miłosierną, biorąc Rafaela za rękę. Rękę. Dwa. Kobieta bez serca. Przetrwawszy chwilę w milczeniu, Rafael uczynił niedbały gest i rzekł. Nie wiem doprawdy, czy nie trzeba przypisać oparom wina i ponczu tej jakiejś jasności wzroku, która pozwala mi objąć w tej chwili całe moje życie niby obraz, w którym wiernie są oddane postacie, barwy, cienie, światła, półtony. Ta poetycka gra mojej wyobraźni nie dziwiłaby mnie, gdyby jej nie towarzyszył jakiś odcień wzgardy dla moich minionych cierpień i radości. Widziane na odległość. Życie moje jak gdyby kurczy się wskutek pewnego zjawiska psychicznego. Ową długą i powolną mękę, która trwała dziesięć lat, da się dziś oddać w kilku zdaniach, w których cierpienie będzie już tylko myślą, a przyjemność filozoficzną refleksją. Rozumuję, zamiast czuć. Ja jesteś nudny jak komentarz do paragrafu, wykrzyknął Emil. Być może, odparł Rafael spokojnie. To też, aby nie nadużywać twoich uszu, oszczędzę ci pierwszych siedemnastu lat mego życia. Aż do tej pory żyłem jak ty, jak tysiąc innych, owym życiem konwiktu, którego urojone niedole i rzeczywiste uciechy stanowią czar naszych wspomnień, piękne życie, na którego pracę spoglądamy z lekceważeniem, a które wszakże nauczyło nas pracować. Przejdź do dramatu. Rzekł Emil z miną półkomiczną, a półżałosną. Kiedy mu opuścił kolegium, ciągnął Rafael, prosząc gestem o pozwolenie mówienia dalej. Ojciec ujął mnie w karby surowej dyscypliny. Pomieścił mnie w pokoju przylegającym do jego gabinetu. Kładłem się spać o dziewiątej wieczór, a wstawałem o piątej rano. Ojciec życzył sobie, abym porządnie przeszedł prawo. Chodziłem równocześnie na kursa i do adwokata. Ale zajęcia moje były tak ściśle zamknięte w prawidłach czasu i przestrzeni, i ojciec żądał przy obiedzie tak ścisłego rachunku z. Co mnie to może obchodzić? przerwał Emil. Ech, niechże cię diabli porwą, odparł Rafael. W jakiś sposób zdołasz pojąć moje uczucia, jeżeli ci nie opowiem nieuchwytnych faktów, które oddziałały na mą duszę? Wycisnęły w niej piętno lęku i utrzymały mnie długo w młodzieńczej naiwności. Zatem aż do dwudziestego roku uginałem się pod despotyzmem tak zimnym, jak despotyzm reguły klasztornej. Aby ci objaśnić smutek mego życia, wystarczy może odmalować ci mego ojca. Wysoki, szczupły i suchy mężczyzna. Ostry profil, blada cera. Zwięzły w słowach, dokuczliwe jak stara panna drobiazgowy jak biurokrata. Ojcostwo jego bujało nad mymi płochymi i radosnymi myślami i zamykało je niby pod słomianą kopułą. Kiedy się chciałem doń zbliżyć z miękkim i tkliwym uczuciem, przyjmował mnie jak dzieciaka, który ma powiedzieć głupstwo. Lękałem się go o wiele więcej niż niegdyś lękaliśmy się naszych nauczycieli. Miałem dla niego zawsze osiem lat. Mam uczucie, że widzę go jeszcze przed sobą. W swoim brązowym surducie, w którym trzymał się prosto jak świeca, podobny był do wędzonego śledzia zawiniętego w brunatną okładkę pamfletu. Mimo to kochałem ojca. W gruncie był sprawiedliwy. Być może surowość nie działa odpychająco, kiedy usprawiedliwia ją tęgi charakter, czystość obyczajów i kiedy kojarzy się zręcznie z dobrocią. Jeżeli ojciec nie zostawiał mnie nigdy samego, jeżeli aż do dwudziestego roku nie zostawił mi nigdy do rozporządzenia dziesięciu franków, dziesięciu głupich franków, olbrzymi skarb, którego daremnie upragnione posiadanie budziło we mnie marzenia o niewysłowionych rozkoszach, starał się bodaj dostarczyć mi jakichś rozrywek. Zapowiedziawszy mi taką przyjemność na kilka miesięcy z góry, prowadził mnie do teatru na koncert. Na bal, gdzie spodziewałem się spotkać kochankę. Kochanka, to znaczyło dla mnie niezależność. Ale nieśmiały i wstydliwy, nie posiadając jeszcze języka salonów i nie znając tam nikogo, wracałem do domu z sercem wciąż równie dziewiczym i równie wezbranym od pragnień. Potem, nazajutrz, okulbaczony przez ojca niby koń żołnierski, znów szedłem od rana do adwokata. Na wykłady, do sądu. Chcieć zboczyć z jednostajnej drogi, jaką wytyczył mi ojciec, znaczyło narazić się na jego gniew. Groził mi, że za pierwszym wykroczeniem wsadzi mnie jako majtka na statek płynący na antyle. To też odczuwałem straszliwy lęk, kiedy się przypadkiem dał wyciągnąć na parę godzin na jakąś rozrywkę. Wystaw sobie najbardziej nieokiełznaną wyobraźnię, serce wezbrane po brzegi miłością. Duszę najtkliwszą, umysł najbardziej poetycki. Wciąż w obliczu człowieka w najwyższym stopniu szorstkiego, żółciowego, oziębłego. Słowem, skojarz młodą dziewczynę ze szkieletem, a pojmiesz istnienie, którego ciekawe sceny mogę ci tylko opowiedzieć. Plany ucieczki rozwiewające się na widok ojca, rozpaczę ukojone snem, dławione pragnienia. Posępne melancholie rozpraszające się w muzyce. Niedole moje parowały ze mnie w melodiach. Beethoven i Mozart byli często mymi dyskretnymi powiernikami. Dziś uśmiecham się, przypominając sobie wszystkie przesądy, które niepokoiły moje sumienie w owej epoce niewinności i cnoty. Gdybym przekroczył próg restauracji, myślałbym, że jestem zrujnowany. Kawiarnia przedstawiała się mej wyobraźni jako przybytek rozpusty, gdzie ludzie tracą honor i majątek. Co się tyczy ryzykowania pieniędzy w grze, trzeba by je mieć. Och, gdybym cię nawet miał uśpić, muszę ci opowiedzieć jedną z najstraszliwszych radości mego życia, jedną z owych radości zbrojnych szponami i zatapiających je nam w sercu jak rozpalone żelazo wpija się w bark skazańca. Byłem na balu u księcia de Navarre, krewniaka mego ojca. Ale iżbyś mógł dobrze zrozumieć moje położenie, dowiedz się, że miałem wytarte ubranie, koślawe trzewiki, drelichowy krawat i znoszone rękawiczki. Zaszyłem się w kąt, aby móc swobodnie jeść lody i przyglądać się ładnym kobietom. Ojciec spostrzegł mnie. Wiedzionym myślą, której nigdy nie odgadłem, tak bardzo oszołomił mnie ten akt zaufania, oddał pod moją pieczę swoją sakiewkę i klucze. O dziesięć kroków ode mnie kilku mężczyzn grało. Słyszałem brzęk złota. Miałem dwadzieścia lat. Marzyłem, aby spędzić jeden cały dzień, nurzając się w występkach mego wieku. Była to rozpusta ducha, której analogii nie znalazłoby się ani w kaprysach kurtyzany, ani w marzeniach młodej panny od roku marzyłem siebie samego w wykwintnym stroju w powozie z piękną kobietą przy boku z pańską miną na obiedzie u weriego wieczorem w teatrze zdecydowany byłem nie wrócić do ojca aż na zajutrz ale uzbrojony intrygą bardziej zawiłą niż samo wesele figara i w której niepodobna było mu się rozeznać Oszacowałem całą tę rozkosz na pięćdziesiąt talarów. Czyż nie byłem jeszcze pod naiwnym urokiem studenckich wybryków? Schroniłem się tedy do buduaru, gdzie sam, z płonącymi oczyma, z drżącymi rękami, policzyłem ojcowskie pieniądze. Sto talarów. Jak gdyby wywołane tą sumą rozkosze mojej eskapady zjawiły się przede mną, tańcząc, jak magbetowe czarownice w koło swego kotła ale kuszące, drżące, urocze. Uczułem się zdecydowanym łajdakiem. Nie zważając ani na huczenie w uszach, ani na przyspieszone bicie mego serca, wziąłem dwie dwudziestofrankówki, które widzę jeszcze. Daty na nich były zatarte, a twarz Bonapartego krzywiła się szyderczo. Włożywszy sakiewkę z powrotem do kieszeni, Podszedłem do stołu gry trzymając dwie sztuki złota w wilgotnej dłoni i krążyłem dokoła graczy jak jastrząb nad kurnikiem, dręczony nieopisanym lękiem powiodłem dokoła siebie szybkie i bystre spojrzenie. Pewien, że nikt znajomy mnie nie widzi, postawiłem za jakimś tłustym i owialnym człowieczkiem, na którego głowie skupiłem więcej modłów i życzeń, niż się ich wznosi do nieba na morzu przez czas trzech nawałnic. Następnie ze zdumiewającym, jak na mój wiek, instynktem zbrodni czy makiawelizmu, stanąłem koło drzwi, patrząc w salony i nie widząc nic. Dusza moja i moje oczy bujały dokoła nieszczęsnego zielonego sukna. Od tego wieczora datuje się pierwsze fizjologiczne spostrzeżenie, któremu zawdzięczam ową przenikliwość, pozwalającą mi pochwycić niektóre tajemnice naszej podwójnej natury. Stałem odwrócony plecami do stolika, gdzie się rozgrywało moje przyszłe szczęście. Szczęście o tyle może głębsze, że było zbrodnicze. Między dwoma graczami a mną znajdowało się kilka rzędów ludzi. Szmer głosów nie pozwolił mi rozróżnić brzęku złota mieszającego się z tonami orkiestry. Mimo wszystkich tych przeszkód, siłą namiętności, która ma przywilej zniesienia czasu i przestrzeni, zrozumiałem wyraźnie słowa graczy. Znałem ich punkty, wiedziałem, który z nich wyświęcił króla, tak jakbym patrzał w ich karty. Słowem, o dziesięć kroków od gry bladłem od jej kaprysów. Naraz ojciec przeszedł koło mnie, zrozumiałem wówczas słowa pisma, Duch Boży przeszedł przed jego obliczem. Wygrałem. Poprzez rój mężczyzn krążących dokoła graczy podbiegłem do stołu, ślizgając się ze zwinnością węgorza, który się wymyka przez przerwane oczko siatki. Nerwy moje, dotąd boleśnie napięte, zadrgały radośnie. Byłem jak skazaniec, który idąc na śmierć spotkał króla. Przypadkowo jakiś pan w orderach zażądał czterdziestu franków, których brakło. Niespokojne oczy spoczęły na mnie podejrzliwie. Zbladłem Krople potu wystąpiły mi na czoło. Zbrodnia, iż okradłem ojca, wydała mi się sowicie pomszczona. Wówczas poczciwy Grubasek rzekł głosem zaiste anielskim. Wszyscy ci panowie postawili i wypłacił czterdzieści franków. Podniosłem głowę i spojrzałem triumfująco po graczach. Włożywszy do sakiewki ojca z powrotem złoto, które z niej wziąłem, postawiłem znowuż mój zysk za tym godnym i zacnym panem, który dalej wygrywał. Z chwilą, gdy się ujrzałem posiadaczem 160 franków, zawinąłem je w chusteczkę w ten sposób, aby nie mogły ruszać się ani dzwonić w czasie powrotu do domu i przestałem grać. Co robiłeś przy grze? spytał ojciec, gdyśmy siadali do dorożki. Przyglądałem się, odparłem, drżący. Hm odparł ojciec, nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdybyś był zmuszony przez ambicję postawić parę groszy w oczach światowych ludzi jesteś już dość dorosły, aby mieć prawo popełniać głupstwa. To też nie miałbym ci za zły, Rafaelu, gdybyś był sięgnął do mojej sakiewki. Nie odpowiedziałem. Skorośmy się znaleźli w domu, oddałem ojcu klucze i pieniądze. Wszedłszy do pokoju, wysypał złoto na kominek, policzył je, obrócił się do mnie dość łaskawie i rzekł, czyniąc po każdym zdaniu mniej lub więcej długą i znaczącą pauzę. Mój synu, kończysz niebawem dwadzieścia lat. Jestem z ciebie zadowolony, trzeba ci wyznaczyć pensję, chociażby po to, aby cię nauczyć oszczędności, znajomości życia. Od dziś będę ci dawał sto franków miesięcznie. Będziesz rozporządzał tymi pieniędzmi, jak zechcesz. Oto twój pierwszy kwartał, dodał, głaszcząc palcami słupek złota, jakby dla sprawdzenia kwoty. Wyznaję, że już miałem rzucić się ojcu do nóg, oświadczyć mu, że jestem opryszkiem, łajdakiem gorzej jeszcze kłamcą. Wstyd mnie powstrzymał. Chciałem go uściskać, odsunął mnie lekko. Teraz jesteś mężczyzną, moje dziecko, rzekł. To, co czynię, to prosta i słuszna rzecz, za którą nie powinieneś mi dziękować. Jeżeli mam prawo do twojej wdzięczności, Rafaelu, ciągnął łagodnie, ale z godnością, to za to, że umiałem uchronić twą młodość od nieszczęść, które pożerają wszystkich młodych ludzi w Paryżu. Odtąd będziemy parą przyjaciół. Za rok zostaniesz doktorem prawa. Nabyłeś nie bez pewnych przykrości i wyrzeczeń, gruntownych wiadomości oraz zamiłowania do pracy tak niezbędnych dla ludzi powołanych do steru spraw. Trzeba, abyś mnie zrozumiał, Rafaelu. Ja nie chcę zrobić z ciebie adwokata ani ryjenta, ale męża stanu, który mógłby się stać chlubą naszego biednego domu. Do jutra! dodał, odprawiając mnie zagadkowym gestem. Od tego dnia ojciec wtajemniczył mnie szczerze w swoje projekty. Byłem jedynakiem, matkę straciłem od dziesięciu lat. Niegdyś, nie zadowalając się przywilejem orania ziemi ze szpadą przy boku, ojciec mój, głowa historycznego rodu, niemal zapomnianego w Owerni, przybył do Paryża, aby tam szukać szczęścia. Obdarzony tym sprytem, który o ile towarzyszy mu energia, daje taką przewagę Francuzom z południa, doszedł bez wielkich stosunków do tego, iż zajął silną pozycję w samym sercu władzy. Rewolucja podcięła jego karierę, ale zdołał zaślubić dziedziczkę wielkiego domu i za cesarstwa bliski był przywrócenia naszemu rodowi dawnej świetności. Restauracja, która zwróciła znaczne dobra mojej matce, zrujnowała ojca. Nabywszy swego czasu rozległe ziemie, nadane przez cesarza jego generałom i położone za granicą, szamotał się od dziesięciu lat z likwidatorami i dyplomatami, z bawarskimi i pruskimi trybunałami, aby się utrzymać w zagrożonym posiadaniu tych nieszczęsnych dotacji. Ojciec pchnął mnie w nieskończenie pogmatwany labirynt tego olbrzymiego procesu, od którego zależał nasz los. Mogliśmy być skazani na zwrot dochodów. Zysku z wyrębów drzewa dokonanych między rokiem 1814 a 1817. W takim razie majątek matki ledwie wystarczałby na to, aby ocalić cześć naszego imienia. To też w dniu, w którym ojciec wyzwolił mnie poniekąd, popadłem pod najbardziej obmierzłe jarzmo. Musiałem walczyć jak na polu bitwy, pracować dzień i noc, obchodzić polityczne osobistości. Przemawiać do ich uczuć religijnych, próbować zainteresować ich w naszej sprawie, zjednywać ich, ich żony, ich służących, ich psy i pokrywać to ohydne rzemiosło wykwintnymi pozorami, miłym żarcikiem. Zrozumiałem wszystkie zgryzoty, których piętno skaziło twarz mego ojca. Przez blisko rok wiodłem tedy na pozór życie światowca. Ale ta światowość oraz gorliwość moja w nawiązywaniu stosunków z możnymi krewniakami lub też z ludźmi, którzy mogli nam być użyteczni, pokrywały olbrzymią pracę. Każda moja rozrywka była mową adwokacką, każda rozmowa memoriałem. Aż dotąd byłem cnotliwy przez niemożność dania upustu młodzieńczym namiętnościom. Ale od tej chwili. Lękając się przez jakieś zaniedbanie, spowodować ruinę ojca lub własną, stałem się swoim własnym tyranem, nie śmiałem sobie pozwolić na żadną rozrywkę ani na wydatek. Za młodu, kiedy życie nie starło z nas jeszcze tego delikatnego kwiatu uczucia, tej świeżości myśli, tej szlachetnej czystości sumienia, nie pozwalającej nam nigdy paktować ze złem, czujemy żywo nasze obowiązki. Honor przemawia głośno i umie nakazać posłuch. Jesteśmy szczerzy, bez zastrzeżeń. Takim byłem wówczas. Chciałem usprawiedliwić zaufanie ojca. Niegdyś byłbym mu z rozkoszą ściągał drobną sumkę, ale, dźwigając wspólnie z nim brzemię jego spraw, jego nazwiska, jego domu, byłbym mu oddał pokryjomu moje mienie, moje nadzieje tak jak mu poświęcałem moje przyjemności, szczęśliwy wręcz z mego poświęcenia. To też kiedy pan de Villel wygrzebał, jakby umyślnie dla nas, dekret cesarski o umorzeniach, który wtrącił nas w ruinę, podpisałem sprzedaż mego mienia, zostawiając sobie jedynie wyspę bez wartości położoną na loarze, gdzie znajdował się grób mej matki. Dzisiaj może nie zabrakłoby argumentów – kruczków, względów filozoficznych, filantropijnych i politycznych, aby mnie zwolnić od tego, co mój adwokat nazywał głupstwem. Ale mając 21 lat, jest się, powtarzam, samą szlachetnością, ciepłem, miłością. Łzy, które ujrzałem w oczach ojca, były wówczas dla mnie najpiękniejszym majątkiem, a wspomnienie tych łez nieraz było mi pociechą w mej nędzy. Dziesięć miesięcy po spłaceniu wierzycieli, mój ojciec umarł ze zgryzoty. Ubóstwiał mnie i przywiódł mnie do ruiny. Ta myśl zabiła go. W roku 1826, mając 22 lata, późną jesienią szedłem zupełnie sam za pogrzebem mego pierwszego przyjaciela, mego ojca. Mało który młody człowiek znalazł się sam ze swymi myślami, za trumną, zagubiony w Paryżu. Bez przyszłości, bez majątku. Sieroty, przygarnięte przez miłosierdzie publiczne, mają bodaj za przyszłość pole bitwy: za ojca rząd lub prokuratora, za schronienie przytulisko. Ja nie miałem nic. W trzy miesiące później komornik wręczył mi tysiąc sto franków pozostałych na czysto ze spadku po ojcu. Wierzyciele zmusili mnie do sprzedaży ruchomości. Przyzwyczajony od dziecka wysoko szacować przedmioty zbytku, które mnie otaczały, nie mogłem się wstrzymać od zdziwienia na widok tej skromnej resztki. Och, rzekł komornik, to wszystko było bardzo rokoko. Okropne słowo, które ważyło wszystkie wiary mego dzieciństwa i odzierało mnie z moich pierwszych złudzeń, najdroższych ze wszystkich. Majątek mój streszczał się w wykazie sprzedaży. Przyszłość moja spoczywała w płóciennym worku, zawierającym tysiąc sto franków. Społeczeństwo jawiło mi się w osobie komornika, który mówił ze mną w kapeluszu na głowie. Służący, który mnie kochał i któremu matka zapisała niegdyś czterysta franków do żywotnej renty, Jonatas, rzekł, opuszczając dom, z którego tak często wyjeżdżałem radośnie powozem. Niech pan będzie oszczędny, panie Rafaelu. Poczciwiec płakał. Oto, drogi Emilu, wydarzenia, które pokierowały moim losem, przekształciły moją duszę i postawiły mnie już za młodu w najfatalniejszej pozycji społecznej, rzekł Rafael po krótkiej pauzie. Więzy rodzinne, słabe zresztą, łączyły mnie z kilkoma bogatymi domami, do których własna duma wzbroniłaby mi wstępu, gdyby wzgarda i obojętność nie były mi już zamknęły drzwi. Mimo iż spokrewniony z osobami bardzo wpływowymi i szczodrymi swą protekcją dla obcych, nie miałem ani krewnych, ani protektorów. Duma moja, wciąż dławiona w swoich wylewach, zamknęła się w samej sobie. Mimo iż z gruntu szczery i naturalny, musiałem się wydać zimnym obłudnikiem. Despotyzm ojca odjął mi wszelkie zaufanie w siebie. Byłem niezręczny i nieśmiały. Nie wierzyłem, aby mój głos mógł mieć jakąś władzę. Nie podobałem się sam sobie. Zdawałem się sobie brzydki. Wstydziłem się własnego spojrzenia. Mimo wewnętrznego głosu, który winien podtrzymywać ludzi z talentem w ich walkach i który mi krzyczał odwagi, naprzód. Mimo nagłych przejawów mej siły w samotności. Mimo nadziei, jaka mnie ożywiała, kiedy porównywałem nowe i podziwiane przez publiczność utwory z tymi, które lęgły się w mej myśli, wątpiłem o sobie jak dziecko. Trawiła mnie bezgraniczna ambicja, sądziłem, że jestem przeznaczony do wielkich rzeczy, a czułem się pogrążony w nicości. Potrzebowałem ludzi, a nie miałem przyjaciół. Trzeba mi było torować sobie drogę w świecie, a byłem sam. Nie tyle nieśmiały, ile wstydliwy. Jak wszystkie wielkie dzieci, marzyłem potajemnie o szczytnej miłości. Znałem wśród moich rówieśników gromadkę fanfaronów, którzy szli z podniesioną głową, plotąc błachostki, przysiadając się śmiało do kobiet, które mnie się wydawały najbardziej imponujące. Mówiąc impertynencje, żując gałkę od laski, mizdrząc się, częstując się wzajem najładniejszymi istotami, skłaniając istotnie lub rzekomo głowę na wszystkich poduszkach, którzy obnosili miny ludzi przesyconych rozkoszą, patrząc na najcnotliwsze, na najuczciwsze jako na łatwą zdobycz, dla której ujęcia wystarczy parę słów, lada śmielszy gest, lada zuchwałe spojrzenie. Klneci się na mą duszę i sumienie. Zdobycie władzy lub sławy pisarskiej wydało mi się triumfem mniej trudnym do osiągnięcia niż powodzenie u kobiety wysokiego stanu, młodej, inteligentnej i pełnej wdzięku. Tak więc dreszcze mego serca, moje uczucia, moje uwielbienia zdawały mi się sprzeczne z zasadami społeczeństwa. Byłem śmiały, ale jedynie w duszy, nie na zewnątrz dowiedziałem się później, że kobiety nie chcą, aby je wyżebrywać. Widziałem wiele takich, które ubóstwiałem z daleka, którym oddawałem serce na wszystkie próby, duszę do darcia wstrzępy, energię nie lękającą się ani poświęceń, ani tortur. Należały do głupców, których nie chciałbym za lokajów. Ileż razy niemy, bez ruchu podziwiałem kobietę moich marzeń wyłaniającą się wśród balu, Wówczas poświęcałem w myśli moje istnienie wiekuistym pieszczotom, zamykałem wszystkie moje nadzieje w jednym spojrzeniu i ofiarowywałem jej w tej ekstazie młodzieńczą miłość, biegnącą naprzeciw zdrad. Bywały chwile, że oddałbym życie za jedną noc. I od nie znalazłszy nigdzie uszu, w które bym wsączył moje namiętne słowa, Spojrzeń, w których bym złożył moje spojrzenia, serca dla mego serca, żyłem we wszystkich męczarniach bezsilnej energii, która się trawiła sama w sobie. Czy to z braku śmiałości lub sposobności, czy przez niedoświadczenie. Może straciłem nadzieję, aby mnie zrozumiano, lub też drżałem, iż rozumieją mnie zbyt dobrze. Mimo to. Nosiłem w sobie burzę gotową wybuchnąć za lada miłym spojrzeniem pod moim adresem, mimo iż tak skwapliwy wziąć to spojrzenie lub jakie powierzchownie serdeczne słowo za dobrą monetę, nigdy nie ośmieliłem się ani przemówić ani zmilczeć w porę. Z nadmiaru uczucia słowa moje były bezbarwne, a milczenie głupie. Byłem bez wątpienia zbyt naiwny dla sztucznego społeczeństwa żyjącego w blasku świec, wyrażającego wszystkie swoje uczucia w umówionych frazesach lub w słówkach narzuconych przez modę. Przy tym nie umiałem mówić milcząc, ani milczeć mówiąc. W rezultacie nosząc w sobie ognie, które mnie paliły, mając duszę podobną owym duszom, za którymi kobiety tęsknią, trawiony tą gorączką, której one tak są łakome, Posiadając siłę, którą się chełpią głupcy, u wszystkich kobiet spotkałem się ze zdradzieckim okrucieństwem. To też podziwiałem naiwnie tych salonowych bohaterów, kiedy obnosili swoje tryumfy. Nie podejrzewałem ich okłamstwo. Popełniłem bez wątpienia ten błąd, iż pragnąłem miłości na słowo, w sercu kobiety lekkiej i płochej, spragnionej zbytku pijanej próżnością, chciałem znaleźć wielką i silną miłość, ową potężną namiętność, ów ocean, który tłukł się w mym sercu. Och, czuć się stworzonym do miłości, do tego, by uszczęśliwić kobietę i nie znaleźć nikogo, nawet jakiejś odważnej i szlachetnej marceliny, ani starzejącej się markizy. Nosić skarby w sakwie żebraka i nie móc spotkać jakiegoś podlotka, jakiejś młodej dziewczyny, która by je podziwiała. Często chciałem się zabić z rozpaczy. Ale żeś ty tragiczny dziś wieczór, wykrzyknął Emil. Ech, pozwól mi się rozprawić z moim życiem, odparł Rafael. Jeżeli przyjaźń twoja nie ma siły wysłuchać moich lamentacji, jeżeli nie możesz mi zakredytować pół godziny nudy, śpi. Ale nie żądaj w takim razie ode mnie rachunku z mego samobójstwa. Samobójstwa, które szemrze, które pręży się, które mnie woła i które pozdrawiam. Aby sądzić człowieka, trzebaż bodaj być wtajemniczonym w jego myśli, nieszczęścia, wzruszenia, chcieć znać z jego życia jedynie materialne fakty, to znaczy uprawiać chronologię, ową historię dla głupców. Gorycz, z jaką wypowiedziane były te słowa, Uderzyła tak żywo Emila, że od tej chwili słuchał Rafaela z całą uwagą, patrząc weń tępym wzrokiem. Ale, ciągnął opowiadający, obecnie światło, które barwi te wypadki, użycza im nowej fizjonomii. Porządek rzeczy, który uważałem niegdyś za nieszczęście, wydał może owe piękne przymioty, którymi chlubiłem się później. Filozoficzna ciekawość, Wytężona praca, zamiłowanie do lektury, które od siódmego roku aż do mego wejścia w świat stale wypełniały moje życie, czyż nie wyposażyły mnie ową łatwością i siłą, z jaką, jeżeli mam ci wierzyć, umiem oddać moje myśli i kroczyć naprzód w rozległym polu ludzkiego poznania? Samotność, na jaką byłem skazany, nawyk dławienia swoich uczuć i życia we własnym sercu, czyż mnie nie obdarzyły zdolnością porównywania, rozmyślania? Nie rozpraszając się w służbie światowych podrażnień, które zdrabniają najpiękniejszą duszę i czynią z niej łachman, wrażliwość moja, czyż nie skupiła się, aby się stać udoskonalonym organem woli wyższej niż pożądanie namiętności? Zapoznany przez kobiety, przypominam sobie, że je obserwowałem z bystrością wzgardzonej miłości. Obecnie pojmuję, że szczerość mego charakteru musiała je odstręczać. Może kobiety chcą trochę fałszu? Ja, który jestem kolejno w tej samej godzinie mężczyzną i dzieckiem, pustakiem i myślicielem, wolnym od przesądów, a pełnym zabobonów, który jestem często kobietą, jak one. Czyż w mojej naiwności nie musiałem się im wydać cynikiem? Czy samej rzeczystości moich myśli nie musiały brać za rozpustę? Wiedza była im nudą, kobieca miękkość słabością. Ta nadmierna żywość wyobraźni, nieszczęście poetów, czyniła mnie z pewnością w ich oczach istotą niezdolną do miłości, chwiejną, bez energii. Wydawałem się niezdarą, kiedy milczałem. Płoszyłem je może, kiedy chciałem być miły. Dość, że kobiety wydały na mnie wyrok. Przyjąłem ten sąd świata ze łzami bólu. Niedolata wydała swój owoc. Pragnąłem zemścić się na społeczeństwie. Pragnąłem posiadać duszę wszystkich kobiet, ujarzmiając inteligencję, widzieć wszystkie spojrzenia wlepione we mnie, skoro służący oznajmi w progu salonu moje nazwisko. Od dzieciństwa mianowałem się wielkim człowiekiem. Uderzyłem się w czoło, powiadając sobie jak Andrzej Szenier. Jest tutaj coś. Czułem w sobie, tak mi się zdawało, jakąś myśl do wyrażenia. System do zbudowania, wiedzę do wyjaśnienia. O mój drogi Emilu, dziś, kiedy mam zaledwie 26 lat, kiedy jestem pewny, że umrę nieznany, Nigdy nie posiadałszy kobiety, o której posiadaniu marzyłem, pozwól mi opowiedzieć sobie moje szaleństwa. Czy nie braliśmy wszyscy mniej albo więcej naszych pragnień za rzeczywistość? Och, nie chciałbym za przyjaciela młodego człowieka, który w marzeniach swoich nie splątał sobie wieńców, nie budował sobie jakiegoś piedestału lub nie roił tkliwych kochanek. Ja bywałem często generałem, cesarzem, byłem Bajronem, i znów niczym. To igrałem na szczycie spraw ludzkich, to znów spostrzegałem, że trzeba mi dopiero przebyć wszystkie góry, wszystkie trudności. Ta olbrzymia miłość własna, kipiąca we mnie, ta wspaniała wiara w los, która może przeradza się w geniusz, o ile człowiek nie da sobie oskubać duszy przy zetknięciu z życiem tak łatwo, jak baran zostawia wełnę na cierniach, przez które się przedziera. Wszystko to. Ocaliło mnie. Chciałem się okryć sławą i pracować w zaciszu dla kochanki, którą spodziewałem się mieć kiedyś. Wszystkie kobiety streszczały się w jednej, a te kobiety zdawało mi się, że spotkam w pierwszej, która nastręczała się moim oczom. Ale ponieważ widziałem królową w każdej z nich, każda powinna by, jak królowa zmuszona, ośmielić swego kochanka, wyjść naprzeciw mnie. Cierpiącego, biednego i nieśmiałego. Ach, dla tej, która by się mnie użaliła, miałem poza miłością w sercu tyle wdzięczności, że byłbym ją ubóstwiał całe życie. Później to, co widziałem, nauczyło mnie okrutnych prawd. Tak więc, drogi Emilu, groziło mi, że będę wiecznie sam. Kobiety, przez jakiś dziwny krój swego umysłu. Zwykły widzieć w człowieku z talentem jedynie jego wady, a w głupcu jedynie przymioty. Czują wielką sympatię dla przymiotów głupca, które nieustannie schlebiają ich własnym wadom, podczas gdy człowiek wyższy nie dostarcza im na tyle przyjemności, aby okupić swoje niedostatki. Talent jest jak febra żadna kobieta nie ma ochoty dzielić jedynie napadów. Każda chce znaleźć w kochanku środki do zadowolenia swej próżności. Nawet w nas kochają one siebie. Człowiek biedny, dumny, artysta, obdarzony mocą twórczą, czyż nie uraża ich swym egoizmem? Istnieje dokoła niego jakiś wir myśli, spowija weń wszystko, nawet swą kochankę, która musi dążyć za jego ruchem. Kobieta nawykła do pochlebstw. Czyż może uwierzyć w miłość takiego człowieka? Czy będzie go szukała? Taki kochanek nie ma czasu na to, aby odgrywać dokoła jej kozetki owe drobne komedyjki czułości, na które kobiety są tak łase i które stanowią triumf mężczyzn fałszywych i zimnych. Brak mu czasu na swoje prace. Jakieżby go trwonił na to, aby się rozdrabniać, aby się stroić szychem byłbym gotów oddać życie od jednego razu nie byłbym go rozmieniał na drobne nadskakiwania agenta giełdowego załatwiającego zlecenia bladej i mistrzącej się kobietki mają w sobie coś lichego co mierzi artystę miłość oderwana wystarcza biednemu i wielkiemu człowiekowi pragnie wszystkich jej poświęceń małe istotki, które trawią życie na przymierzaniu kaszmirów i czynią się manekinami mody nie są zdolne do poświęcenia, wymagają go i widzą w miłości przyjemność rozkazywania, a nie posłuszeństwa. Prawdziwa małżonka, sercem, ciałem, krwią, daje się ciągnąć tam, gdzie idzie ten, w którym mieszka jej życie, siła, chwała, szczęście. Ludziom wyższym, trzeba kobiet wschodnich, których jedyną myślą byłaby troska o ich potrzeby tych ludzi bowiem nieszczęście tkwi w rozdźwięku między własnymi pragnieniami a środkami ja który uważałem się za geniusza kochałem właśnie tę modnisie mając pojęcie tak rozbieżne z utartymi poglądami mając pretensje wspiąć się do nieba bez drabiny Posiadając skarby niemające obiegu, uzbrojony rozległymi wiadomościami, które przeciążały moją pamięć i których jeszcze nie uporządkowałem, nie strawiłem, znalazłszy się bez krewnych, bez przyjaciół, sam wśród najokrutniejszej pustyni pustyni wybrukowanej, pustyni zaludnionej, myślącej, żyjącej, gdzie wszystko jest ci więcej niż wrogie, jest ci obojętne. Powziąłem postanowienie naturalne, mimo iż szalone, miało ono w sobie coś niemożliwego, co mi dodało siły. Był to niby zakład uczyniony przeciw samemu sobie. Zakład, w którym byłem wraz graczem i stawką. Oto mój plan. Moich tysiąc sto franków miało mi starczyć na życie przez trzy lata. Trzy lata. Udzieliłem sobie tego czasu, dla wydania na świat dzieła zdolnego ściągnąć na mnie uwagę, dać majątek lub nazwisko. Cieszyłem się myślą, że będę żył chlebem i mlekiem, niby pustelnik w Tebajdzie, zanurzony w świecie książek i myśli, w sferze niedostępnej wśród tego tak zgiełkliwego Paryża, w sferze pracy i ciszy gdzie jak poczwarka motyla budowałem sobie grób, aby się odrodzić świetnym i wspaniałym. Miałem zaryzykować śmierć, aby zdobyć życie, sprowadzając istnienie do jego prawdziwych potrzeb, do tego co niezbędne. Uważałem, że 365 franków na rok powinno starczyć memu ubóstwu. W istocie ta szczupła kwota wystarczała mi na życie, dopóki godziłem się poddać mojej własnej klasztornej regule. To niemożliwe, wykrzyknął Emil. Żyłem tak blisko trzy lata, odparł Rafael z odcieniem dumy. Policzmy, dodał. Trzy su chleb, dwa su mleko, trzy su wędlina, oto co broniło mi umrzeć z głodu i utrzymywało mój umysł w osobliwej jasności. Stwierdziłem, wiesz, cudowny wpływ diety na wyobraźnię. Mieszkanie kosztowało mnie trzy su dziennie. Zużywałem co noc za trzy su oliwy, sam sprzątałem pokój, nosiłem flanelowe koszule, aby wydawać jedynie dwa su dziennie na pranie. Paliłem na kominku torfem, którego koszt rozłożony na cały rok nie wynosił więcej niż dwa su dziennie. Miałem zapas ubrania, bielizny, trzewików na trzy lata. Postanowiłem ubierać się, jedynie idąc na niektóre wykłady i do biblioteki. Te wydatki czyniły łącznie dopiero osiemnaście su. Pozostawało mi dwa su na nieprzewidziane okoliczności. Przypominam sobie, iż przez ten długi okres pracy nie przebywałem nigdy mostu de Art ani nie kupiłem wody. Chodziłem po nią co rano do studni na placu Saint-Michel, na rogu ulicy de Gre. O! Znosiłem hardo moje ubóstwo. Człowiek, który przeczuwa piękną przyszłość... Kroczy przez swoje życie nędzy, jak niewinny, prowadzony na szafot. Nie wstydzi się. Nie chciałem przewidywać choroby. Jak Akwilina, myślałem o szpitalu bez lęku. Nie wątpiłem ani chwili o wytrzymałości mego zdrowia. Zresztą, biedakowi nie wolno się kłaść, aż po to, aby umrzeć. Ostrzygłem włosy, aż do chwili, w której anioł miłości lub dobroci, ale nie chcę uprzedzać wypadków, do których zmierzam. Dowiedz się jedynie, drogi przyjacielu, że w braku kochanki żyłem z wielką myślą, z marzeniem, z kłamstwem, w które wszyscy zaczynamy wierzyć mniej albo więcej. Dziś śmieje się z siebie, z owego mnie, może świętego i wzniosłego, który już nie istnieje. Społeczeństwo, świat. Nasze zwyczaje, obyczaje, widziane z bliska, odsłoniły mi niebezpieczeństwo mojej niewinnej wiary oraz zbyteczność mojej żarliwej pracy. Te zapasy niepotrzebne są ludziom ambitnym. Lekki powinien być to bołek tego, kto biegnie za fortuną. Błędem ludzi wyższych jest, że trawią młode lata na tym, aby stać się godnymi jej łaski. Podczas gdy biedacy gromadzą i swoją siłę, i wiedzę, aby dźwigać bez wysiłku brzemię potęgi, która uchodzi przed nimi, intryganci, bogaci w słowa, a wyzuci z myśli, krzątają się, biorą na lep głupców, wciskają się w zaufanie dudków. Jedni uczą się, drudzy idą naprzód. Jedni są skromni, drudzy śmiali. Człowiek genialny taj swą dumę, człowiek sprytny wystawia na pokaz swoją, Siłą rzeczy musi dojść do celu. Ludzie będący przy władzy tak bardzo potrzebują wierzyć w wartości już gotowe, w czelne talenty, że dzieciństwem jest, aby prawdziwy uczony spodziewał się ludzkich nagród. Nie chcę zaiste parafrazować komunałów cnoty, owej pieśni nad pieśniami wiecznie śpiewanej przez zapoznanych geniuszów. Chcę wywieść logiczną przyczynę częstych sukcesów odnoszonych przez ludzi miernych. Niestety, nauka jest tak macierzyńsko dobra, że może zbrodnią jest żądać od niej innej nagrody niż czyste i słodkie radości, jakimi karmi swoje dzieci. Przypominam sobie, jak czasem wesoło maczałem chleb w mleku, siedząc koło okna dla odetchnięcia powietrzem, pozwalając szybować oczom nad krajobrazem dachów brązowych, szarych, czerwonych. Z łupku, z dachówki porosłych żółtym lub zielonym mchem. Jeżeli w początkach widok ten zdawał mi się jednostajny, niebawem odkryłem w nim osobliwe piękności. Wieczorem jasne smugi strzelające z niedomkniętych okiennic łagodziły i ożywiały czarne głębi tej oryginalnej krainy to znów blade światła rzucały z dołu poprzez mgłę żółte odblaski i znaczyły słabym zarysem giętą linię tych stłoczonych dachów ocean nieruchomych fal. Niekiedy wreszcie rzadkie postacie ukazywały się w tej martwej pustyni. Wśród kwiatów jakiegoś wiszącego ogrodu dostrzegałem ostry i kościsty profil jakiejś staruszki podlewającej nasturcję lub w ramię zbutwiałej okiennicy Jakąś młodą dziewczynę, która myśląc, że jest sama rozbierała się do snu. Widać było jedynie piękne czoło i długie włosy podniesione w górę ładnym, białym ramieniem. Podziwiałem na rynnach jakąś nikłą roślinność, biedne trawki rychło unoszone burzą. Studiowałem mchy. Ich kolory ożywione deszczem, które pod działaniem słońca zmieniały się w suchy i brunatny aksamit o kapryśnych połyskach. Wreszcie poetyczne i ulotne zjawiska światła, melancholie mgieł, nagłe iskrzenie się słońca, czarodziejskie milczenia nocy, tajemnice brzasku, dymy z każdego komina. Wszystkie przypadki tej osobliwej natury, skoro się z nimi zżyłem, bawiły mnie. Kochałem moje więzienie. Było ono dobrowolne. Te prerie Paryża, utworzone przez dachy płaskie jak równina, ale pokrywające zaludnione odchłanie, przemawiały mi do duszy i harmonizowały z moimi myślami. Nurzącym jest odnajdywać nagle świat, wówczas gdy zstępujemy z niebiańskich wyżyn, w które nas wzbiły naukowe medytacje. To też zrozumiałem wówczas doskonale nagość klasztorów. Kiedy już zupełnie zdecydowałem się na mój nowy plan życia, zacząłem szukać mieszkania w najbardziej odludnych dzielnicach Paryża. Jednego wieczora, wracając z Estrapade, szedłem ulicą de Cordier do domu. Na rogu ulicy de Cluny ujrzałem dziewczynkę lat około czternastu, która grała w wolanta z koleżanką, bawiąc sąsiadów śmiechem swoim i figlami. Było ładnie. Wieczór był ciepły. Było to we wrześniu. Przed każdą bramą siedziały kobiety i rozmawiały, jak gdzieś w świąteczny dzień na prowincji. Najpierw przyjrzałem się młodej dziewczynie, której fizjonomia miała cudowny wyraz, a poza prosiła się o pędzel malarza. Była to czarująca scena. Zastanawiałem się nad źródłem tej sielanki w środku Paryża. Zauważyłem, że uliczka kończy się ślepo i że ruch musi tam być bardzo słaby. Przypominając sobie pobyt Jana Jakuba Rousseau w tej stronie, odszukałem hotel San Quentin. Opuszczenie, w jakim się znajdował, budziło we mnie nadzieję, że znajdę tam niedrogie leże. Zapuściłem się do środka. Wchodząc do sali na parterze, ujrzałem klasyczne lichtarze mosiężne, opatrzone świecami, każdy nad swoim kluczem. Uderzyła mnie czystość tej sali, zazwyczaj w innych hotelach utrzymanej dość licho. Ta była wypieszczona, niby rodzajowy obrazek biało nakryte łóżko, sprzęty, meble. Gospodyni hoteliku, kobieta lat około czterdziestu, o rysach zdradzających długie nieszczęścia, z oczyma jakby przyćmionymi od płaczu, wstała, podeszła. Wymieniłem nieśmiało moją cenę. Nie zdradzając zdziwienia, wyszukała klucz i zaprowadziła mnie na poddasze, gdzie mi pokazała pokój z widokiem na dachy. Na dziedzińce sąsiednich domów, z których okien wystawały długie żerdzie obwieszone bielizną. Nic okropniejszego niż to poddasze o żółtych i brudnych ścianach, cuchnące nędzą, jakby stworzone na przytułek dla uczonego. Dach był skośny, przez nieszczelne dachówki widać było niebo. Było tam miejsce na łóżko, stół kilka krzeseł. W kącie zaś, utworzonym przez dach, mogłem pomieścić mój klawikord. Nie mając na to, aby umeblować tę klatkę godną weneckich piombi, biedna kobieta nie mogła jej wynająć. Ponieważ ocaliłem z licytacji sprzęty, które mi były poniekąd osobiste, ugodziłem się rychło z gospodynią i wprowadziłem się zaraz na zajutrz. Żyłem w tym napowietrznym grobowcu blisko trzy lata, pracując dzień i noc bez przerwy z taką rozkoszą, że nauka zdawała mi się najpiękniejszym tematem, najszczęśliwszym rozwiązaniem ludzkiego życia. Spokój i cisza, jakich potrzebuje uczony, mają w sobie coś lubego, upajającego jak miłość. Praca myśli, łowienie idei, spokojna kontemplacja naukowa dostarczają nam niewymownych rozkoszy, nie dających się opisać jak wszystko, co ma związek z inteligencją, której objawy umykają się naszym zmysłom. To też zawsze jesteśmy zmuszeni tłumaczyć tajemnice ducha za pomocą porównań materialnych. Rozkosz pływania w czystej wodzie jeziora, w otoczeniu skał, lasów i kwiatów. Samemu, wśród pieszczoty ciepłego wietrzyku, dałaby nieświadomym bardzo słaby obraz szczęścia, którego doświadczał, kiedy dusza moja kąpała się w blaskach jakiegoś dziwnego światła, kiedy szukałem straszliwych i mętnych głosów natchnienia, kiedy z nieznanego źródła obrazy spływały w mój drgający mózg. Widzieć myśl, która wschodzi na polu ludzkich abstrakcji, niby poranne słońce, i wznosi się jak ono, która, aby rzec lepiej, rośnie jak dziecko, dojrzewa, mężnie jest wolna, jest to radość wyższa nad inne radości ziemskie, lub raczej jest to boska rozkosz. Praca myśli obleka jakimś czarodziejstwem wszystko, co nas otacza. Liche biureczko, obite brązową skórą, na którym pisałem, Mój klawikord, łóżko, fotel, dziwaczny deseń obicia, sprzęty wszystkie te rzeczy jak gdyby ożywiły się i stały się dla mnie pokornymi przyjaciółmi, milczącymi wspólnikami mojej przyszłości. Ileż razy, patrząc na nie, użyczałem im mojej duszy. Często, pozwalając błądzić oczom po jakimś odkruszonym gzymsie, Znajdywałem nowe kombinacje, wyraźne potwierdzenie mego systemu, lub też szczęśliwe słowa dla oddania myśli prawie niepodobnych do wyrażenia. Siłą oglądania przedmiotów, które mnie otaczały, odnajdywałem w każdym z nich fizjonomię, charakter. Często mówiły do mnie. Kiedy ponad dachy zachodzące słońce rzucało przez moje wąskie okienko jakiś ulotny blask, one barwiły się, bladły, lśniły się zasmucały lub rozweselały, zdumiewając mnie wciąż nową postacią. Te drobne wydarzenia samotnego życia, niedostrzegalne dla ludzi pochłoniętych światem, są pociechą więźniów. Czyż nie byłem więźniem myśli, jeńcem systemu, ale krzepionym nadzieją chlubnej przyszłości? Za każdą pokonaną trudnością, całowałem miękkie dłonie kobiety o pięknych oczach, wykwintnej i bogatej, która miała kiedyś pieścić moje włosy, mówiąc mi z rozczuleniem. Dużoś wycierpiał, drogi Aniele. Rozpocząłem dwa wielkie dzieła. Komedia miała mi w krótkim czasie dać sławę, majątek i wstęp do tego świata, gdzie chciałem wrócić władny królewskimi prawami genialnego człowieka. Widzieliście wszyscy w tym arcydziele pierwszą omyłkę młodego chłopca, świeżo wypuszczonego z kolegium, od proste dzieciństwo. Żarciki wasze podcięły skrzydła płodnym złudzeniom, które już się później nie obudziły. Ty jeden, drogi Emilu, ukoiłeś głęboką ranę, jaką inni zadali memu sercu. Ty jeden podziwiałeś moją teorię woli, to obszerne dzieło, dla którego nauczyłem się wschodnich języków, anatomii, Fizjologii i któremu poświęciłem prawie wszystek mój czas. Dzieło to, jeżeli się nie mylę, dopełni prac Mesmera, Lawatera, Galla, Bichata, otwierając nową drogę wiedzy ludzkiej. Tu kończy się moje piękne życie. Owo poświęcenie wszystkich dni, ta praca jedwabnika, nieznana światu i znajdująca nagrodę jedynie w samej pracy. Od wieku rozeznania, aż do dnia, w którym ukończyłem moją teorię, obserwowałem, uczyłem się, pisałem, czytałem bez wytchnienia. Życie moje było niby długie pensum. Ja, zniewieściały kochanek wschodniego lenistwa, rozkochany w moich marzeniach, zmysłowy, wciąż pracowałem, broniąc się pokusom paryskiego życia. Z natury smakosz, stałem się wstrzemięźliwy. Lubiący i piesze wędrówki i morskie podróże, pragnący zwiedzić mnogie kraje, znajdujący jeszcze jak dziecko przyjemność w puszczaniu kaczek na wodzie. Trawiłem czas wciąż przy biurku, z piórem w ręku. Ja, gaduła, słuchałem w milczeniu wykładów w bibliotece i w muzeum. Spałem na moim samotnym tapczanie jak mnich zakonu Świętego Benedykta, podczas gdy kobieta była jedyną mą chimerą, chimerą, którą pieściłem i która wciąż uchodziła przede mną. Słowem, życie moje było okrutną sprzecznością, ustawnym kłamstwem, i sądźcie potem ludzi. Niekiedy wrodzone moje skłonności budziły się jak długotlący się pożar. Mocą jakiegoś mirażu lub tropikalnego szaleństwa, ja noszący żałobę po wszystkich kobietach, których pragnąłem, ogołocony ze wszystkiego, gnieżdżący się na poddaszu, widziałem dokoła siebie rój czarownych kochanek. Pędziłem przez ulice Paryża rozparty na miękkich poduszkach lśniącego pojazdu. Czułem się przepalony użyciem, zanurzony w rozpuście, chcąc wszystkiego, pożądający wszystkiego. Słowem pijany czczo jak święty Antoni w czas swoich pokus. Szczęściem sen gasił wreszcie owe palące wizje. Nazajutrz praca wzywała mnie z uśmiechem i byłem jej wierny. Wyobrażam sobie, że tak zwane kobiety cnotliwe muszą być często pastwą owych wirów szaleństwa, pragnienia i namiętności, które wznoszą się w nas mimo naszej woli. Takie marzenia nie są bez uroku. Czyż niepodobne do owych wieczornych, zimowych gawęd, w których wędruje się od swego kominka aż gdzieś do Chin? Ale co dzieje się z cnotą podczas tych rozkosznych podróży, w których myśl przebyła wszystkie zapory? Przez pierwszych dziesięć miesięcy mego zamknięcia wiodłem owo samotne i ubogie życie, które ci odmalowałem? Chodziłem sam rano i ukradkiem po zakupy na cały dzień. Sprzątałem pokój. Byłem wraz z panem i służącym. Diogenizowałem z niewiarygodną dumą. Przez ten czas gospodyni i jej córka śledziły moje obyczaje i nawyki. Przyglądały mi się i zrozumiały mą nędzę. Może dlatego, że one same były bardzo nieszczęśliwe. Zadzierzgnęły się pomiędzy nami nieuchronne więzy. Paulina, Urocza istota, której naiwny i dyskretny wdzięk ściągnął mnie poniekąd w ten dom, oddała mi parę usług, których niepodobna mi było nie przyjąć. Wszystkie niedole są jak siostry, mają ten sam język, tę samą szlachetność szlachetność tych, którzy, nie posiadając nic, szczodrzy są uczuciem, płacą swoim czasem i swoją osobą. Nieznacznie Paulina zadomowiła się u mnie. Obsługiwała mnie po trosze, matka zaś nie sprzeciwiała się temu. Zeszedłem i samą matkę, jak naprawiała mi bieliznę. Zaczerwieniła się, żem ją ujrzał przy tym miłosiernym zatrudnieniu. Stałem się mimo woli ich pupilem, przyjmowałem ich usługi. Aby zrozumieć to osobliwe przywiązanie, trzeba znać furię pracy, tyranię myśli oraz ów instynktowny wstyd. Jakiego człowiek żyjący duchem doznaje wobec drobiazgów materialnego życia. Czy mogłem się oprzeć delikatnej pieczołowitości, z jaką Paulina, wchodząc na palcach, przynosiła mój skromny posiłek, skoro zauważyła, że od kilku godzin nie jadłem nic? Z wdziękiem kobiety i naiwnością dziecka uśmiechała się do mnie, dając mi jak gdyby znak, że mnie powinien jej widzieć. Był to Ariel wślizgujący się jak sylw pod mój dach i uprzedzający moje potrzeby. Jednego wieczora Paulina opowiedziała mi ze wzruszającą naiwnością swoje dzieje. Ojciec jej był rotmistrzem w konnych grenadierach Gwardii Cesarskiej. Przy przeprawie przez Berezynę dostał się w ręce kozaków. Później, kiedy Napoleon wymieniał jeńców, władze rosyjskie daremnie szukały go na Syberii. Wedle zeznań towarzyszy, umknął z zamiarem dostania się do Indii. Od tego czasu pani Godę, moja gospodyni, nie mogła uzyskać żadnej wiadomości o swoim mężu. Przyszły klęski roku 1814 i 1815 zostawszy sama, bez pomocy i środków, wydzierżawiła hotelik, aby wyżywić córkę. Wciąż miała nadzieję ujrzeć męża. Najokrutniejszą jej zgryzotą było to, że nie mogła dać Paulinie wykształcenia, swojej Paulinie, chrześniaczce księżnej Borges, która nie powinna była zadać kłamu świetnym losom przyrzeczonym przez jej cesarską opiekunkę. Kiedy pani Godę zwierzyła mi ten gorzki ból, który ją zabijał, i rzekła rozdzierającym tonem, Oddałabym chętnie ten świstek papieru, który mianuje męża baronem cesarstwa, oraz prawo, jakie mam do dotacji w Wichnau, w zamian za to, by móc wychować Paulinę w Saint Denis. Zadrżałem nagle i, aby odpłacić starania, jakimi mnie otaczały te kobiety, wpadłem na myśl ofiarowania się Paulinie za nauczyciela. Prostota, z jaką przyjęły moją ofiarę, Równa była szczerości, która mi ją podyktowała. W ten sposób zyskałem godziny wytchnienia. Dziewczyna miała wiele wrodzonych zdolności. Uczyła się tak łatwo, że niebawem prześcigała mnie w biegłości na fortepianie. Przyzwyczaiła się głośno myśleć przy mnie. Roztaczała tysiąc uroków serca, które otwiera się do życia jak kielich kwiatu zwolna rozwijającego się na słońcu. Słuchała mnie ze skupieniem i przyjemnością, kładąc na mnie swoje aksamitne czarne oczy, które zdawały się uśmiechać. Powtarzała lekcje słodkim i pieszczotliwym głosem, okazując dziecinną radość, kiedy byłem z niej zadowolony. Matka jej, co dzień bardziej niespokojna, że musi strzec od niebezpieczeństw młodą dziewczynę, która, rosnąc, ziszczała wszystkie uroki swego dzieciństwa. Patrzała z przyjemnością na to, jak córka pędzi całe dnie przy nauce. Ponieważ mój fortepian był jedynym, który miała do rozporządzenia, korzystała zeń, gdy mnie nie było w domu, aby się ćwiczyć. Za powrotem zastawałem Paulinę w moim pokoju w nader skromnym stroju, ale za najlżejszym ruchem gipka jej kibić oraz wdzięki jej osoby przebijały spod grubego płótna. Jak bohaterka bajki o „Kopciuszku” kryła maleńką nóżkę w niezgrabnych trzewikach. Ale te piękne skarby, te bogactwa młodej dziewczyny, cały ten przepych urody były dla mnie jakby stracone. Nakazałem sam sobie widzieć w Paulinie jedynie siostrę. Brzydziłbym się tym, aby nadużyć zaufania jej matki. Podziwiałem tę uroczą dziewczynę jak obraz, jak portret zmarłej kochanki. Było to moje dziecko, mój posąg. Niby nowy pigmalion, chciałem z dziewczyny żywej i pełnej kolorów, czującej i mówiącej, zrobić marmur. Byłem z nią bardzo surowy. Ale im więcej dałem jej uczuć mój nauczycielski despotyzm, tym bardziej stawała się słodka i uległa. O ile w mojej powściągliwości i takcie umacniały mnie szlachetne uczucia, nie zbywało mi również i na prokuratorskich racjach. Nie rozumiem uczciwości pieniężnej bez uczciwości myśli. Oszukać kobietę lub splamić się bankructwem było zawsze dla mnie jedno i to samo. Kochać młodą dziewczynę lub pozwolić się jej kochać stanowi prawdziwy kontrakt, którego warunki powinny być jasno postawione. Mamy prawo opuścić kobietę, która się sprzedaje, ale nie młodą dziewczynę, która się oddaje. Nie zna bowiem doniosłości swej ofiary. Byłbym wtedy zaślubił Paulinę i popełniłbym szaleństwo. Czyżby to nie znaczyło wydać słodką i niewinną duszę na straszne niedole? Ubóstwo moje przemawiało swoim samolubnym językiem i zawsze kładło swą żelazną rękę między tą dobrą istotą a mną. Przy tym wyznaję ze wstydem, nie pojmuję miłości w nędzy. Może to jest we mnie skażenie wynikłe z owej choroby ludzkiej zwanej cywilizacją. Ale kobieta, choćby była tak powabna jak piękna Helena, Galatea Homerowa, nie działa mi zupełnie na zmysły, jeżeli jest bodaj trochę zaniedbana. Ach, niech się święci miłość w jedwabiach, kaszmirach, otoczona cudami zbytku, w których jej tak dotwarzy, gdyż może i ona sama jest zbytkiem. Lubię miąć w brutalnym uścisku świetne tualety, Łamać kwiaty, burzyć z uchwałą ręką wykwintny gmach pachnącej fryzury. Palące oczy zakryte koronkowym wachlarzem, przez który spojrzenie strzela, tak jak płomień rozdziera dym armatni, kuszą mnie fantastycznym powabem. Miłość moja pragnie drabinek z jedwabnego sznura, po których bym się wspinał w ciszy zimowej nocy. Cóż, za rozkosz przybywać okryty śniegiem do pokoju, napełnionego wonią perfum, wyścielonego barwnymi jedwabiami i znaleźć tam kobietę, która również strząsa śnieg, jakież bowiem inne miano dać owym oponom z rozkosznego muślinu, przez które rysuje się mglisto, niby anioł w chmurze i z których ma wyłonić się za chwilę. Potem trzeba mi jeszcze nieśmiałego szczęścia, zuchwałego bezpieczeństwa. Słowem, pragnę znów ujrzeć tę tajemniczą kobietę, ale pełną blasku, ale wśród świata, ale cnotliwą, otoczoną hołdami, strojną w koronki, lśniącą od diamentów, panującą stolicy, stojącą tak wysoko i tak imponującą, aby się nikt nie ośmielił podnieść na nią oczu. Otoczona swoim dworem, rzuca mi ukradkiem spojrzenie – Spojrzenie, które kłamie tym pozorom, spojrzenie, które depce dla mnie świat i ludzi. Zaiste. Po sto razy wydałem się śmieszny sam sobie, że kocham kilka łokci blondynu, aksamitu, cienkich batystów, arcydzieło fryzjera, świece, karoce, tytuły, herby malowane przez lakiernika lub sporządzone przez jubilera, słowem wszystko, co jest w kobiecie najbardziej sztuczne i co w niej jest, Najmniej kobietą, drwiłem sam z siebie, perswadowałem wszystko na próżno. Arystokratyczna kobieta i jej delikatny uśmiech, wykwint obejścia i godność czarują mnie. Kiedy stawia zaporę między sobą a światem, głaszcze we mnie wszystką próżność, która stanowi połowę miłości. Szczęście moje ma dla mnie więcej smaku, gdy wszystko mi go dokoła zazdrości. Nie czyniąc nic tak jak inne kobiety, nie chodząc, nie żyjąc jak one, zawijając się w płaszcz, którego one nie mogą mieć, używając osobnych perfum, kochanka moja wydaje mi się bardziej moją. Im bardziej oddala się od Ziemi, nawet w tym, co miłość ma ziemskiego, tym staje się w mych oczach piękniejszą. Szczęściem dla mnie, nie mamy we Francji od dwudziestu lat królowej. Byłbym zakochał się w królowej. Aby mieć wzięcie księżniczki, kobieta musi być bogata. W obliczu moich romantycznych fantazji, czym była Paulina? Czy mogła mi sprzedawać noce, które płaci się życiem, miłość, która zabija i która napina wszystkie ludzkie zdolności? Nikt nie umiera dla biednej dziewczyny, która się oddaje. Nigdy nie zdołałem wytępić w sobie tych uczuć i tych marzeń poety. Byłem zrodzony do miłości niemożliwej, a przypadek obsłużył mnie ponad moje pragnienia. Ileż razy obuwałem atłasem maleńkie nóżki Pauliny, spowijałem jej kibić smukłą jak młoda Topola w suknie z gazy, narzucałem na jej łono lekki szalik, aby po tywanach wyścielających jej pałac wieść ją do wykwintnej karocy. Ubóstwiałbym ją wtedy. Wstroiłem ją w dumę, której nie miała. Odzierałem ją ze wszystkich jej zalet, z jej uroczej naturalności, z niewinnego uśmiechu, aby ją zanurzyć w styks naszego zepsucia. Dać jej serce z kamienia. Uszminkować ją naszymi zbrodniami, aby zrobić z niej kapryśną lalkę salonów, wątłą kobietę, która się kładzie rano, aby z martwych wstać przy blasku świec wieczorem. Paulina była cała uczuciem, Cała świeżością. Ja pragnąłem ją mieć oschłą i zimną. W ostatnich dniach mego szaleństwa wspomnienie ukazało mi Paulinę tak, jak maluje nam sceny z dzieciństwa. Nie jeden raz ogarnęło mnie rozczulenie na myśl o owych rozkosznych chwilach. Czy to, że ujrzałem w myśli tę czarującą dziewczynę siedzącą przy moim stole, zajętą szyciem, spokojną, milczącą? skupioną, w słabym świetle, które spływając z okienka, ślizgało się lekkim srebrnym poblaskiem po jej pięknych czarnych włosach. Czyże słyszałem jej młody śmiech, lub też bujny głos śpiewający wdzięcznie melodyjki, które składała bez trudu. Kiedy Paulina rozgrzała się muzyką, wówczas twarz jej zdumiewająco była podobna do szlachetnej głowy, w jakiej Carlo Dolci ucieleśnił Italię. Moja okrutna pamięć rzucała mi tę dziewczynę poprzez szaleństwa mego życia, jak wyrzut, jak obraz cnoty, ale zostawmy biedną istotę jej losom. Choćby była najbardziej nieszczęśliwa, ocaliłem ją bodaj od okropnej burzy, nie chcąc jej wlec w moje piekło. O. Aż do ostatniej zimy pędziłem owo spokojne i pracowite życie, którego starałem się dać ci słaby obraz. W pierwszych dniach grudnia roku 1829 spotkałem Rastiniaka, który mimo opłakanego stanu mej odzieży ujął mnie pod ramię i w sposób prawdziwie braterski spytał o moje losy. Wziąwszy się na lepiej jego serdeczności, opowiedziałem mu pokrótce i moje życie, i moje nadzieje. Zaczął się śmiać. Nazwał mnie wraz geniuszem i głupcem. Jego gaskońska wymowa – jego znajomość świata, dostatek, jaki zawdzięczał swej obrotności, podziałały na mnie w nieprzeparty sposób. Rastyniak oznajmił mi, iż umrę w szpitalu, zapoznany jak lada głupiec, malował mój kondukt, pogrzebał mnie we wspólnym dole nędzarzy. Rozwinął mi teorię szarlatanizmu. Z tą sympatyczną werwą, która daje mu tyle uroku, ukazał mi wszystkich genialnych ludzi jako szarlatanów. Oświadczył, że brak mi jednego zmysłu i że to stanie się przyczyną mej śmierci, o ile będę tkwił samotnie przy ulicy de Cordier. Wedle niego powinienem bywać w świecie, oswajać ludzi z dźwiękiem mego nazwiska i wyzuć się z owego potulnego nieboraka, w którego skorupie nie do twarzy jest wielkiemu człowiekowi za życia. Głupcy, wykrzyknął, nazywają ten sposób życia karierowiczostwem. Moraliści? Potępiają go pod mianem rozpusty. Nie troszczmy się o ludzi, patrzmy na wyniki. Ty pracujesz? Otóż nie zrobisz nigdy nic. Ja jestem zdolny zarazem do wszystkiego i do niczego, leniwy jak suseł i ot osiągnę wszystko. Wszędzie mnie pełno, rozpycham się, robią mi miejsce, chwalę się, wierzą mi, robię długi, płacą je. Rozpusta, mój drogi, to system polityczny. Życie człowieka, przejadającego majątek, bywa niekiedy wyborną spekulacją. Lokuje swój kapitał w przyjaciołach, w przyjemnościach, w protektorach, w stosunkach. Przemysłowiec zyskuje milion? Przez dwadzieścia lat nie śpi, nie pije, nie bawi się. Wysiaduje swój milion, obnosi go po całej Europie, nudzi się, oddaje się wszystkim diabłom, jakie człowiek wymyślił. Po czym bankructwo, jak to widywałem, zostawia go często bez grosza, bez reputacji, bez przyjaciół. Marnotrawca to zgoła co innego. Ten bawi się życiem, puszcza konie na wyścigach. Jeżeli przypadkiem straci majątek, ma widoki zostać jakim generalnym poborcą, ożenić się dobrze, być sekretarzem ministra, ambasadora. Ma jeszcze przyjaciół, reputację i wciąż pieniądze. Znając sprężyny świata, manipuluje nimi na swoją korzyść. Czy ten system jest logiczny, czy też ja jestem wariat? Czyż to nie jest morał komedii, którą gra się co dzień w świecie? Twoje dzieło jest skończone, ciągnął po pauzie. Talent masz olbrzymi. Otóż znalazłeś się tam, skąd ja wychodzę. Trzeba ci teraz samemu przygotować własny sukces. To pewniejsze, musisz zawrzeć sojusz z koteriami, pozyskać sobie chwalców. Ja pragnę wejść do spółki z Twoją sławą. Będę jubilerem, który oprawi diamenty Twojej korony. Na początek bądź tu jutro wieczór. Wprowadzę Cię do pewnego domu, gdzie bywa cały Paryż, nasz Paryż. Paryż ludzi pięknych, milionerów, sław, słowem ludzi, których słowa są złotem, jak u chryzostoma. Kiedy ci ludzie uznają jakąś książkę, książka staje się modną. Jeżeli jest naprawdę dobra, Dali patent na geniusz, ani wiedząc o tym. Jeżeli masz spryt, mój chłopcze, zapewnisz los w swojej teorii, zrozumiawszy lepiej teorię losu. Jutro wieczór ujrzysz piękną hrabinę Fedorę, królową mody. Nigdy o niej nie słyszałem. Jesteś kafrem, odparł Rastyniak, śmiejąc się. Nie znać Fedory. Osoba na wydaniu, która posiada blisko 80 tysięcy funtów renty I która nie chce nikogo, lub której nikt nie chce Chodząca zagadka kobieca Paryżanka na wpół Rosjanka Rosjanka na wpół Paryżanka Kobieta, u której wychodzą wszystkie produkty romantyczne Nie oglądające światła dziennego Najpiękniejsza kobieta w Paryżu Najbardziej urocza Nie jesteś nawet kafrem Jesteś tworem pośrednim pomiędzy kafrem a zwierzęciem. Bądź zdrów. Do jutra. Okręcił się napięcie i znikł, nie czekając odpowiedzi. Nie dopuszczając myśli, aby rozsądny człowiek mógł nie chcieć być przedstawionym Fedorze. Jak wytłumaczyć to magiczne działanie imienia? Fedora prześladowała mnie niby zła myśl, z którą człowiek stara się paktować. Głos jakiś mówił mi, pójdziesz do Fedory. Daremnie broniłem się temu głosowi, krzycząc, że kłamie, miażdżył wszystkie moje rozumowania tym imieniem Fedora. Ale to imię, ta kobieta, czy nie były symbolem wszystkich moich pragnień, tematem mego życia? Imię to budziło sztuczną poezję wielkiego świata, migotało ucztami wykwintnego Paryża i świecidłami próżności. Kobieta jawiła mi się ze wszystkimi zagadnieniami namiętności, które mnie oblegały. To nie była może kobieta ani imię, ale wszystkie moje złe instynkty, które prężyły się w mej duszy, aby mnie kusić na nowo. Krabina Fedora, bogata i nieposiadająca kochanka, opierająca się pokusom paryskim, czyż nie była wcieleniem moich nadziei, moich wizji? Tworzyłem sobie kobietę, rysowałem ją sobie w myśli, marzyłem o niej. W nocy nie spałem, byłem jej kochankiem. Zamknąłem w kilku godzinach całe życie, życie miłości. Syciłem się jego płodnymi, palącymi rozkoszami. Nazajutrz, niezdolny wytrzymać męczarni, jaką było dla mnie oczekiwanie wieczoru, wypożyczyłem jakąś powieść i spędziłem dzień na czytaniu, uniemożliwiając sobie w ten sposób myślenie albo rachowanie czasu. W czasie czytania imię Fedory rozlegało się we mnie, niby dźwięk słyszany w oddali, który nie wstrząsa. Ale przykuwa uwagę. Posiadałem na szczęście jeszcze dosyć przyzwoity czarny frak i białą kamizelkę. Co się tyczy pieniędzy, z całego majątku zostało mi jakieś trzydzieści franków, które posiałem gdzieś wśród moich rzeczy, po szufladach, aby pomiędzy pięciofrankówką a jakimś zachceniem wznieść ciernistą zaporę poszukiwań oraz wędrówek po pokoju. Ubierając się, szukałem mego skarbu w oceanach papieru. Skąpy stan mej sakiewki może ci dać pojęcie, czym była suma, którą pochłonęły rękawiczki i dorożka. Schrupały chleb na cały miesiąc z góry. Tak już jest. Nigdy nam nie brak pieniędzy na nasze kaprysy. Spieramy się o cenę jedynie rzeczy użytecznych lub potrzebnych. Rzucamy niedbale złoto tancerkom, a targujemy się z robotnikiem, którego zgłodniała rodzina czeka zapłacenia rachunku. Iluż ludzi ma na sobie ubranie za sto franków, gałkę ulaski z diamentem, a je obiad za dwadzieścia pięć su? Zdaje się, że rozkosze próżności nie wypadają nam nigdy dość drogo. Rastyniak stawił się punktualnie. Uśmiechnął się z mej metamorfozy, żartując sobie ze mnie. Po drodze do hrabiny udzielił mi paru miłosiernych rad co do sposobu zachowania. Odmalował mi ją jako osobę skąpą, Próżną i podejrzliwą, ale skąpą z przepychem, próżną z prostotą, a podejrzliwą z wdziękiem. Znasz moje zobowiązania, rzekł, i wiesz, ile bym stracił na zmianie bogdanki. Obserwowałem Fedorę bezinteresownie i chłodno. Spostrzeżenia moje muszą być przeto trafne. Zamierzając cię jej przedstawić, myślałem o twoim losie. To też uważaj z nią na każde słowo. Ma piekielną pamięć, a spryt jej mógłby doprowadzić do rozpaczy dyplomatę. Odgadłaby chwilę, w której mówi prawdę. Mówiąc między nami, zdaje się, że cesarz nie uznał jej małżeństwa, gdyż ambasador rosyjski zaczął się śmiać, kiedy mu o niej wspomniał. Nie przyjmuje jej i kłania się jej dość lekko, kiedy ją spotyka w lasku. Bądź co bądź, należy do kółka pani de Bywa u pań de i de Restaud. We Francji reputacja jej jest nieskazitelna. Księżna de Cargilliano, marszałkowa najbardziej bacząca na pozory z całej koterii bonapartystów, często spędza lato u niej na wsi. Wielu młodych elegantów, jeden syn para Francji, ofiarowało jej nazwisko w zamian za majątek. Odprawiała ich grzecznie z kwitkiem. Może wrażliwość jej zaczyna się dopiero od tytułu hrabiego? Czyż nie jesteś margrabią? Śmiało naprzód, jeżeli ci się Fedora spodoba. Oto co się nazywa udzielać instrukcji. Żart ten nasunął mi myśl, że Rastyniak pragnie się zabawić i pobudzić mą ciekawość, jakoż moja improwizowana namiętność doszła do szczytu, kiedyśmy się znaleźli w sieni, strojnej kwiatami. Szedłem po szerokich schodach wysłanych dywanem. Widziałem dokoła siebie wszystkie wymysły angielskiego komfortu. Serce mi biło. Rumieniłem się, zaparłem się mego urodzenia, moich uczuć, dumy. Byłem w tej chwili pociesznym mieszczuchem. Cóż, przybywałem wprost spod dasza po trzech latach ubóstwa. Nie umiałem jeszcze oślepiony tymi drobnostkami życia. Cenić ponad nie owych nabytych skarbów, owych olbrzymich kapitałów intelektualnych, które stanowią bogactwo człowieka w chwili, gdy władza wpadnie mu w ręce, nie miażdżą go zaś, ponieważ praca myśli przysposobiła go zawczasu do walki politycznej. Ujrzałem kobietę lat około dwudziestu dwóch, średniego wzrostu, biało ubraną, otoczoną kręgiem mężczyzn i trzymającą w ręku wachlarz z piór. Widząc wchodzącego rastiniaka, wstała, podeszła ku nam, uśmiechnęła się z wdziękiem, rzuciła mi melodyjnym głosem parę pochlebnych słów z pewnością przygotowanych. Przyjaciel nasz oznajmił mnie jako wschodzący talent, a zręczność jego, jego gaskońska swada, zjednały mi sympatyczne przyjęcie. Stałem się przedmiotem powszechnej uwagi, co mnie zawstydziło. Szczęściem Rastyniak wspomniał o mej skromności. Spotkałem tam uczonych, pisarzy, eksministrów, parów Francji. W chwilę po moim zjawieniu rozmowa potoczyła się swoim torem. Czując, że trzeba mi podtrzymać moją reputację, skupiłem się. Po czym, nie nadużywając głosu, skoro mi przypadł, starałem się w słowach mniej lub więcej ciętych, głębokich lub dowcipnych ująć dyskusję. Zrobiłem pewne wrażenie. Po raz tysiączny w życiu Rastniak był prorokiem. Skoro salony napełniły się na tyle, aby każdy odzyskał swobodę ruchu, przewodnik mój ujął mnie pod ramię, aby mnie oprowadzić po salonach. Nie zdradzaj zbytniego zachwytu hrabiną, rzekł, odgadłaby powód odwiedzin. Salony były urządzone z najwyszukańszym smakiem. Ujrzałem wyborne obrazy. Każdy pokój miał, jak u najzamożniejszych Anglików, swój odrębny charakter. Jedwabne obicia, ornamenty, kształt mebli, najdrobniejszy szczegół, wszystko harmonizowało z zasadniczą intencją. W gotyckim buduarze, którego drzwi ginęły za ciężkimi oponami, obicia, zegar, wzory dywanów były gotyckie. Sufit przecięty ciemnymi rzeźbionymi belkami ściągał oko płaszczyznami pełnymi wdzięku i oryginalności, bo azerie artystycznie zrobione, nic tu nie psuło harmonii, nawet okna o barwnych i drogocennych witrażach. Zdumiałem się na widok nowoczesnego saloniku, w którym artysta rozwinął całą dzisiejszą sztukę dekoracyjną, tak lekką, miłą, powabną, dyskretną, oszczędną w złoceniach. Panowała tam czuła i mglista atmosfera niemieckiej ballady, mała świątynia miłości z roku 1827. Żardiniery, pełne rzadkich kwiatów, rozlewały woń. Dalej, za tym salonem, w amfiladzie, ujrzałem złocony pokój w stylu Ludwika XIV. W zestawieniu z naszym współczesnym zdobnictwem tworzył dziwny, ale miły kontrast. Mieszkanko miałbyś wcale niezłe, rzekł Rastyniak z uśmiechem, w którym przebijała lekka ironia. Czy to nie jest pokusa? Dodał, siadając. Naraz wstał, wziął mnie za rękę, zaprowadził do sypialni i pokazał pod baldachimem z białego muślinu i białej mory rozkoszne, łagodnie oświetlone łóżko istne łóżko młodej wróżki zaręczonej z duchem. Czy to nie jest, wykrzyknął z cicha, nadmiar bezwstydu, zalotności i zuchwalstwa, aby nam pozwolić podziwiać ten tron miłości? Nie oddać się nikomu, a pozwolić każdemu złożyć tu swój bilet wizytowy. "Gdybym był wolny, chciałbym widzieć tę kobietę złamaną, płaczącą pod mymi drzwiami, jesteś więc tak pewny jej cnoty? Najśmielsi z naszych don Juanów, ba nawet najzręczniejsi wyznają, że przegrali z nią sprawę, kochają się w niej jeszcze i są jej oddanymi przyjaciółmi. Czy ta kobieta nie jest zagadką? Te słowa wtrąciły mnie w rodzaj pijaństwa. Zazdrość moja już lękała się o przeszłość." Drżąc ze szczęścia, wróciłem spiesznie do salonu, gdzie zostawiłem hrabinę. Spotkałem ją w gotyckim buduarze, zatrzymała mnie uśmiechem, posadziła przy sobie, zagadnęła o moje prace i zdawała się nimi żywo zainteresowana, zwłaszcza gdy jej zacząłem wykładać mój system żartobliwie, zamiast go uczenie rozwijać profesorskim językiem. Ubawiła ją wiadomość, że wola ludzka jest to materialna siła podobna do pary, że nic w świecie duchowym nie oprze się tej potędze, kiedy człowiek jakiś przyuczył się ją skupiać, rozporządzać jej sumą, kierować stale na duszę strumień jej płynnej masy, że człowiek ten może wedle chęci wszystko zmieniać odnośnie do ludzkości, nawet zasadnicze prawa natury. Zarzuty Fedory świadczyły o niejakiej inteligencji. Na chwilę przyznałem jej słuszność, aby jej pochlebić, po czym zdruzgotałem jej kobiece rozumowania jednym słowem, zwracając uwagę na jakiś codzienny życiowy fakt, na przykład sen. Fakt pospolity na pozór, ale w gruncie rzeczy pełen zagadek niedocieczonych dla uczonego. Obudziłem jej ciekawość. Hrabina zadumała się chwilę, gdy rzekłem, że nasze myśli są to istoty uorganizowane. Zupełne, które żyją w niewidzialnym świecie i wpływają na nasze losy. Na dowód przytoczyłem jej myśli Kartezjusza, Diderota, Napoleona, które prowadziły, które prowadzą jeszcze całą epokę. Miałem zaszczyt rozerwać tę damę. Żegnając mnie, prosiła, abym ją odwiedził. Mówiąc stylem dworskim, udzieliła mi wstępu na pokoje. Czy że wziąłem wedle mego chwalebnego zwyczaju formę grzeczności za głos serca, czy że Fedora ujrzała we mnie jakąś bliską sławę i chciała pomnożyć swoją galerię uczonych, zdawało mi się, żem zrobił dobre wrażenie. Wezwawszy na pomoc wszystkie moje wiadomości fizjologiczne i dawne studia nad kobietą, rozważałem szczegółowo przez cały wieczór tę niezwykłą osobę i jej zachowanie. W pół ukryty we framudze szpiegowałem jej myśli, szukając ich w jej zachowaniu. Śledząc wszystkie manewry gospodyni domu, która chodzi, krąży, przysiada, rozmawia, przyzywa jakiegoś mężczyznę, zadaje mu pytanie i słucha wsparta o drzwi. Hut jej miał coś tak miękkiego, omdlałego. Falowanie sukni było tak wdzięczne. Ona cała budziła tak potężne pragnienie że zacząłem mocno powątpiewać o jej cnocie. Jeżeli Fedora obca dziś była miłości, niegdyś musiała być bardzo namiętna. Wyrafinowanie rozkoszy malowało się wręcz w pozie, jaką przybierała rozmawiając. Opierała się zalotnie od drzwi, jak kobieta bliska upadku, ale zarazem gotowa do ucieczki, gdyby ją zatrwożyło żywsze spojrzenie. Z rękami miękko skrzyżowanymi, jak gdyby pijąc słowa, słuchając ich nawet spojrzeniem pełnym życzliwości, oddychała uczuciem. Świeże i czerwone jej wargi odżynały się od bardzo białej cery. Ciemne włosy jak gdyby podkreślały pomarańczowy kolor oczu, centkowanych żyłkami, jak marmur florencki, których blask przydawał jeszcze wyrazu jej słowom. Wreszcie biust jej zdobny był w najpowabniejsze uroki. Rywalka zarzuciłaby może twardość gęstym brwiom zrośniętym na czole i zganiałaby niedostrzegalny puszek strojący owal twarzy. Wszędzie widziałem oddech namiętności. Miłość była wypisana na włoskich powiekach tej kobiety, na jej pięknych ramionach godnych milońskiej Wenery w jej rysach w jej dolnej wardze nieco wydatnej i lekko ocienionej to była więcej niż kobieta to był romans tak ten przepych kobiecości harmonijny całokształt linii nadzieje jakie te bujne kształty wróżyły namiętności były złagodzone ciągłym panowaniem nad sobą, nadzwyczajną skromnością, które stanowiły sprzeczność z wyrazem całej osoby. Trzeba było obserwacji tak bystrej jak moja, aby w niej odkryć naturę stworzoną dla rozkoszy. Aby wyłożyć jaśniej moją myśl, były w Fedorze dwie kobiety powyżej i poniżej pasa. Jedna była zimna, jedynie głowa zdawała się zdolna do miłości. Zanim zatrzymała oczy na mężczyźnie, przygotowywała spojrzenie, jak gdyby się działo coś tajemniczego w niej samej. Rzekłbyś jakiś spazm tych tak błyszczących oczu! Słowem, albo moja wiedza była niedoskonała i miała jeszcze wiele tajemnic w świecie moralnym, albo też hrabina posiadała piękną duszę, a uczucia jej i ich promieniowanie. Dawały jej fizjognomii ten urok, który nas ujarzmia i czaruje, oddziaływanie na wskroś moralne i tym potężniejsze, iż spotyka się z sympatiami pragnienia. Wyszedłem zachwycony, porwany tą kobietą, upojony jej zbytkiem, drażniony we wszystkim, co moje serce miało szlachetnego, skażonego, dobrego, złego. Czując się tak wzruszonym, ożywionym, podnieconym, Rozumiałem powab, który sprowadzał tam wszystkich tych artystów, dyplomatów, mężów stanu, tych finansistów o sercu wybitym blachą jak ich kasy. Bez wątpienia szukali w niej owej wściekłej podniety, która napinała we mnie wszystkie siły mego jestestwa, smagała krew w najdrobniejszych żyłkach, drażniła najmniejszy nerw i tętniła w mózgu. Nie oddała się żadnemu aby mieć wszystkich. Kobieta jest zalotna, puty, póki nie kocha. Ba, rzekłem do Rastiniaka, może ją wydano albo sprzedano za mąż, za jakiegoś starca i wspomnienie pierwszego małżeństwa zostawiło w niej wstręt do miłości. Ości. Wróciłem pieszo z dzielnicy Saint-Honoré, gdzie mieszkała Fedora. Z jej pałacu na ulicę de Cordier to prawie cały Paryż. Droga wydała mi się krótka, mimo iż było zimno. Przystąpić do oblegania Fedory w zimie, ostrej zimie, gdy nie posiadałem ani trzydziestu franków, gdy oddalenie, które nas dzieliło, było tak wielkie. Jedynie ubogi młodzieniec może wiedzieć, ile miłość pociąga wydatków na dorożki, rękawiczki, uranie, bieliznę, etc. Miłość, która jest nieco za długo platoniczną, staje się ruiną. Doprawdy zdarza się w życiu studenckim materiał na lauzuna, któremu niepodobne jest zbliżyć się do przedmiotu miłości mieszkającego na pierwszym piętrze. I jak mogłem ja, słaby, nikły, odziany skromnie, z bladą i wynędzniałą twarzą artysty świeżo po urodzeniu dzieła, Walczyć z młodymi ludźmi pięknie uczesanymi, ładnymi, zręcznymi, w krawatach zdolnych przywieść do rozpaczy całą Kroację, bogatymi, zbrojnymi w powoziki i odzianymi w impertynencje. Ba, Fedora, lub śmierć, wykrzyknąłem, mijając most. Fedora to fortuna. Piękny gotycki buduar. I salon w stylu Ludwika XIV przewinęły mi się przed oczyma. Ujrzałem hrabinę w białej sukni z obszernymi rękawami, jej wdzięczny chód i pokusy jej gorsu. Kiedy my przybył na moje poddasze, gołe, zimne, zaniedbane jak peruka uczonego, otaczały mnie jeszcze obrazy zbytku fedory. Kontrast ten był złym doradcą. Zbrodnie muszą się rodzić w ten sposób. Przeklinałem wówczas, drżąc z wściekłości, moją skromną i uczciwą nędzę, moje płodne poddasze, gdzie wylęgło się tyle myśli. Zażądałem rachunku od Boga, od diabła, od społeczeństwa, od mego ojca, od całego świata za mój los, za moje nieszczęście. Położyłem się zgłodniały, mamrocząc pocieszne przekleństwa, ale z mocnym postanowieniem zdobycia Fedory. To serce kobiece było ostatnim biletem na loterii mego losu. Daruję ci pierwsze moje wizyty u Fedory, aby dojść do dramatu. Starając się trafić do duszy tej kobiety, próbowałem podbić jej umysł, znaleźć sprzymierzeńca w jej próżności. Pragnąc, aby mnie pokochała, dostarczyłem jej tysiąc przyczyn podziwiania samej siebie. Nigdy nie zostawiałem jej w stanie obojętności. Kobiety chcą wzruszeń za wszelką cenę, dawałem je jej. Raczej byłbym ją rozzłościł, niż żeby miała być przy mnie obojętna. Jeżeli zrazu, ożywiony niezłomną wolą i pragnieniem zdobycia jej miłości, zyskałem nad nią wielką przewagę, niebawem namiętność moja wzrosła, straciłem panowanie nad sobą, wpadłem w szczerość, zgubiłem się i zakochałem się na śmierć. Nie bardzo wiem, co my w poezji lub w rozmowie nazywamy miłością, ale tego uczucia, które się rozwinęło nagle w mojej podwójnej naturze, nie znalazłem odmalowanego nigdzie, ani w retorycznych i wyszukanych frazesach Jana Jakuba Russo, którego może zajmowałem mieszkanie, ani w chłodnych koncepcjach dwóch wieków naszej literatury, ani w obrazach włoskich mistrzów. Jedynie widok Jeziora Brien, parę motywów Rossiniego, Madonna Murilla, będąca w posiadaniu Marszałka Solt, listy Marii Leskorabat, parę słów rozsypanych w zbiorze anegdot, ale zwłaszcza modlitwy mistyków i parę ustępów z naszych klecht zdołały mnie przenieść w boskie regiony mej pierwszej miłości. Żaden język ludzki, żadne tłumaczenie myśli dokonane za pomocą barw marmurów, słów albo dźwięków nie zdołałyby oddać nerwu, prawdy, skończoności, nagłości uczucia rodzącego się w duszy. Tak, kto mówi sztuka, mówi kłamstwo. Miłość przechodzi nieskończone przeobrażenia, zanim się splecie trwale z naszym życiem i zabarwi je na zawsze kolorem płomienia. Tajemnica tego niedostrzegalnego przenikania umyka się rozbiorowi artysty. Prawdziwa namiętność wyraża się za pomocą krzyków, westchnień, nudnych dla obojętnego człowieka. Trzeba szczerze kochać, aby współdźwięczeć z wykrzyknikami Lowe gdy się czyta klarysę Harlow. Miłość jest to naturalne źródło, płynące zrazu łożyskiem z muchu, kwiatów i żwiru, później jako strumień, później jako rzeka. Zmienia charakter swój i postać z każdą falą i wpada do niezmierzonego oceanu, w którym miałkie dusze widzą monotonię, a w którym wielkie dusze topią się w wiekuistej zadumie. Jak ważyć się opisać te przejściowe odcienie uczucia, te drobnostki mające taką wartość, te słowa, których akcent wyczerpuje skarby mowy, te spojrzenia płodniejsze niż najbogatsze poematy? W każdej z mistycznych scen wówczas, gdy zakochujemy się nieznacznie w kobiecie, otwiera się odkłań zdolna pomieścić wszystkie ludzkie poezje. Och, i jakże moglibyśmy oddać w słowie żywe i tajemnicze drgnienia duszy, skoro nam brak wyrazów dla odmalowania widzialnych tajemnic piękności. Cóż za urzeczenie! Ileż godzin spędziłem zatopiony w niewysłowionej ekstazie, pochłonięty widzeniem jej. Czułem się szczęśliwy. Czym? Nie wiem. W tych chwilach, jeżeli twarz jej była zalana światłem, spełniało się jakieś zjawisko, które dobywało z niej blask. Niedostrzegalny puszek złocący cienką i delikatną skórę rysował miękko kontury, z wdziękiem, który podziwiamy w odległych liniach horyzontu, kiedy się gubi w słońcu. Zdawałoby się, że jasność dnia pieści ją, stapiając się z nią w jedno, lub też że z promiennej jej twarzy wydziela się światło żywsze niż samo światło. Znów cień, spływając po tej słodkiej twarzy, barwił ją, zmieniając odcienie jej wyrazu. Często, jak gdyby jakaś myśl malowała się na jej marmurowym czole, oko ciemniało, powieki drgały, rysy falowały, poruszane uśmiechem, inteligentny koral jej warg ożywiał się, zwijał, rozwijał. Odblask włosów rzucał ciemne tony na jej świeże skronie, a każda z tych zmian mówiła. Chciałem czytać uczucie nadzieję we wszystkich tych fazach jej twarzy. Te nieme rozmowy przechodziły z duszy w duszę jak dźwięk w echo, dając mi ulotne radości, które zostawiały głębokie wrażenie. Głos jej wprawiał mnie w jakieś szaleństwo, które zaledwie mogłem zdławić. Za przykładem nie wiem, już którego księcia lotaryngi mógłbym nie czuć gorejącego węgla w dłoni w czasie, gdy ona przesuwałaby swoje drażniące palce w moich włosach. To już nie był zachwyt, pragnienie, ale urok, fatalność. Często wróciwszy na swoje poddasze, widziałem mglisto Fedorę, jej dom i uczestniczyłem poniekąd w jej życiu. Jeżeli ona cierpiała, i ja cierpiałem i mówiłem jej na zajutrz pani cierpiała. Ileż razy przyszła w ciszy nocnej, wywołana potęgą mego zachwycenia. To szybka jak promień światła wytrącała mi pióro, płoszyła naukę i prace, które umykały zrozpaczone. Kazała mi się podziwiać, przybierając kuszącą pozę, w której widziałem ją niedawno. To znów ja szedłem naprzeciw niej w świat zjaw i pozdrawiałem ją jak nadzieję, prosząc, aby mi dała słyszeć swój srebrny głos. Po czym budziłem się płacząc. Jednego dnia przyrzekłszy pójść ze mną do teatru, nagle pod wpływem kaprysu zmieniła zamiar i prosiła, abym zostawił ją samą. Zrozpaczony tym zawodem, który mnie kosztował dzień pracy i. Mamż powiedzieć, mego ostatniego talara, udałem się tam, gdzie ona miała być ze mną, chcąc ujrzeć sztukę, którą ona pragnęła widzieć. Ledwie zająłem miejsce, uczułem w sercu jakby wstrząśnienie elektryczne. Jakiś głos powiedział mi: Ona tu jest. Odwracam się. Widzę hrabinę w parterowej loży, ukrytą w głębi, w cieniu. Spojrzenie moje nie zawahało się. Oczy znalazły ją natychmiast z bajeczną jasnością widzenia. Dusza moja poleciała ku jej życiu jak owad leci ku swemu kwiatowi. Skąd zmysły moje dowiedziały się o tym? Istnieją owe tajemnicze drgania, które mogą zdziwić ludzi powierzchownych, ale te oddziaływania naszej wewnętrznej natury są równie proste jak codzienne zjawiska naszego zewnętrznego wzroku. To też nie uczułem zdziwienia, ale przykrość. Moje studia nad naszą siłą moralną, tak mało znaną, zdały się bodaj na to, aby mi pozwolić odnaleźć w mej namiętności żywe dowody mego systemu. To skojarzenie uczonego i kochanka, istnego bałwochwalstwa oraz miłości nauki miało coś bardzo osobliwego. Nauka była często rada z tego, co doprowadzało kochanka do rozpaczy. Kiedy zaś ów czuł się bliskim tryumfu, z radością odtrącał precz od siebie naukę. Fedora dostrzegła mnie i spoważniała, krępowałem ją. Po pierwszym akcie złożyłem jej wizytę. Była sama, zostałem. Mimo, że nie mówiliśmy nigdy dotąd o miłości, przeczułem wyjaśnienie. Nie odsłoniłem jej jeszcze mego sekretu, a mimo to istniało między nami jakby jakieś oczekiwanie. Ona zwierzała mi swoje projekty zabaw i pytała mnie w wilie z odcieniem przyjaznego niepokoju, czy przyjdę na zajutrz. Radziła się mnie spojrzeniem, kiedy powiedziała coś dowcipnego, jak gdyby chciała się podobać wyłącznie mnie. Kiedy ja się dąsał, stawała się przymilna. Kiedy ona się gniewała, miałem prawo spytać o powód. Jeżeli coś przewiniłem, kazała się długo błagać o przebaczenie. Sprzeczki te, w których zasmakowaliśmy oboje, oddychały miłością. Rozwijała w nich tyle wdzięku i zalotności, a ja znajdowałem w nich tyle szczęścia. W tej chwili zażyłość nasza przerwała się zupełnie. Znaleźliśmy się naprzeciw siebie, jak dwoje obcych. Hrabina była lodowata, ja przeczuwałem nieszczęście. Niech Pan będzie tak dobry mnie odwieść, rzekła po przedstawieniu. Czas. Odmienił się nagle. Skorośmy wyszli z teatru, padał śnieg z deszczem. Powóz Fedory nie mógł dotrzeć do samej bramy. Widząc dobrze ubraną kobietę, zmuszoną przejść przez szerokość bulwaru, posługacz rozpiął nad nami parasol. Skorośmy wsiedli, zażądał zapłaty za swoją usługę. Nie miałem nic. W tej chwili byłbym sprzedał dziesięć lat życia, aby mieć dwa słu. Wszystko, co składa człowieka i jego tysiąc próżności, skręciło się we mnie od piekielnego bólu. Rzekłem: Nie mam drobnych, mój przyjacielu, a słowa te zabrzmiały twardo, niecierpliwie. I wyrzekłem je ja, brat tego człowieka ja, który znałem tak dobrze nieszczęście ja, który niegdyś oddałem tak łatwo siedemset tysięcy franków. Lokaj odepchnął biedaka, i konie ruszyły z kopyta. Po drodze fedora, roztargniona lub udająca zamyślenie, odpowiadała wzgardliwymi monosylabami na moje pytania. Zamilkłem. Była to straszna chwila. Znalazłszy się u niej, siedliśmy przy kominku. Skoro lokaj oddalił się, poprawiwszy ogień, hrabina zwróciła się do mnie z zagadkowym wyrazem twarzy i rzekła poważnie. Od chwili mego powrotu do Francji, majątek mój skusił niejednego młodego człowieka. Słyszałam wyznania miłości, które mogły zadowolić mą dumę. Spotkałam ludzi, których przywiązanie było tak szczere i głębokie, iż byliby mnie poślubili nawet jako biedną dziewczynę, jaką byłam niegdyś. Wreszcie, trzeba to panu wiedzieć, panie de Valentin, ofiarowano mi nowe bogactwa i nowe tytuły. Ale trzeba panu także wiedzieć, że nigdy nie ujrzałam już na oczy tych, którzy byli na tyle nierozsądni, aby mi mówić o miłości. Gdyby mi pan był obojętny, nie udzieliłabym panu tej przestrogi, w której więcej mieści się przyjaźni niż dumy. Kobieta wystawia się na afront wówczas, gdy, przypuszczając, że jest kochana, broni się z góry przed tym zawsze pochlebnym uczuciem. Znam rolę Arsinoe. Araminty to też oswoiłam się z odpowiedzią, jaką mogę usłyszeć w podobnych okolicznościach. Ale dziś mam nadzieję, iż człowiek taki jak pan nie osądzi mnie źle za to, że ukazałam mu szczerze swą duszę. Mówiła to z zimną krwią adwokata lub rejenta, wykładającego klientom szczegóły procesu lub punkty kontraktu. Jasny i luby dźwięk jej głosu, nie zdradzał najmniejszego wzruszenia. Jedynie fizjonomia jej i wzięcie, zawsze szlachetne i skromne, robiły wrażenie dyplomatycznej oschłości i chłodu. Z pewnością obmyśliła te słowa i ułożyła program tej sceny. Och, drogi przyjacielu. Są kobiety, które kiedy znajdują przyjemność w tym, aby nam rozdzierać serce, kiedy z umysłu topią w nim sztylet i obracają go w ranie, wówczas są urocze. Kochają, lub chcą być kochane. Pewnego dnia nagrodzą nas za nasz ból, tak jak Bóg ma podobno nagrodzić nasze dobre uczynki. Stokrotnie płacą nam rozkoszą cierpienie, którego siłę umieją ocenić. Okrucieństwo ich, czyż nie jest pełne uczucia? Ale znosić tortury z rąk kobiety, która zabija nas z całą obojętnością, czyż to nie jest okropna męczarnia? W tej chwili Fedora deptała, sama nie wiedząc o tym wszystkie me nadzieje. Łamała moje życie i niszczyła mą przyszłość z zimną obojętnością i niewinnym okrucieństwem dziecka, które przez ciekawość rozdziera skrzydła motyla. Z czasem, dodała Fedora, uzna Pan, mam nadzieję, rzetelne przywiązanie, które ofiarowuje moim przyjaciołom. Dla nich zawsze mnie Pan znajdzie dobrą i oddaną. Umiałabym im oddać życie, ale gardziłby pan mną, gdybym cierpiała ich miłość, nie dzieląc jej. Na tym kończę. Pan jest jedynym człowiekiem, który dotąd usłyszał ode mnie te ostatnie słowa. Zrazu odjęło mi mowę. Zaledwie zdołałem opanować huragan, który wzbierał we mnie. Ale niebawem zdławiłem moje uczucia w głębinach duszy i uśmiechnąłem się. "Jeżeli powiem, że panią kocham, odparłem, skaże mnie pani na wygnanie. Jeżeli okaże obojętność, zemści się pani za to. Księża, sędziowie i kobiety nigdy nie zrzucają zupełnie swej sukni. Milczenie nie przesądza niczego. Niech pani pozwoli, że zmilczę. Skoro mi pani udziela tak braterskiej przestrogi, znaczy to, że się mnie pani lęka stracić. Ta myśl mogłaby wystarczyć mej dumie." Ale zostawmy sprawy osobiste. Jest pani może jedyną kobietą, z którą można filozoficznie roztrząsać postanowienie tak sprzeczne z prawami natury. W zestawieniu z innymi egzemplarzami pani gatunku, jest pani fenomenem. Szukajmy tedy razem, z dobrą wiarą, przyczyn tej fizycznej anomalii. Czy istnieje w pani, jak w wielu kobietach dumnych z samych siebie, rozkochanych we własnej doskonałości, uczucie wyrafinowanego egoizmu, które każe pani wzdrygać się przed myślą, iż mogłabyś należeć do mężczyzny, wyrzec się swej woli i poddać się urojonej a drażniącej panią wyższości? Zyskałaby pani w mych oczach tysiąc nowych uroków, czyżby pierwszym razem miłość obeszła się z panią okrutnie? A może cena, jaką pani musi przywiązywać do swej wytwornej kibici, do swego rozkosznego biustu, każe się pani lękać trudów macierzyństwa? Czy to nie jest może najważniejszy z owych tajemnych powodów, dla których bronisz się przed zbyt przekonywującą miłością? Czy ma pani jaką ułomność, która cię czyni cnotliwą mimo chęci? Niech się pani nie gniewa. Ja roztrząsam, badam, jestem o tysiąc mil od miłości. Natura, która stwarza ślepych od urodzenia, może wszak stworzyć kobiety głuche, nieme i ślepe w tym względzie. W istocie, jest pani cennym przedmiotem dla obserwacji lekarskiej. Nie zna pani całej swej wartości. Może pani mieć usprawiedliwiony wstręt do mężczyzn. Uznaję to. Wydają mi się wszyscy brzydcy i wstrętni. Ma pani słuszność, dodałem, czując, że serce mi się ściska. Musisz nami gardzić, nie istnieje mężczyzna, który by był godny pani. Nie powtórzę ci wszystkich sarkazmów, które wysypałem na nią, śmiejąc się. I od najbardziej zatrute słowo, najostrzejsza ironia nie wyrwały jej najmniejszego odruchu ani gestu oburzenia. Słuchała, zachowując na wargach, w oczach swój zwykły uśmiech, ten uśmiech, który wkładała, jak suknie, zawsze ten sam dla przyjaciół dla prostych znajomych, dla obcych. Czy nie jestem bardzo poczciwa, że pozwalam się selekcjonować w ten sposób? rzekła, korzystając z chwili, gdy ja patrzyłem na nią w milczeniu. Widzi pan, ciągnęła z uśmiechem. Przyjaźń moja wolna jest od niemądrej drażliwości. Wiele kobiet skarałoby pana impertynencję zamykając panu drzwi swego domu. Może mnie pani wypędzić, nie podając przyczyn swej surowości. To mówiąc, czułem się gotów zabić ją, gdyby mnie odprawiła. Szaleniec z pana, rzekła z uśmiechem, czy pani kiedy pomyślała, ciągnąłem, o skutkach gwałtownej miłości? Człowiek w rozpaczy nieraz zamordował kobietę, którą kochał. Lepiej być martwą niż nieszczęśliwą, odparła zimno. Człowiek tak namiętny z pewnością kiedyś opuści żonę i zostawi ją na bruku, strwoniwszy jej majątek. Ta arytmetyka ogłuszyła mnie. Ujrzałem jasno przepaść między tą kobietą a mną. Nie było między nami możliwości porozumienia się. Żegnam panią, rzekłem zimno, żegnam pana, odparła, skłaniając przyjacielsko głowę do jutra. Patrzałem na nią chwilę, śląc jej całą ową miłość, której się wyparłem. Ona stała, rzucając mi swój banalny uśmiech ów wstrętny uśmiech marmurowego posągu, wyrażający jak gdyby miłość, ale zimny. Czy rozumiesz, mój drogi, wszystkie męczarnie, jakie mnie szarpały, gdy wracałem do domu w śnieg i w deszcz, idąc mile po goło ledzi, straciwszy wszystko? Och, wiedzieć, że ona nawet nie pomyśli o mej nędzy i sądzi, że jestem jak ona bogaty, że kołyszę się miękko w powozie ileż ruin i zawodów. Nie chodziło już o pieniądze, ale o wszystkie skarby mej duszy. Szedłem na oślep, rozbierając w duchu słowa tej dziwnej rozmowy, gubiąc się w komentarzach tak, że w końcu wątpiłem o potocznej wartości słów i myśli. I wciąż kochałem, kochałem tę zimną kobietę, której serce trzeba było zdobywać ciągle i która wciąż marząc wczorajsze obietnice, jawiła się na zajutrz jak nowa kochanka. Kiedy skręcałem pod bramami Instytutu, chwyciła mnie gorączka. Przypomniałem sobie wówczas, że jestem naczczo. Nie miałem ani szelonga. Na domiar nieszczęścia deszcz wykoślawił mi kapelusz. Jak teraz zjawić się w domu wykwintnej kobiety, jak się pokazać w salonie bez przyzwoitego kapelusza? Dzięki nadzwyczajnym wysiłkom, przeklinając głupią i niedorzeczną modę, która każe wystawiać na pokaz kapelusz, obnosząc go w ręku, zdołałem utrzymać dotąd moje nakrycie głowy bodaj w możliwym stanie. Nie był ani bezczelnie nowy, ani beznadziejnie stary, ani wytarty, ani zbyt lśniący. Ot mógł uchodzić za kapelusz dbającego o siebie człowieka. Ale teraz jego sztuczne bytowanie doszło swego ostatecznego kresu. Był chory, zniszczony, skończony. Istny łachman, godny przedstawiciel swego pana. Dla braku półtora franka zniweczyłem moją pracowitą elegancję. Ach, ileż nieznanych ofiar poniosłem dla Fedory od trzech miesięcy! Często pieniądze przeznaczone na całotygodniowy chleb poszły na to, aby ją zobaczyć przez chwilę. Zaniedbywać moje prace i głodzić się to było jeszcze nic. Ale przebywać ulice Paryża, unikając ochlapania, biec, aby umknąć przed deszczem, zjawić się u niej ubrany równie dobrze jak lalusie, którzy ją otaczali. Och, dla zakochanego i roztargnionego poety zadanie to przedstawiało nieprzeliczone trudności. Moje szczęście, moja miłość zależały od pryśnięcia błotem na moją jedyną białą kamizelkę. Wyrzec się jej widoku, gdybym się powalał gdybym zmógł. Nie mieć pięciu su, aby dać sobie oczyścić najlżejszą plamkę na trzewikach. Miłość moja rosła od wszystkich tych drobnych, nieznanych tortur, olbrzymich dla nerwowego artysty. Nieszczęśliwi kochankowie ponoszą ofiary, o których nie wolno wspominać kobietom żyjącym w sferze zbytku i elegancji. Widzą one świat poprzez pryzmat barwiący złotem ludzi i rzeczy. Optymistki z egoizmu, Okrutne przez dobry ton, kobiety wyrzekają się zastanowienia w imię swoich przyjemności. Gorączka uciech rozgrzesza je z ich obojętności na nieszczęście. Dla nich szelong nigdy nie jest milionem, to raczej milion wydaje się im szelongiem. Jeżeli miłość musi bronić swej sprawy wielkimi ofiarami, musi zarazem pokrywać je delikatną zasłoną, spowijać je milczeniem. Ale rzucając na kartę majątek i życie, ludzie bogaci korzystają z przesądów światowych, które zawsze dają pewien blask ich miłosnym szaleństwom. Dla nich milczenie mówi, a zasłona jest wdziękiem. Podczas gdy moja okropna dola skazywała mnie na przerażające męczarnie, nie pozwalając mi rzec kocham albo umieram. Czyż nie wynagradzała mnie hojnie przyjemność, jaką mi sprawiało to, że poświęcam jej wszystko? Hrabina przydała wartości najpospolitszym wydarzeniom mego życia, związała z nimi niewymowne rozkosze. Niegdyś, obojętny w kwestii stroju, obecnie szanowałem moje ubranie jak drugiego siebie. Mając do wyboru otrzymać ranę albo rozedrzeć frak, nie byłbym się zawahał. Wejdź tedy w moje położenie i zrozum wszystkie szaleństwa myśli, rosnącą gorączkę, jaka miotała mną przez całą drogę podsycana może jeszcze ruchem. Doznawałem jakiejś piekielnej przyjemności, czując się na szczycie niedoli. Chciałem widzieć jakąś wróżbę odmiany w tym ostatnim przesileniu, ale nieszczęście ma skarby bez dna. Drzwi hoteliku były uchylone. Przez otwór w okiennicy wyciętej w kształt serca ujrzałem światło. Paulina, czekając na mnie, rozmawiała z matką. Usłyszawszy moje imię, przystanąłem. Rafael, mówiła Paulina, jest o wiele przystojniejszy niż student spod siódmego. Ma takie ładne włosy blond. Czy nie uważasz, że w głosie jego jest coś dziwnego, co wnika do serca? A przy tym, mimo że wydaje się nieco dumny, jest tak dobry, tak wytworny w obejściu. Och, naprawdę, może się podobać. Jestem pewna, że wszystkie kobiety muszą szaleć za nim. Mówisz tak, jakbyś go kochała, zauważyła pani Godę. Och, kocham go jak brata, odparła śmiejąc się. Byłabym bardzo niewdzięczna, gdybym nie płaciła mu sympatią. Czyż nie nauczył mnie ranie muzyki, rysunków, gramatyki, słowem wszystkiego, co umiem? Ty niewiele zwracasz uwagi na moje postępy, mamusiu, ale ja się robię tak uczona, że niedługo sama będę dawać lekcje, a wówczas będziemy mogły trzymać służącą. Cofnąłem się nieznacznie po czym robiąc umyślnie nieco hałasu, wszedłem do sali, aby wziąć lampę. Paulina wstała, aby mi ją zaświecić. Biedne dziecko rozlało rozkoszny balsam na moje rany. Ta naiwna pochwała mej osoby dodała mi nieco otuchy. Potrzebowałem wierzyć w samego siebie i usłyszeć bezstronny sąd o mej istotnej wartości. Nadzieje moje, podsycone w ten sposób, rzuciły może odblask na to, co mnie otaczało. Może też i nigdy nie przyjrzałem się scenie, którą dość często nastręczałem mym oczom dwie mieszkanki tej sali. Ale w tej chwili podziwiałem w naturze najrozkoszniejszy obrazek rodzajowy, z taką prostotą odtwarzany przez malarzy flamandzkich. Matka, siedząc przy na wpół zagasłym kominku, robiła pończochę z poczciwym uśmiechem na ustach. Paulina malowała ekraniki, farby Pędzle rozłożone na stoliku bawiły oko żywymi kontrastami. Gdy wstała i podeszła, aby zapalić moją lampę, całe światło padło na jasną twarzyczkę. Trzeba było być opętanym straszliwą namiętnością, aby nie podziwiać jej przezroczystych i różowych rączek, jej idealnej głowy i dziewiczej kibici. Noc i cisza spowiły swoim urokiem to pracowite czuwanie, ten zakątek oddychający spokojem. Ta nieustanna, a tak wesoło dźwigana praca świadczyła o pobożnej i pełnej wzniosłych uczuć rezygnacji. Między sprzętami a ludźmi istniała tu jakaś nieokreślona harmonia. U Fedory zbytek był suchy, budził we mnie złe myśli, natomiast owa pokorna nędza i uczciwa prostota orzeźwiały moją duszę. Może czułem się upokorzony w obliczu zbytku, tu z tymi dwiema kobietami, w tej ciemnej izbie, gdzie życie sprowadzone do prostych form kryło się niejako w zaciszach serca. Odzyskiwałem pewność siebie, mogąc roztaczać tę opiekę, tę wyższość, którą mężczyzna tak bardzo lubi dawać uczuć. Kiedym się znalazł blisko Pauliny, Objęła mnie spojrzeniem niemal macierzyńskim i drżącymi rękami stawiając lampę, wykrzyknęła: Boże, jakiż pan blady! Och, cały mokry! Mama osuszy pana. Panie Rafaelu, dodała po małej pauzie, pan lubi mleko. Dostałam dziś wieczór śmietankę. Czy zechce pan skosztować? Poskoczyła jak młody kociak do porcelanowego garnuszka pełnego mleka i podała mi go tak żywo, Podsunęła mi go pod nos tak milutkim gestem, żem się zawahał. Odmówi pan? rzekła zmienionym głosem. Nasze dwie dumy zrozumiały się. Paulina cierpiała w swoim ubóstwie i wyrzucała mi mą hardość. Wzruszyłem się. Ta śmietanka to było może jej jutrzejsze śniadanie. Mimo to przyjąłem. Biedna dziewczyna siliła się ukryć radość, która iskrzyła się w jej oczach. Potrzebowałem tego, rzekłem siadając. Wyraz troski przesunął się po jej czole. Czy pamiętasz Paulino ten ustęp, gdzie Bausset maluje nam Boga nagradzającego szklankę wody hojniej niż wygraną bitwę? Tak, odparła. I łono jej biło jak pierś młodej ptaszyny w dłoni dziecka. A więc, ponieważ rozstaniemy się niebawem, dodałem niepewnym głosem, pozwól mi wyrazić moją wdzięczność za dobroć, jakąście mi obie z matką okazywały. Och, nie rachujmy się, odparła ze śmiechem. Śmiech jej krył wzruszenie, które mi sprawiło ból. Mój fortepian, ciągnąłem, jakby nie słysząc jej słów, to jeden z najlepszych instrumentów erarda przyjm go, weź go bez skrupułów. Nie mógłbym go doprawdy zabrać w podróż, w którą się wybieram. Oświecone może akcentem melancholii, z jakim wymówiłem te słowa, Paulina i jej matka zrozumiały mnie widocznie. Spoglądały na mnie z ciekawością i grozą. Przywiązanie, którego szukałem w zimnych sferach wielkiego świata, było tedy tutaj. Szczere, bez blasku, ale serdeczne, a może i trwałe. Nie trzeba tak się trapić, rzekła matka. Niech Pan zostanie z nami. Mąż mój jest w tej chwili w drodze, dodała: Czytałam dziś wieczór Ewangelię świętego Jana, podczas gdy Paulina trzymała na nitce klucz przywiązany do Biblii, klucz obrócił się. Ta wróżba świadczy, że Godę jest zdrów i że mu się dobrze powodzi. Paulina powtórzyła tę wróżbę dla Pana i dla młodego lokatora spod siódemki. Ale klucz obrócił się tylko dla Pana będziemy wszyscy bogaci mąż wróci milionerem widziałam go we śnie na okręcie pełnym wężów na szczęście woda była mętna co oznacza złoto i zamorskie kamienie te przyjazne i szczere słowa podobne jakiejś piosnce którą matka usypia smutki swego dziecka wróciły mi nieco spokoju akcent i spojrzenie zacnej kobiety tchnęły ową poczciwą serdecznością, która nie usuwa zgryzoty, ale uśmierza ją o duża i koi. Paulina, przenikliwsza od matki, badała mnie z niepokojem. Inteligentne jej oczy zdawały się odgadywać moje życie i przyszłość. Podziękowałem obu kobietom skinieniem głowy, po czym uciekłem, obawiając się rozczulić. Kiedy się znalazłem sam na poddaszu, Zanurzyłem się w mojej niedoli. Moja nieszczęsna wyobraźnia kreśliła mi tysiąc projektów nietrzymających się ziemi i podsunęła mi niemożliwe pomysły. Kiedy człowiek wlecze życie wśród szczątków swej fortuny, znajduje jeszcze to i owo, ale ja nie miałem nic. Ach, mój drogi, zbyt łatwo oskarżamy nędzę. Bądźmy pobłażliwi dla skutków społecznych tego najsilniejszego ze środków rozkładu. Tam, gdzie włada nędza, nie ma już ani wstydu, ani zbrodni, ani cnoty, ani inteligencji. Byłem wówczas bez myśli, bez siły, jak młoda dziewczyna padająca na kolana przed tygrysem. Człowiek z wolnym sercem, a bez pieniędzy, pozostaje panem swojej osoby. Ale nędzarz, który kocha, nie należy już do siebie. I nie może się zabić. Miłość daje nam jakąś część dla nas samych. Szanujemy w sobie drugie życie. Staje się ona wówczas najokropniejszym z nieszczęść, nieszczęściem z nadzieją, nadzieją, która nam każe znosić tortury. Usnąłem z myślą opowiedzenia na zajutrz Rastiniakowi osobliwego wyroku Fedory. — Haha! — rzekł Rastyniak, gdym się zjawił u niego na zajutrz o dziewiątej rano. Wiem, co cię sprowadza. Fedora musiała cię przepędzić. Jakieś poczciwe duszyczki, zazdrosne o twój wpływ na hrabinę, rozpuściły wiadomości o waszym małżeństwie. Bóg wie, o jakie szaleństwa pomówili cię rywale i jakich potwarzy stałeś się przedmiotem. Wszystko się tedy tłumaczy, wykrzyknąłem. Przypomniałem sobie moje zuchwalstwa i hrabina wydała mi się wzniosła. Uznałem, że jestem bezecnikiem, który jeszcze nie dość wycierpiał, w pobłażaniu jej widziałem już tylko dobroć tkliwego serca. — Nie galopuj tak, rzekł roztropny Gaskończyk. Fedora posiada wrodzoną przenikliwość kobiet głęboko samolubnych. Przejrzała cię może w chwili, gdy widziałeś w niej jeszcze tylko majątek i wykwint. Mimo twego sprytu, czytała może w twojej duszy. Jest dość fałszywa, aby żaden fałsz nie ostał się przed nią. Boję się, dodał, żem cię pchnął na złą drogę. Mimo całego poloru umysłu i form, wygląda mi ona na despotkę, jak wszystkie kobiety, które używają życia jedynie głową. Dla niej całe szczęście mieści się w dobrobycie, w przyjemnościach towarzyskich, uczucie jest dla niej rolą unieszczęśliwiłaby cię, zrobiłaby z ciebie swojego lokaja. Rastyniak rzucał groch o ścianę. Przerwałem mu, przedstawiając mu z pozornym humorem moje położenie finansowe. Wczoraj wieczór, odparł, karcięta zabrały mi wszystko, co miałem do rozporządzenia. Gdyby nie ta banalna katastrofa, chętnie bym z tobą podzielił moją sakiewkę. Ale chodźmy gdzie na śniadanie. Ostrygi potrzebną nam może jaką dobrą radę. Ubrał się, kazał zaprząc swój kabriolecik, po czym podobni dwóm milionerom przybyliśmy do Café de Paris. Z czelnością owych zuchwałych spekulantów, którzy żyją na koszt fikcyjnych kapitałów. Ten diabeł Gaskończyk przygniatał mnie swoją swobodą i niezmąconą pewnością siebie. W chwili, gdy piliśmy kawę, skończywszy bardzo wykwintne i umiejętnie zadysponowane śniadanko, Rastiniak, który rozdawał skinienia głowy rozmaitym młodym ludziom zalecającym się zarówno miłą powierzchownością, jak wykwintem stroju, rzekł na widok jednego z tych dandysów. Oto coś dla ciebie. To mówiąc, dał znak głową dżentelmenowi w pięknym krawacie, szukającemu widocznie miejsca, aby się doń zbliżył. Ten zuch, szepnął mi Rastiniak do ucha, dostał krzyż za to, iż spłodził różne dzieła, których nie rozumie. Jest chemikiem, historykiem, powieściopisarzem, publicystą. Posiada czwartą, trzecią część, połowę praw do mnóstwa sztuk teatralnych, a jest ciemny jak oślica Balama. To nie człowiek, to nazwisko, to etykieta znajoma publiczności. To też nie odważyłby się wejść do któregoś z owych gabinetów, gdzie widnieje nad drzwiami ten napis. Tu można pisać samemu. Jest sprytny tak, że wywiódłby w pole cały kongres dyplomatów. W dwóch słowach jest to moralny metys. Ani zupełnie uczciwy, ani zupełne ladaco. Ale sza pojedynkował się już. Świat nie żąda więcej i powiada o nim, to uczciwy człowiek. I cóż, drogi przyjacielu, szanowny przyjacielu, jak się miewa wasza inteligencja, zagadnął Rastyniak w chwili, gdy nieznajomy usiadł przy sąsiednim stole. Tchi, tak sobie, jestem przeciążony pracą, mam w ręku wszystkie materiały potrzebne do sporządzenia bardzo ciekawych pamiętników historycznych, a nie wiem, komu je przypisać. To mnie dręczy, trzeba się spieszyć. Pamiętniki wyjdą z mody. Czy to współczesne pamiętniki, czy dawne ze dworu? O czym? Sprawa naszyjnika. Czyż to nieistny cud? Rzekł do mnie Rastiniak, śmiejąc się. Po czym zwracając się do przedsiębiorcy. Pan de Valentin dodał, wskazując na mnie, mój przyjaciel, przedstawiam go panu jako przyszłą sławę naszej literatury. Miał swego czasu ciotkę, bardzo dobrze postawioną na dworze, margrabinę i od dwóch lat pracuje nad royalistyczną historią rewolucji. Po czym, nachylając się do ucha tego osobliwego handlarza, rzekł, to talent całą gębą, ale zarazem głup tasek, który gotów byłby sporządzić panu pańskie pamiętniki, imieniem swojej ciotki, po sto talarów za tom. Zgoda, odparł tamten, poprawiając krawatkę. Garson, cóż moje ostrygi? Tak, ale da mi pan dwadzieścia pięć ludwików komisowego i zapłaci mu pan jeden tom z góry, dodał Rastiniak. mowy Dam tylko pięćdziesiąt talarów, aby mieć pewność szybkiego otrzymania rękopisu. Rastyniak powtórzył mi z cicha tę handlową rozmowę. Po czym, nie pytając mnie o zdanie, odparł. Zgadzamy się. Kiedy będziemy mogli się z panem zobaczyć, aby dobić sprawy? Hm, przyjdźcież tutaj na obiad jutro o siódmej. Wstaliśmy. Rastyniak wrzucił napiwek garsonowi, włożył rachunek do kieszeni i wyszliśmy. Byłem zdumiony lekkością, beztroską, z jaką sprzedał moją czcigodną ciotkę, margrabinę de Montbauron. Wolę raczej jechać do Brazylii i uczyć tam Indian algebry, o której nie mam pojęcia, niż plamić nazwisko rodziny. Rastyniak przerwał mi, parskając śmiechem. Jakiś ty głuptas. Najpierw bierz pięćdziesiąt talarów i pisz pamiętniki. Kiedy je skończysz, nie zgodzisz się na wydanie ich pod nazwiskiem ciotki Fujaro. Pani de Montbauron. Ofiara gilotyny, jej robrony, jej reputacja, uroda, szminki, jej pantofelki, warte są grubo więcej niż sześćset franków. Jeżeli tedy księgarz nie zechce zapłacić twojej ciotki wedle sprawiedliwej ceny, znajdzie jakiegoś starego kawalera świeżego powietrza, albo jakąś niewyraźną hrabinę na firmę dla pamiętników. Och, wykrzyknąłem. Po cóż opuściłem moje cnotliwe poddasze? Świat oglądany od strony kulis. Jest bardzo plugawy. Dobryś, odparł Rastyniak, mamy poezję, a chodzi o interes. Jesteś dzieckiem. Słuchaj, co się tyczy pamiętników, publiczność je osądzi. Co się tyczy naszego literackiego Rajfura, czyż nie stracił ośmiu lat życia i nie opłacił swoich stosunków księgarskich okrutnymi doświadczeniami? Jeżeli nierówno dzielicie pracę nad książką, czyż w zamian zysk twój nie jest większy? Dwadzieścia pięć Ludwików. To dla ciebie o wiele więcej niż tysiąc franków dla niego. Et, możesz pisać pamiętniki, ostatecznie dzieło sztuki, skoro Diderot mógł napisać sześć kazań za sto talarów. Ostatecznie, rzekłem wzruszony, to dla mnie kwestia bytu. To też, mój poczciwy przyjacielu, winien ci jestem dzięki. Dwadzieścia pięć ludwików to dla mnie bogactwo. Większe niż mnie masz, odparł, śmiejąc się. Jeżeli Finot daje mi porękawiczne za ten interes, czy nie domyślasz się, że ono będzie dla ciebie? Jedźmy do lasku Bulońskiego, rzekł. Ujrzymy tam twoją hrabinę, a ja ci pokażę przystojną wdówkę, którą mam zaślubić. Urocza osoba, ale zatka, nieco przytłusta. Czytuje Kanta, Schillera, Jean-Paula i mnóstwo książek hydraulicznych. Ma manię pytania mnie o zdanie. Muszę udawać, że rozumiem wszystkie te sentymentalne niemczyzny, że znam mnóstwo ballad, wszystkie ziółka zabronione mi przez lekarzy. Nie mogłem jeszcze w niej wytępić entuzjazmów literackich. Płaczę jak bubur czytając Goethego, i ja muszę także popłakiwać przez grzeczność, bo chodzi o pięćdziesiąt tysięcy franków renty, mój drogi, i najładniejszą nóżkę, najładniejszą rączkę pod słońcem. Ach, gdyby tak nie mówiła miłość i zerdzę, to byłby ideał kobiety. Ujrzeliśmy hrabinę świetną w świetnym ekwipażu. Kokietka odkłoniła się nam bardzo czule, rzucając mi uśmiech, który mi się wydał boski i pełen uczucia. Ach, byłem bardzo naiwny. Wierzyłem, że jestem kochany. Miałem pieniądze i skarby namiętności, koniec nędzy. Czułem się lekki, wesół, rad ze wszystkiego. Kochanka mego przyjaciela wydała mi się urocza. Drzewa, powietrze, niebo, cała natura powtarzały mi uśmiech Fedory. Wracając z pól elizejskich, wstąpiliśmy do kapelusznika i do krawca rastyniaka. Sprawa naszyjnika pozwoliła mi porzucić mój nędzny rynsztunek wojenny. Odtąd mogłem bez obawy walczyć na wdzięk i elegancję z młodymi ludźmi kręcącymi się wokół Fedory. Wróciłem do domu. Zamknąłem się, aby usiąść spokojnie na pozór przy okienku, ale w duchu żegnałem na wieki moje dachy, żyjąc przyszłością, dramatyzując moje życie, pijąc wyobraźnią miłość i jej rozkosze. Ach, jakże burzliwe może być istnienie w czterech ścianach poddasza. Dusza ludzka jest to czarodziejka. Zmienia słomę w diamenty. Pod jej różdżką zaczarowane pałace wykwitają, jak kwiaty pod gorącym tchnieniem słońca. Nazajutrz około południa, Paulina zapukała do moich drzwi i przyniosła mi, zgadnico, list od Fedory. Hrabina prosiła, abym wstąpił po nią do Luksemburgu, mieliśmy wspólnie zwiedzić muzeum i ogród botaniczny. Posłaniec czeka na odpowiedź, rzekła po chwili milczenia. Nabazgrałem spiesznie list z podziękowaniem i oddałem go Paulinie. Zacząłem się ubierać. W chwili, gdy dosyć rad z siebie kończyłem tualetę, lodowaty dreszcz przebiegł mnie na tę myśl. Czy Fedora wybrała się powozem, czy pieszo? Czy będzie deszcz, czy pogoda? Ale mówiłem sobie, powozem czy pieszo, alboż można kiedy przewidzieć kaprys kobiety? Nie będzie miała pieniędzy, a zechce dać pięć franków jakiemu małemu sabałtczykowi za to, że mu twarzy w łachmanach. Nie miałem złamanego szelonga, a pieniądze miałem podjąć aż wieczór. Och, jak drogo w krytycznych chwilach młodości poeta opłaca intelektualną siłę, którą zawdzięcza wstrzemięźliwości i pracy. W tej jednej chwili uczułem tysiąc żywych i bolesnych myśli, niby tysiąc grotów. Spoglądałem w niebo przez okienko. Czas był mocno niepewny. W razie nieszczęścia mogłem wprawdzie wziąć dorożkę na cały dzień, ale czyż wtedy nie miałbym zatrutej każdej minuty mego szczęścia obawą, że nie spotkam finota wieczorem? Nie czułem się dość silnym, aby znieść tyle wzruszeń w pełni mego szczęścia. Mimo pewności, że nic nie znajdę, zacząłem przeszukiwać cały pokój. Szukałem urojonych talarów nawet w sienniku szperałem wszędzie, wytrząsłem nawet stare buty. Trawiony nerwową gorączką, wodziłem błędnym okiem po meblach, przewróciwszy je wszystkie. Czy zrozumiesz szał, jaki mnie ogarnął, kiedy otwierając po siódmy raz szufladę w biureczku, aby ją przepatrzyć z ową apatią, w jakiej pogrąża nas rozpacz, spostrzegłem niby przylepioną do poprzecznej deszczki, chytrze przyczajoną, ale schludną, lśniącą jasno jak wschodząca gwiazda, piękną i szlachetną pięciofrankówkę? Nie żądając od niej rachunku, ani za jej milczenie, ani za okrucieństwo, jakiego się dopuściła, ukrywając się w ten sposób, ucałowałem ją, jak przyjaciela wiernego w nieszczęściu i pozdrowiłem ją okrzykiem, który nie został bez echa. Obróciłem się nagle i ujrzałem pobladłą Paulinę. Myślałam, rzekła wzruszonym głosem, że pan sobie zrobił co złego. Posłaniec przerwała, jakby się dławiła, ale mama zapłaciła mu, dodała. Po czym uciekła? Dziecinna i lekka jak kaprys. Biedna mała. Życzyłem jej mego szczęścia. W tej chwili czułem, że mam w duszy całą rozkosz ziemi. Byłbym chciał zwrócić nieszczęśliwym ich cząstkę, którą zdawało mi się, że kradnę. Nasze nieszczęśliwe przeczucia są prawie zawsze trafne. Hrabina odesłała powóz. Przez jakiś kaprys, jeden z tych, które ładne kobiety nie zawsze umieją sobie wytłumaczyć, chciała iść do botanicznego ogrodu przez bulwary i pieszo. Będzie deszcz, mówiłem. Zaczęła się ze mną spierać. Przypadkowo przez cały czas, który zabawiliśmy w Luksemburgu, było ładnie. Skorośmy wyszli z ogrodu, z wielkiej chmury, która mnie niepokoiła cały czas, spadło kilka kropel. Wsiedliśmy do dorożki. Ledwieśmy zajechali na bulwary, deszcz ustał, wypogodziło się zupełnie. Przybywszy do muzeum, chciałem odprawić dorożkę. Fedora prosiła mnie, abym ją zatrzymał. Co za tortura! Ale rozmawiać z nią, dławiąc tajemny niepokój, który bez wątpienia znaczył się na mej twarzy jakimś głupim i martwym uśmiechem, błądzić po ogrodzie botanicznym, przebiegać cieniste aleje i czuć jej ramię wspierające się na moim, było w tym wszystkim coś fantastycznego. To był sen na jawie. Mimo to ruchy jej, czy to gdyśmy szli, czy gdyśmy przystanęli, nie miały nic słodkiego ani miłosnego, mimo rozkosznych pozorów. Kiedy się siliłem zespolić poniekąd z rytmem jej życia, czułem w niej jakąś ukrytą nerwowość, coś niespokojnego, ekscentrycznego. Kobiety bez duszy nie mają w swoich gestach nic miękkiego. To też nie było między nami żadnej jedności, ani w kierunku woli, ani nawet w chodzie. Nie ma słów dla oddania tej materialnej niezgodności dwojga istot. Nie nawykliśmy bowiem jeszcze dostrzegać myśli w ruchu. To zjawisko natury można czuć instynktem, nie można go wyrazić. Podczas tych gwałtownych paroksyzmów mojej namiętności. Podjął Rafael po chwili milczenia i jak gdyby, odpowiadając na zarzut, jaki czynił sam sobie, nie selekcjonowałem moich wrażeń, nie analizowałem mojej przyjemności, ani nie rachowałem bicia mego serca, tak jak skąpiec ogląda i waży sztuki złota. Och nie, doświadczenie rzuca dziś smutne światło na minione wypadki, a wspomnienie przywodzi mi te obrazy, tak jak w piękną pogodę fale morskie wyrzucają na brzeg drzazgi rozbitego okrętu. Mógłby mi pan oddać dość ważną przysługę, rzekła hrabina, spoglądając na mnie jakby z pomieszaniem. Zwierzywszy panu moją niechęć do miłości, czuję się swobodniejsza, żądając tego od pana w imię przyjaźni. Czyż nie miałby pan dodała, śmiejąc się, większej zasługi, wyświadczając mi grzeczność właśnie dzisiaj? Patrzyłem na nią z bólem. Nie czując nic w mojej obecności, była przymilna, a nie serdeczna. Dałem wrażenie, że gra swoją rolę, jak skończona aktorka. Potem nagle akcent jej, spojrzenie, słowo, budziły na nowo moje nadzieje. Ale jeżeli miłość moja rozbudzona malowała się w moich oczach, ona wytrzymywała ich promienie oczyma, których jasności nie mąciło nic zgoła. Zdawały się, jak oczy tygrysa. Wyścielone metalową blaszką W tych momentach nienawidziłem jej Poparcie księcia de Navarre'in ciągnęła głosem pełnym pieszczoty Byłoby mi bardzo użyteczne wobec pewnej osoby Wszechpotężnej w Rosji Której znowuż interwencja jest mi potrzebna Dla uzyskania sprawiedliwości W sprawie tyczącej zarówno mego majątku Jak pozycji w świecie Chodzi o to, aby cesarz uznał moje małżeństwo Wszak książę de Navarrein jest pana krewnym. List od niego załatwiłby wszystko. Wszystko dla pani, odparłem, proszę rozkazywać. Jest pan bardzo miły, rzekła, ściskając mi rękę. Niech pan wstąpi do mnie na obiad. Opowiem panu, jak na spowiedzi. Ta kobieta, tak nieufna, tak ostrożna, o której interesach nikt od niej nic nie słyszał, miała się mnie radzić. Och. Jakże kocham teraz to milczenie, które mi pani nałożyła, wykrzyknąłem, ale wolałbym jakąś jeszcze cięższą próbę. W tej chwili poddawała się moim pijanym miłością spojrzeniom i nie broniła się przed mym podziwem, kochała mnie tedy. Znaleźliśmy się u niej. Osobliwym szczęściem zawartość mej sakiewki zdołała zadowolić dorożkarza. Spędziłem rozkoszny dzień, sam na sam z nią, u niej. Pierwszy to raz widziałem ją w ten sposób. Aż do tego dnia świat, jego mrożąca grzeczność i zimne formy rozdzielały nas, nawet w czasie wystawnych obiadów. Ale tego dnia byłem u niej tak, jak gdybym mieszkał pod jej dachem, posiadałem ją niejako. Moja nieokiełznana wyobraźnia kruszyła zapory, układała wypadki wedle mej ochoty i zanurzała mnie w rozkoszach szczęśliwej miłości. Czując się jej mężem, podziwiałem ją w drobnych zajęciach domowych. Rozkoszą było mi patrzeć, jak zdejmuje szal i kapelusz. Zostawiła mnie na chwilę samego i wróciła inaczej uczesana, czarująca. To wszystko było dla mnie. W czasie obiadu obsypywała mnie uprzejmościami i rozwijała nieskończony wdzięk w tysiącu rzeczy, które wydają się niczym, a które są połową życia. Skorośmy się znaleźli oboje przy dobrym ogniu, w wygodnych fotelach, otoczeni cudami wschodniego zbytku, kiedy ujrzałem tak blisko siebie tę kobietę, której słynna piękność przyprawiała obicie tyle serc, tę kobietę tak trudną do zdobycia, mówiącą do mnie, rozwijającą dla mnie całą swą zalotność, rozkoszne moje upojenie stało się niemal męką. Na moje nieszczęście przypomniałem sobie ważną sprawę, którą miałem załatwić. Trzeba mi było spieszyć na schadzkę umówioną wczoraj. Co, już? rzekła, widząc, że biorę kapelusz. Kocha mnie. Tak myślałem przynajmniej słysząc, jak wymawia te słowa z przeciągłą pieszczotą w głosie. Aby przedłużyć mą ekstazę, byłbym zamienił chętnie dwa lata mego życia za każdą godzinę której by zechciała mi użyczyć Szczęście moje urosło o wszystkie pieniądze, którem tracił Była północ, kiedy mnie pożegnała Bądź co bądź, na zajutrz Heroizm mój kosztował mnie wiele wyrzutów Lękałem się, żem zaprzepaścił sprawę pamiętników Dziś tak dla mnie ważną Pobiegłem do Rastiniaka i poszliśmy Aby zdybać przy wstawaniu odpowiedzialnego wydawcę Moich przyszłych dzieł Finot odczytał mi akcik, gdzie nie było mowy o ciotce, a po którego podpisaniu wyliczył mi pięćdziesiąt talarów. Zjedliśmy śniadanie we trójkę. Kiedy zapłaciłem mój nowy kapelusz, parę drobiazgów i długi, zostało mi tylko trzydzieści franków. Ale wszystkie trudności życia wygładziły się na kilka dni. Gdybym chciał słuchać rastyniaka, mógłbym mieć skarby, przyjmując otwarcie system angielski. Chciał mi koniecznie wyrobić kredyt i zmusić mnie do zaciągnięcia pożyczki, twierdząc, że pożyczki podtrzymują kredyt. Wedle niego ze wszystkich kapitałów w świecie przyszłość jest największym i najpiękniejszym, zabezpieczając w ten sposób moje długi na przyszłych zasobach, polecił mnie swemu krawcowi, artyście, który rozumiał młodego człowieka i który miał mi pozwolić oddychać aż do mego małżeństwa. Od tego dnia zerwałem z klasztornym i pracowitym życiem, które wiodłem przez trzy lata. Chodziłem bardzo pilnie do Fedory, gdzie starałem się zaćmić elegantów i lwów salonowych, których tam spotykałem. W przekonaniu, że już na zawsze wziąłem rozbrat z nędzą, odzyskałem swobodę umysłu. Miażdżyłem rywali, uchodziłem za człowieka pełnego uroku, świetnego, niezwyciężonego. Mimo to doświadczeni ludzie mówili do mnie... Chłopiec z taką głową nie zaprząta się kobietami. Wychwalali miłosiernie moją inteligencję kosztem mego serca. Jaki on szczęśliwy, że nie kocha, wykrzykiwali. Gdyby kochał, czyż miałby tyle humoru, werwy? Tymczasem ja byłem bardzo miłośnie głupi w obecności Fedory. Sam na sam z nią nie umiałem nic znaleźć do powiedzenia, lub też, jeżeli mówiłem, ironizowałem na temat miłości. Byłem smutnym wesołkiem, jak dworak, który chce ukryć ciężką zgryzotę. Wreszcie starałem się stać czymś nieodzownym dla jej życia, szczęścia, próżności. Codziennie przy niej byłem jej niewolnikiem, zabawką wciąż na jej rozkazy. Strwoniwszy w ten sposób dzień, wracałem do domu, aby pracować przez noc, sypiając ledwo parę godzin nad ranem. Ale nie będąc nawykły, jak Rastyniak do systemu angielskiego, zostałem niebawem bez grosza. Z tą chwilą, drogi przyjacielu, zdobywca bez kochanek, elegant bez pieniędzy, pokątny wzdychacz, popadłem z powrotem w to nędzne życie, w to zimne i głębokie nieszczęście, starannie ukryte pod zwodniczymi pozorami zbytku. Odczułem wówczas moje dawne cierpienia, ale mniej ostre. Widocznie oswoiłem się z ich straszliwymi paroksyzmami. Często ciastka i herbata, tak oszczędnie podawane w salonach, były moim jedynym pożywieniem. Czasem wspaniały obiad u hrabiny musiał mi starczyć na dwa dni. Obracałem cały mój czas, siły i zdolność obserwacji na to, aby głębiej wniknąć w nieprzenikniony charakter Fedory. Aż dotąd nadzieja lub rozpacz powodowały moim sądem. Widziałem w niej to najtkliwszą, to najbardziej nieczułą kobietę pod słońcem. Ale te kolejne przypływy radości lub smutku stały mi się nie do zniesienia. Chciałem zakończyć tę okropną walkę, zabijając moją miłość. Złowrogie blaski lśniły niekiedy w mej duszy i odsłaniały przepaść między nami. Hrabina usprawiedliwiała wszystkie może obawy. Nigdy nie podchwyciłem łez w jej oczach. W teatrze patrzyła na wzruszającą scenę chłodno i z żartem na ustach. Zachowywała całą subtelność dla siebie, nie odgadywała nigdy cudzego szczęścia lub nieszczęścia. Krótko mówiąc, zadrwiła sobie ze mnie. Szczęśliwy, że mogę coś jej poświęcić, niemal spodliłem się dla niej, udając się do mego krewnego księcia de Navarrein, egoisty, który rumienił się za mą nędzę i który zbyt szpetnie sobie ze mną postąpił, aby mnie nie miał nienawidzić. Przyjął mnie tedy z ową chłodną grzecznością, której każdy gest i słowo trącą z niewagą. Jego niespokojne spojrzenie obudziło mą litość. Wstyd mi było jego małości wśród tylu przepychów, jego nędzy wśród tego zbytku. Książę bąknął o znacznych stratach, jakie poniósł na trzyprocentowej ręcie. Powiedziałem mu wówczas, co jest celem mojej wizyty. Zmiana jego obejścia, które z lodowatego stało się niemal serdeczne, przejęła mnie wstrętem. Otóż, mój drogi, książe złożył wizytę hrabinie i zmiażdżył mnie sobą. Fedora znalazła dla niego nieznane czary, uroki, zdobyła go. Ułożyła poza mną tę tajemną sprawę, o której nie dowiedziałem się ani słówka. Byłem dla niej jedynie środkiem. Kiedy krewniak mój był u niej, nie widziała mnie po prostu, przyjmowała mnie może obojętniej niż w dniu, w którym mnie jej przedstawiono. Jednego dnia upokorzyła mnie wobec księcia gestem, spojrzeniem, jakich żadne słowo nie zdołałoby odmalować. Wyszedłem z płaczem. Układając tysiączne plany zemsty, postanawiając ją zgwałcić. Często towarzyszyłem jej do bufon. Tam, obok niej, cały pochłonięty mą miłością, patrzałem na nią, oddając się czarowi muzyki, sycąc duszę podwójną słodyczą kochania i odnajdywania drgnień mego serca w tonach melodii. Miłość moja była w powietrzu, na scenie, triumfowała wszędzie, wyjąwszy w sercu mej kochanki. Ujmowałem wówczas rękę Fedory, studiowałem jej rysy, jej oczy, żebrząc w nich zlania naszych uczuć, owej nagłej harmonii, która zbudzona muzyką sprawia, że dusze współdźwięczą zgodnie. Ale ręka jej była niema, a oczy nie mówiły nic. Kiedy ogień mego serca, wydzielający się ze wszystkich moich rysów, bił ją zbyt silnie w twarz... Rzucała mi ten sztuczny uśmiech, konwencjonalny frazes, który się powtarza w salonach na wargach wszystkich portretów. Nie słuchała muzyki. Boskie melodie Rossiniego, Simarozy, Cinarellego nie przypominały jej żadnego uczucia, nie tłumaczyły żadnej poezji jej życia. Dusza jej była oschła. Fedora wystawiała się tam na pokaz niby widowisko w widowisku. Lornetka jej wędrowała bez ustanku z loży do loży. Ona sama, niespokojna mimo swego spokoju, była ofiarą mody. Jej loża, jej fryzura, powóz były dla niej wszystkim. Często spotyka się ludzi olbrzymiej postawy, którzy w ciele z brązu mają serca delikatne i czułe. Przeciwnie, ona kryła serce z brązu pod wątłą i wdzięczną powłoką. Nieszczęsne jasnowidzenie rozdzierało mi wiele zasłon. Jeżeli dobry ton polega na tym, aby zapomnieć o sobie dla drugich, aby wyrażać głosem, gestem nieustanną słodycz, być miłą dla innych, sprawiać, aby byli radzi sami z siebie, wówczas, mimo swego sprytu, Fedora nie zatarła śladów niskiego pochodzenia. Jej zapomnienie o sobie samej było fałszem. Jej wzięcie, zamiast być wrodzone, było pracowicie zdobyte. Wreszcie uprzejmość jej. Trąciła służalstwem. Otóż jej cukrzone słówka były dla jej faworytów wyrazem dobroci, pretensjonalna przesada szlachetnym entuzjazmem. Ja jeden przeniknąłem jej komedianstwo. Odarłem jej wewnętrzną istotę z cienkiej kory, która wystarcza światu, i nie dałem się brać na jej minki. Znałem do gruntu tę kocią duszę. Kiedy jakiś Dudek prawił jej komplementy, wychwalał ją, wstydziłem się za nią. I kochałem ją wciąż. Miałem nadzieję stopić jej lody pod skrzydłami miłości poety. Gdybym mógł raz otworzyć jej serce dla tkliwości kobiecej, gdybym mógł jej objawić wzniosłość poświęceń, wówczas byłaby dla mnie doskonałą, stałaby się aniołem. Kochałem ją jak mężczyzna, jak kochanek, jak artysta, podczas gdy trzeba było nie kochać jej, aby ją zdobyć. Nadęty laluś, zimny gracz, może by ją byli pokonali. Sama próżna i sztuczna byłaby z pewnością zrozumiała język próżności. Dałaby się zamotać w sidła intrygi. Człowiek suchy i zimny byłby nad nią zawładną. Ostry ból wnikał do głębi w mą duszę, kiedy mi odsłaniała naiwnie swój egoizm. Widziałem ją z boleścią kiedyś. Samą w życiu, nie mającą do kogo wyciągnąć ręki, niespotykającą przyjaznego spojrzenia, w którym mogłaby złożyć swoje. Jednego wieczora miałem odwagę odmalować jej w żywych kolorach jej samotną, czczą i smutną starość. Na widok tej straszliwej zemsty oszukanej przyrody wyrzekła okrutne słowa: Będę miała zawsze majątek, odparła. Otóż, mając złoto. Zawsze można dokoła siebie stworzyć uczucia potrzebne do naszego szczęścia. Wyszedłem spiorunowany logiką tego zbytku, tej kobiety, tego świata, wymyślając sobie za moje głupie bałwochwalstwo. Ja nie kochałem Pauliny biednej. Czyż bogata Fedora nie miała prawa odtrącić Rafaela? Nasze sumienie, pókiśmy go jeszcze nie zamordowali, jest nieomylnym sędzią. Fedora! Krzyczał mi sofistyczny głos: nie kocha ani nie odtrąca nikogo. Jest wolna, ale niegdyś oddała się za złoto. Ten rosyjski hrabia, kochanek czy mąż, posiadał ją. Przyjdzie przecież pokusa w jej życiu. Czekaj. Ani cnotliwa, ani występna. Kobieta ta żyła zdala od ludzkości, we własnej sferze, w piekle lub raju. Ta zagadkowa samica okryta kaszmirami i haftami. Napinała w mym sercu wszystkie ludzkie uczucia, dumę, ambicje, miłość, ciekawość.